oni są Louis V, oni są nowy drip, oni są VIP, ale nie mają nic. Oni są Louis V, oni są nowy drip, oni są VIP, ale nie mają nic. Oh, nie jestem gwiazdą, a świecę jak VVS. Powoli każde miasto wie, jak spalam stres. Powoli układam te puzzle życia. Prada Louis V, może niebawem zabita. Jeśli zabita, to nie będę się tym jarał. Będę do końca robił muzy, bo to moja wiara. Mam podewana, że mego z szesnastki się to stara. Pijam do niego, on mówi, robimy numer od zaraz. To gadają, powiewa nam jak balon. Nie pod publikę, to ma bujać, no i jelo. Flash barsy wkręcam jak piłką leją. Zmieniam flow jak swoje kolory, zmieniam kameleon. Coraz częściej w kapturze niczym mak. Po chmurze ja odlatuję niczym ptak. Wstęp tu ptaka, widzę czego chcą naprawdę. Oni chcą Louis V, oni pragną też prawdy. Oni są Louis V, oni są nowy drip. Oni są VIP, ale nie mają nic. Oni są Louis V, oni są nowy drip. Oni są VIP, ale nie mają nic. Oh, nie jestem gwiazdą, a świecę jak VVS. Powoli każde miasto wie, jak spalam stres. Powoli układam te puzzle życia. Prada Louis V, może niebawem zabita. Tyle osób czegoś pragnie i kręcą aferę. Ja robię traki, ty spinasz, że jestem youtuberem. Nieważne kim jesteś, sam przełamiesz te bariery. Z ziomem mam taki vibe, że tworzymy dziś nową erę. Jak Bukayo Saka mam spory potencjał. On będzie wonderkidem, jego skille jak zaklęcia. Dzięki za support, ziomy, ja będę pamiętał. Ten track to czysty spontan, ten duet to potęga. Skarka, rokado, skato, znów karka. Dla mnie ta przygoda ciekawa jak gra. Szukałem bitu dzień, znowu przyszła na to chęć. Bijamy z Kowinem dalej, nie wiesz co jest pięć. Oni są Louis V, oni są nowy drip. Oni są VIP, ale nie mają nic. Oni są Louis V, oni są nowy drip. Oni są VIP, ale nie mają nic. Dzień doberek. Proszę nie pytać, co Kaluch odwalił przed live'em. Jestem tak wściekły na siebie. Zawsze live'y wywołują we mnie takie emocje. Myślałem, że rozwalę komputer przed chwilą. Zresetowałem sobie klucz streamowania, bo mi się zaciął OBS. No i widzicie, co się wydarzyło. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie teraz dobrze słychać. Już sobie tylko wydzielę okno czatu, tak żebym was miał na drugiej stronie. Wydziel okno czatu. Oby już teraz nic nie wywalało. Mam nadzieję, mam nadzieję. Witam serdecznie. Kaluch nie potrafi robić live'ów. Nie umiem w live'ów. Ej, jest prawie 20 tysięcy osób. Kurde, wiecie czego mi tylko szkoda? Że cały dzień mogliście dobijać łapy w górę, a przez to, że musiałem nowego streamka odpalić, to wszystkie te łapy poszły. Więc całe te 19 tysięcy osób, dawajcie łapy. Wbijmy chociaż dyszkę tak na szybko, żeby to lepiej wyglądało. Witam serdecznie, witam. Zakończenie wakacji, mnóstwo kluczów do gier, które mam dla was. Mam nadzieję, że będziecie świetnie bawić na streamie razem ze mną. Że nie będzie żadnych problemów technicznych. Że wzbogacimy się na streamku. O Boże, coś mi znowu laguje. Nie, wszystko jest w porządku, matko. Nadia, dziękuję ci za donate. Jakby coś, moi drodzy, się działo, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Kaluch nie potrafi robić live'ów. Ja się specjalizuję w odcinkach, więc jak się wysypie live, to wróci na pewno, więc zostańcie, jeśli go nie skończymy po prostu. Ale czasami, no wiecie, bywa różnie. Dziękuję za te 10 koła łap, jesteście świetni. Będzie zapis oczywiście dla tych wytrwałych. Witam, jak tam? 4 do szkoły idziecie, nie? No tak też, moi drodzy. Tak też to wszystko wygląda, ale przystojnie, dziękuję. O, jeszcze ktoś pamięta z poprzedniego live'a. Dzisiaj, proszę państwa, mocna intryga w grze. Jestem po nagraniu odcinka Policja vs. Złodzieje z Kurym. Świetnie się bawiliśmy, będzie naprawdę mocno już w przyszłą sobotę. Słychać mnie dobrze? Proszę dawać znać. Nie szkoła, nie zaczynaj, no dobrze, no sorry. Moi drodzy, będzie dzisiaj dużo gier do wygrania, będę część kluczy wrzucał na czat, a część będę rozlosowywał w inny sposób. Na pewno mam klucze do NBA, jakby ktoś miał ochotę, te 2K23, FIFA 24, FC to się nazywa tam teraz jakoś inaczej. 5 kluczów mam do GTA 5, do Minecrafta mam klucze, więc proszę być na streamie, bo warto będzie, po prostu będzie warto. A ja już sobie wrzucam muzyczkę z Grand Theft Auto, witam was serdecznie, jak jesteś tu, byku, chwilę.
to wrzucaj łapeczkę w górę i rozsiądź się wygodnie w fotelu, oglądaj odcinek. Dziękuję Cox Bartz za donate. Będzie leciała muzyka w tle, więc początki to pamiętajcie, że dawajcie mi znaka jak muzyka, czy wam odpowiada muzyka, czy nie jest za głośno, czy nie są za cicho ekipowicze albo coś, nie? Więc to jest sobie wszystko dogramy. Dobra, coś tam leci w tle, dziękuję Devix, wchodzę sobie do gry i witamy, witamy proszę państwa, yo! To jest pierwszy live, przepraszam, się tak wydarłem, ale się ucieszyłem, to jest pierwszy live widzowie z Peżeta S4. Przypominam, śmierć na live'ie będzie bardzo kosztowna. Dlatego nie robiłem live'ów widzowie, dlatego ja nie robiłem live'ów, cholipka jasna, z tej gry i z tego sezonu, bo ja się boję, że ja się gdzieś wykrzaczę. Jakubiks, dziękuję ci za donate. Więc moi drodzy, trzymajcie kciuki. Jak widzicie, pierwsze co trzeba zrobić, na pewno trzeba zjeść. Trzeba skoczyć się, moi drodzy, po jedzenie. To jest podstawa dzisiaj. Siema, młoda. A! Sorry! Czy ja nie słyszę dźwięków z gry? Młoda! Ja wiedziałem, że tak będzie. Od razu się zacznie, widzowie, jakimś gównem. Dziękuję, Piotr Łosiu. Od razu siostrze zasadziłem bombę, nie? XDD. Przepraszam, muszę się wystrzegać takich zachowań. Dziękuję, Cox Bartz. Pozdro, pozdro. Młoda, jesteś? Co hey, jest, Harry. No. No, co ty tak zamulasz? Czy musiałem dupnąć aż plecy? Przepraszam za to. A wiesz, skupiłam się. No to się nieźle skupiłaś. Chcesz coś ze sklepu? Proszę? Ze sklepu coś chcesz? A możesz mi kupić kolę, jak dasz radę? A wiesz, że kole piją z wyrole? Ale no Harry, bo ja chcę ochotę, coś słodkiego mam. No dobra, no to kupię jak znajdę. Dam znaka, ale wisisz mi siano. Dobra. Rodziców nie ma? To jeszcze przypału nie ma. Nie ma, poszli do pracy. Dobra, mówili coś o tym moim szlabanie? Ojciec to jeszcze na delegację, a mama? No taty nie wiem, ale mama mówiła, że będziesz miał niezły przypał. Aha, no ja wiem. Dlatego idę skorzystać z wolności jeszcze. W kontakcie jesteśmy. Dobra. Dobra widzowie. Szybciutko, bo ja zaraz umrę z głodu. Kindis, dziękuję ci za donate. Nie słychać muzyczki? Muzyczki ma być tak subtelnie słychać. Czy słychać ekipę dobrze? Dajcie znać. Osam nie ugryzła, ktoś napisał. No to bardzo mi przykro. Muszę przestrzegać przepisów. Nie mogę widzowie cringe'owi odwalać. Kiedy Ashowi oddamy ten motocykl? Tego też nie wiem. Cicho ekipowicze. Nie no, chyba są okej. Okay. Gabi, dziękuję ci za donate. Jedzenie, wiem. Jest okej, tak? Git. No to bardzo dobrze, to się cieszę. No to jedziemy widzowie. Proszę, o Jezus, ktoś tam 119 zł przywalił. Dziękuję bardzo za donate. Zaraz 30 tysięcy osób. Jak jesteś tutaj, byczku, na live'ie. Czy ja przejechałem na czerwonym? Widzowie, io mi piszcie, jak popełniam błędy. Kocham cię, pozdrowić Eryka. Dzięki Milan, pozdrawiam ciebie i Eryko. W prawo na czerwonym w Stanach można. Więc tak też będę robił. Ja pierniczę, chyba przejechałem na czerwonym. Boże święty. Niedobrze, niedobrze widzowie, dlatego boję się robić tych live'ów, nie? Jest strasznie, cicho trochę ekipowicze, to podgłosie zaraz. Wesker, dziękuję ci za donate, pozdro dla ciebie. Co z tym egzaminem? No, na egzamin dzisiaj... Właśnie, dzisiaj jest dzień szkolny w ogóle, widzowie. I teraz pytanie do was. Czy wy chcecie, żebym ja szedł do szkoły? Czy odpuszczamy szkołę? Harry ma na pieńku z dyrem. Ja bym nie szedł do szkoły dzisiaj. Wywalone, jest mecz dzisiaj, więc lekcje są skrócone. Sasza Kasprzyk, żebyś co? Dziękuję Sasza za donate, ale nie wiem. Nie idę do żadnej szkoły widzowie dzisiaj. Tak jak i wy nie idziecie jutro, tak ja nie idę dzisiaj do szkoły. Detektor mam, chcę się wzbogacić, będziemy szukać. Pojedziemy na chłód, może chłopaki będą mieli ochotę szukać z nami skarbów, więc to ogarniemy. Orowski, dziękuję ci za piątala wariacie. Idź do szkoły? Nie, no nie idę, robimy ankietę. Kurde, no co wy? Ja mi się nie chce iść do szkoły. Idziemy do szkoły. Już i tak jest godzina taka, że powinniśmy widzowie już się zawijać. Nie. Tak. Proszę zagłosować. Dizek, dziękuję ci za donate. Bardzo dziękuję. I dziękuję za te 119 zł, bo mi się nie wyświetlił alert. Muzyczka faktycznie może być trochę za cicho. Może tak teraz, co? Ile te światła mają? Ja pierniczę. Będę tak długo jechał do tego supermarketu, no ale cóż to. Takie życie. Alan, dziękuję, pozdrawiam cię serdecznie. No większość jest za tym, żeby nie iść. I to mi się podoba, widzowie. Dajmy spokój z tą szkołą, no wy też idziecie niedługo, nie?
Dzisiaj się z Jessie muszę spotkać. I wy też będziecie mieli wpływ na to, czy powiem jej o tych wszystkich przypałach, nie? Ja pierniczę, to będzie ciężka rozmowa. A, ale ten live się zapowiada. Zaimponujesz rodzicom. Aha, ja mam napięku z rodzicami, mój drogi. Lub moja droga. Dobra, śmigamy, tu jest stop. Się elegancko zatrzymam. Spokojnie, spokojnie, Kaluch. 30 tysięcy osób prawie, przepięknie. Już przypał mam, no ja będę miał i tak szlaban, więc Kaluch też człowieku. Więc problemu się. A, no tak, no. Kaluch nigdy nie umiał live'a normalnie odpalić. Dziękuję za donate. Teraz mogę przyspieszyć, no bo przecież jest zielone. Zielona strefa, uwielbiam zieloną strefę. Jadę sobie. 80 widzowie, nie przesadzam. Gdzie ten markecik? Tutaj trzeba do markeciku skręcić jak najszybciej. Doctess i Metal, dzięki za donate. No i co? 66%. Głośniej. Muzę głośniej, czy co? Dajcie znać, czy ta muza jest ok, czy nie jest. Jezus, te światła mnie dobiją na tym. Aaaa! Czemu to tak długo trwa? Wadziu, dziękuję ci za donate. A nie mogę niestety. Znowu Antoni walnął stówkę. Antoni, dziękuję ci za ten donate. Muza jest chyba git. Przynajmniej w moich słuchawkach jest bardzo git. Mam nadzieję, że u was też dobrze to słychać. Dobra, zielona, uff. Dobra, jedziemy. Respektujemy zasadę, że w prawo na czerwonym zawsze w Stanach. Dawajcie znaka, bo jeśli tak, to będę to respektował. Zielona strefa, uwielbiam zieloną strefę. Dziękuję bardzo. Nie powinienem tak wyprzedzać, wiem, to jest brzydkie wyprzedzanie. Muszę się tego wyzbyć, Kaluch, myśl, cholera. Naprawdę, ja się boję tego live'a, boję się, że haremu stanie się krzywda, bo jestem idiotą, nie? Ziętek, dzięki za donate. Dobra, respektujemy tą zasadę, bardzo dobrze. Ja nie słyszę muzyki, to musisz sobie, gościu, na słuchaweczkach odpalić. Albert siedzi w pokoju, pozdrowisz? Pozdrawiam. Widziałem tam, o, zielona strefa, uwielbiam, Boże, powinienem mieć taki skrypt na tym serwerze. Czemu ja o tym nie pomyślałem, żeby zieloną strefę robić? Big Baller, dzięki za donate. Dobra, prosto, no już jesteśmy blisko Supermola. Ale ja zaraz umrę z głodu, jak czegoś nie kupię do jedzenia. Będzie przypał, patrz jak on siedzi, on już nie może. Czy ja mam w eku coś do jedzenia? Jabłko. W sumie zgnite i banan zgnity pewnie też. No ale dobra, lepszy ryc niż nic, jak to mówią. Sasume, dziękuję ci za donate. Co? W szpitalu siedzę? To pozdro dla ciebie, wariacie. Pozdro dla ciebie. Oby dużo zdrowia. Sasume, dziękuję za donate. Już przeczytałem. Dobra, zielone mamy? Nie mamy. Kurde! No ładnie. Breakout Harry będzie niedługo, widzowie. To taki sneak peek dla wszystkich oglądających. Azoch, dziękuję za donatecik. Pozdro dla ciebie. Jak tam Woody? Woody pojechał z Wiką razem na wybieg dla piesków, więc ich nie ma w domu obecnie. Było zielone? Nie gadaj, że było zielone. Było zielone? Ja pierniczę. Ja może tak zrobię. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Wiem, że to było idiotyczne. Spokojnie, Klaudia Słodowska. Dziękuję ci za donate. A żółte, a jak żółte, to jeszcze można jechać, ale tylko w GTA, widzowie. W prawdziwym życiu tak nie ma. Ja tak nie jeżdżę w prawdziwym życiu. Wiecie, ile mam punktów karnych w realu? Proszę. Proszę strzelać, czat. Ile Kaluch może mieć punktów karnych w realu? Bardzo jestem ciekaw. Żadne IOIO. A, znowu było. Znowu się zagadałem, przepraszam. Zielona strefa, jedź. No ile mogę mieć punktów karnych? Nike, dzięki za donate. Masz opóźnienie obrazu lub dźwięku. A to klasyk na live. Trzeba się do tego przyzwyczaić, mój drogi, ale dzięki za spostrzeżenie i za dyszkę. No i powiem tak, Grzanna na przykład trafił Hubert Ryn, trafił Solwir, Jakub Zasada trafił. A dla tych, którzy nie wiedzą, zero widzu, mój drogi. Ja jeżdżę przepisowo. Dami, dziękuję ci za donate. Zero punktów, a mam prawko już, czekajcie, ile ja mogę, ja mam prawko. 8 lat mam prawko, Kaluch jest takim starym dziadem, nie? Dobra, szybko zakupię, bo umrę z głodu. Jedziemy szukać, wzbogacać się. Dzień dobry! Dzień dobry! Jak Dzionek mija? A, bardzo dobrze, bardzo dobrze. A, mnie też, go głodny jestem. Proszę pana, kurczak jest z ryżem? Jest, tylko na master, zapewne, już panu przynoszę. Dobra. Ile potrzeba? Znaleźć. A dwie sztuki by było ekstra, tego i ryżu tego? Też. Tak, tak. Dobra. Harry? Szef? No, cześć. No. Co tu szef robi? A co mam robić w sklepie? Haha, zakupy, no jasne, że tak. Jak tam dzień?
No dobrze, miałem dzisiaj zamiar nie iść do pracy. Spoko, i tak dzisiaj zamknięta. Miałem do ciebie dzwonić w sumie zaraz. Aha, to mogłem mówić, że idę do pracy. Pozdrawiam Patryka. Pozdro dla ciebie, Patryk. Nie no, spoko, nie ma problemu. Co mi tak zaczęło lagować? Widzowie, no masakra. Kaluch i streamy po prostu. Przepraszam, zamyśliłem się. Czyli wszystko w porządku, tak? Tak, nie ma problemu. Dobra, to ja idę sobie zrobić zakupy. Widzimy się jutro. Da, jutro będę. Cześć. O, siemary. Cześć. Cześć. Jestem Banjo, pamiętasz mnie, nie? Służymy. Banjo, ty grasz kosza. Tak, dzisiaj... wiesz co, dzisiaj wysłałem, bo wczoraj był mecz. To są telegramy, zobacz wszystkie wyniki w ogóle. No. Ja musiałem chwilę, nie? Wczoraj był mecz? Wczoraj był mecz, no. No i jak? No, to zobacz sobie na telegramie. Ludzi mordo, dzięki za donate. Nie no, powiedz mi, wygraliście czy przegraliście? Brawo, ile? Czekaj, to ci powiem. Banjo, kurde, zaskoczyłeś mnie. To było tak. 78 do 64. Brawo. Z kim graliście? Dzięki, Marcel. Jest, czekaj, Red County Raptors. Tacy z wioski jakby, nie? A, wieśniaków, to dobrze, tam że wygraliście. Tam chyba to oni są. Okej, no to stary, gratulacje. Jest drugi ten trening taki co drużyna. No ale ja jestem zawieszony, stary, no to ja nie przyjdę na trening. Nie wiedziałem, dobra. To jest tragedia, to. No. Pozdrawiam, dziękuję. Jeszcze raz? A co takie nabroiłeś? A to ty nie słyszałeś? Nie, no mówię, ja w szkole nie chodzę do szkoły. No wiesz co, przesłuchanie, policja, przypał, no długo by opowiadać. Dobra. To może kiedyś. Ta, na pewno dobra, się złapiemy. Dobra, to ja lecę, siemanko. Cześć, Banjo. Widzowie, ziomal z drużyny koszykarskiej, nie? Spokojnie, już te lagi, moi drodzy, przestały funkcjonować. Czasem od czasu do czasu zlaguje, to nie panikujcie. Vertio, dziękuję ci za donate. Dobra, co ja tu miałem siostrze kupić? Kole? No ale, kurde, gdzie tu kola będzie? Dobra, wodę kupię na pewno. Nakład 5, no 5 wód za 10 dolarów przyda się. Co ja wziąłem do koszyka, czy nie? 5, Nadia, dziękuję ci za donate. Dobra, wodę już mamy. Gdzie są kole? Takie niezdrowe żarcie. Coś słodkiego jej musimy kupić. No to może tu. Kurde. Ciszej mikrofon, za głośno jestem. A zawsze narzekacie, że jestem za cicho. Gdzieś się dałem głosie. Hubik, dziękuję ci za donate. Chyba, że jej kupić cukierki. Jak nie znajdę coli, widzowie. Tu jest cola, no tu powinno być. Są owoce, no. To jest ciekawe. Siema, babcia mówi, że kawaler. No proste. Antoni, dzięki za donate. Kurde, no. No nie ma coli. Musztardy jej nie kupię przecież. Widzowie, ja myślę, że cukierki. Myślicie, że przejdzie, czy nie? Ja myślę, że przejdzie. Co z Didoserem? Wypowiem się na ten temat. Póki nie ma problemów, to grajmy, ok? Wiecie, o co chodzi. Nie chcę nikogo bejtować na chwilę obecną. Lancer, gigancer, no proste, że tak. Była kola, nie było coli. Cukierki wezmę tak czy siak. O 2 dolary to nie kasa. Przepraszam. A kola, tak, słucham. Kole pan ma? Kola. Mam, tylko że w pustce dwie ostatnie sztuki na zapleczu. No to jakby pan przyniósł, to by było super, bo to jedną bym poprosił. Dobrze. Znowu zżyna, widzowie, przepraszam, od czasu do czasu tak zetnie. Nawet nie wiem, od czego to zależy, dzięki Alan. Kaluch musi se kompa chyba sformatować w końcu. Proszę się nie stresować. Będzie wszystko w porządku, widzowie, z tym live'ikiem. Dobra, gość mi da na zapleczu, ale to sobie to skasuję może już. Ja zapomniałem, jak się to robi, czekajcie, wypakuj rzeczy na kasę. Tutaj dobra. Proszę do kasy. A ja, to osobno policzymy jedno i drugie, dobrze? Dobrze. Dzięki Caleb Minecraft. Kasa jest już w użyciu. Kasa. Trzeba to, moi drodzy, se przepikać. Woda, cukierki. Co tu jeszcze mamy do kupienia? Tyle. Paragon. No dobra, ile tam rachunku wyszło? 12 dolarów. No nie zbiednieje może. Myślicie, że jesteśmy w stanie wykrywaczem dzisiaj coś znaleźć? Ja wiem, że ryż i kurczak. Tak, tylko to kupię u gościa, nie? Myślicie, że jesteśmy w stanie, widzowie? Proszę do kasy obok. Weź przedmiot, okej. Dobra, wezmę sobie wózek i podlecę jeszcze do tego sprzedawcy. A, to chyba ja tutaj, proszę pana, pan się wepchał. Dziękuję Alantom. No proszę pana, no. Tutaj pan za panem był pierwszy. Dobra, to niech pan kasuje, jak starszy... Ej!
Proszę się uspokoić, bo wezmę ochronę. Co za baran? Wariat jakiś. Dobrze, to ten kurczak i ta kola. Jedna kola, dwa kurczaki i dwa ryże. Dobrze, Woraw, dziękuję za donate. Ja pierdzielę, ale NPC, widzowie. Przepraszam was za niego. Takich akcji jak najmniej na streamie. Bo to psuje imersję całkowicie, nie? Dobra, ciekawe ile mnie policzy. To będzie 31 dolarów. Zresztą na polski... Przepraszam, bo zniżka jest 28 i jedna kola gratis. O, dobra, ale drogo tutaj macie w sumie. No, 28 dolarów, widzowie. Dramat! Te wszystkie. Strasznie dużo. Proszę bardzo. Pan mi rzuci też. Widzowie, szybciutko kupujemy, idziemy zrobić żarcie, no i jedziemy na chód, myślę. Walić tę szkołę, no nie ma dzisiaj 65 osób, widzę, 65% osób stwierdziła, że nie idziemy do szkoły, więc bardzo dobrze, dziękuję Franek. Patrzę, czy dostałem. Dobra, rzucił mi na podłogę gość. Mam, dziękuję panu bardzo, życzę miłego dnia. Również życzę, do widzenia. Do widzenia. A pan Aiden jest dalej właścicielem tego marketu? Nie, już nie jest. Nie jest? Nie, o, już kurde. Nie jest. Okej, okay. A pan to co taki elokwentny koleżko? Nowy jestem. Ha, fajnie. Jak The Weeknd wygląda, widzę. Zarabiam mówił... na nową furę. Mówił ktoś panu, że wygląda pan jak The Weeknd? Nie, jeszcze nikt tak mi nie mówił. Harry Gold, dzięki. No to wygląda pan trochę jak taki The Weeknd z Walmartu. O, to dziękuję bardzo za komplement. No, nie ma sprawy, do widzenia. Widzenia. Co, jak The Weeknd gość wyglądał. Dał ci dwie kole, no bo jedna gratis była. To wszystko jasne. Dziękuję Gabi za donate, szybciutko jedziemy na chatę. Co chciałem, tak jak mówię, będzie chód na pewno grany. Będzie, musimy się z Jesse zobaczyć, widzowie. Młody Crocs, no trochę tak brzmiał. Tutaj jakieś ziomale. Dobra, szybciutko, to znaczy szybciutko, Boże. Teraz wracać to masakra. Chodzi o to, żebyś broń trzymał ze sobą. Jaką broń? Ja tę broń mam schowaną na chudzie. Ja chyba bym jej nie wyciągał, widzowie, co wy myślicie o tym? Ja bym tego nie wyciągał, o, zielone. Yo, leci... Jakiś samolot leci, kurde, nad moim domem, co jest grane. 35 tysięcy osób, jak jesteś tu nowy byku, łapeczkę zostaw. Łapeczkę, już się będziemy bawić fajnie, zaraz rozdamy pierwsze gierki. Kask? No mam kask. Wciągnij, wyciągnij. Wyciągnąć tą broń? No dobra, może macie rację, ale co ja z nią mam zrobić? Będzie przypał. Kurde, się nie mogę doczekać, jak będziemy detektorować na czacie, nie? Jarzy, dziękuję ci za donate, Jarzy. Pozdro dla ciebie, mój drogi przyjacielu. Jak tam będzie? Zapis oczywiście, że będzie. Możecie pisać jakieś konkretne sugestie, jeśli macie do tego sezonu i do dzisiejszego live'a. No na pewno, tak jak mówię, z chłopakami się widzę, widzę się z Jesse. Nie myślałem robić prawka, bo bardziej myślałem zarabiać z tego wykrywacza. To będzie na pewno ciekawe, bo można, wydaje mi się, fajne rzeczy znaleźć. Patrzcie, mamy strefy jakieś porobione. Tu jest strefa, tu jest strefa. Kurde, będziemy z tego korzystać. Kuna, dziękuję za donate. Masakra, tylko ta jazda po mieście mnie wykończy na tym live'ie. Naprawdę. Ja nie wiem, ja chyba chodnikiem będę jeździł. Jest to mało legalne, dzięki Dokness i Metal. Ale ja nie widzę tego inaczej, widzowie. Już szybciej bym się rowerem poruszał po mieście. Ja pierniczę. Byleby mnie policja nie złapała, tylko... Dobra, szybko, szybko, szybko. Ja bym przeciąłbym, no. Widzowie, tak mnie kusi, co ja mam zrobić? Jak myślisz o grupie Arsenalu? Dave, myślę, że jest to grupa bardzo ligo europejska. Jak Europa League trochę. Kurde, kolejne czerwone. Więc nie jestem zadowolony po tylu latach, jak wróciliśmy do Champions League. Co ty robisz, człowieku? No co ja mam robić? No to mam jeździć elegancko? No to ten live potrwa 7 godzin. Fajny video, dziękuję ci za donate. My ci pomożemy. Nie, no jak stracę prawko, to nie. Co się patrzysz? Jest jakiś NPC czy gość? O, NPC, widzowie. No dobra, w sumie... Ma groźne barwy, więc lepiej go nie zaczepiać, nie? Pistolet bierz. No już, muszę dojechać najpierw na chód. Przydałby mi się rower. Widzowie, masakra. Jedź na czerwonym. No nie, no nie mogę chyba takich rzeczy zrobić. KS-a, dziękuję za donate. Myślicie? Ja wiem, czat, że wy byście chcieli, ale ja będę miał za to konsekwencje. Widzicie, jedzie ktoś. Więc się nie opyla takich rzeczy robić. To Mimi, dziękuję za donate. Quick Security.
Ciekawe kto to. Masakra. Quicksack. Wy wiecie widzowie kto to? Antoni Nawroj, kolejna stuwa, człowieniu! Dziękuję ci bardzo, ale nie musisz tyle wysyłać pieniędzy. Bardzo doceniam. To Dwayne, myślicie? Chłopak, jakby postacie się fabularnie nie do końca jeszcze kojarzą, więc... Ja bym tutaj widzowie... Co? Że ja?! Tak, jak to? Co?! What the heck?! Co pan robi?! Dzień dobry, Jefferson Davis. Jest sprawa, ponieważ wiem, że pan jeździ po podniku. Tak upomnienie tylko, nie będę już mandatu wpisywał, ale proszę uważać, bo ludzie się niepokoją na dzielnicy. Skąd pan wie, że jechałem po chodniku? Bo dostałem zgłoszenie. Kto to? Kto doniósł? Ja nie mogę takich rzeczy mówić. No dobrze, czyli upomnienie, to przepraszam, że będę. Ospek doniósł? Nie mówcie, że Ospek doniósł. Bo pani babcia się zdenerwowała i był problem. Czy musiałem ją uspokajać? Wie pan, jak to jest, no. Dobrze, to ja już będę wiedział. Proszę pana, zielone, ja jadę, naprawdę. Do widzenia. Ja pierdzielę, widzowie, no babcia się upomniała jakaś. Nie no kurde, te światła mnie wykończą, widzowie. Ktoś może zszotować moje męczarnie jazdy po mieście, nie? Albert siedzi też w pokoju, pozdrowisz, pozdrawiam. Co Dwayne? Dwayne? No co wy? No nie powiedziałbym, że Ospek by tak przy 60, żeby policji powiedział. Nie ma szans. Nie ma szans, widzowie. Wal przepisy, no chciałbym, no ale widzicie, ja zaraz sobie tak nagrabię, że dramat. Muszę uważać. Nie wiem, to już lepiej, szkoda, że Matty Clinton może będzie, to on będzie nie przestrzegał przepisów, jego to walić tam trochę. Po tym, co ostatnio zrobił. Ej, jak spotkam Mattiego Clintona dzisiaj, to walić mu bombę w twarz? Czekam na waszą sugestię. Czy bomba dla Mattiego leci? Za to, co zrobił na tamie. Chris pewnie dołączy. Co wy myślicie? Ja jestem w stanie to zrobić za to, co odwalił. Dobrze, że tu nie ma świateł. Ustąp pierwszeństwa. Proszę bardzo, rodzinka sobie jedzie. Aha, tutaj jest jeszcze jeden pas. No, chyba trzeba, widzowie, naprawdę wymierzyć sprawiedliwość, bo... Naprawdę, nie sądziłem, że Mati się tak zachowa, nie? Jak pacan totalny. Pozdro, Linek. Dziękuję ci za donate. Widzowie, ja dziś w ogóle... Ktoś mnie śledzi na Instagramie, widzieliście nawet w opisie, w pierwszym linku jest konkurs. Możecie wygrać trening ze mną i z moim trenerem, więc... Możemy się spotkać, kurczę, zbić pionę i porobić wspólnie pompki, nie? Ja się sportowym świrem ostatnio zrobiłem, więc możecie tam zerknąć w opis, nie? Jak chcecie wziąć udział. Na pewno fajnie, jakbyśmy się pod koniec live'a tam władowali i napisali pozdro z live, więc jak możecie, to możecie w dowolnej chwili to zrobić, napisać pozdro z live. I zostawić tam lajkacza taktycznego, żeby więcej osób zobaczyło, że jest konkurs, nie? Sazon, dziękuję ci bardzo za donate, pozdrawiam Karola i Fabiana. Sanzo FN, przepraszam, Sanzo FN. Dobra, zielone, pięknie. Dobra, to se skręcimy. Real czy Barca? Nie ma takiej odpowiedzi. Tylko Arsenal, o nie, strona uległa awarii. Poczekajcie, odświeżę se czat. Jezus, mój komputer to jest po prostu ewenement społeczny. Dobra, widzę czat, wszystko na szczęście działa. 37 tysięcy osób, widzowie. Jeśli się live nie wykrzaczy, to na pewno dobijemy 4 dych, to jest piękna liczba. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście w takiej ilości, nie? Co powiesz o grupie? No to już mówiłem o grupie. Te donaty z bardzo dużym opóźnieniem przychodzą. A może dlatego mi zżyna streama, widzowie? Bo po prostu tych donatów jest tak dużo, że nie wyrabia mi po prostu OBS, nie? Kurde, głodny jestem bardzo, muszę szybko zjeść. Są same stopki, ale ja już mam w dupie te stopki, przepraszam. Shini, dzięki za donate. Jak ja się w dupie, patrzcie, potwatę. Dobra, stawiam sobie motocykl. No i co? Szybko gotujemy, nie? I lecimy do chłopaków. Trzeba napisać też do Jessie. Czekajcie. Nieładnie tak po chodniku jeździć. Kto to napisał? Kto to? Kim jest gość, który napisał do mnie? Tatua Tauro Chef to nie. Jessie, musimy się spotkać. Halo, Jessie. Jessie. Jesteś tam? Ona w ogóle mi nie odpisuje, widzowie. Będą porady miłosne dzisiaj na odcinku, nie? Będzie przypał.
Czerwone? Było czerwone? O, Jesus Christ. Dobra, muszę szybko zrobić żarcie. Młoda jesteś? Młoda. Poszła. Nie ma jej. Neon RL, dzięki za donate. Co tam, Mary? A jesteś, chcesz ryż z kurczakiem? A mogę, jak robisz. Tylko tak się składa, że w sumie no to chyba ci nie dam. A. No zarobiłeś mi ochotę tylko. A pachnie to? O, na dzieci powiem ci, że bardzo. No mi kurde widzowie, bo przypał takiemu zbejtować. Dobra. Nie no, ryż z kurczakiem mi nic nie dał. Nie no widzowie. To jest jakiś scam. Daj, dobra, podzielę się z nim. O, dzięki. Posiłkiem. Dlaczego mi ryż z kurczakiem nic nie dał, widzowie? Przypał. Muszę wpisać komendę. Dobry. No, powiem ci, że klasunia. Trochę mi się przypalił tamten od spodu, ale całkiem chyba git. No. Ty młoda. Co tam? A ty do szkoły też nie poszłaś dzisiaj? A dzisiaj wolne. Jak wolne? No szkoła jest, ale mi się po prostu nie chciało i też zaspałam lekko. O. A jak tam z tym twoim chłopakiem? W końcu się okazało, że Mary nie tam jest, tylko po prostu Max do niej zarybił. Jeszcze kolka obiecana masz. O, dziękuję. Nie wiem, o kim ona mówi, kim jest Mary i Max. Aha, aha, Max do niej zarywał. I Mary? No i Mary w końcu z nim nie jest. Aha. Dzięki Filip Kocol, pozdrawiam ciebie. To w sumie przypał, powiem ci. No. A nie umiem, nie wiem o czym z nią gadać, widzowie. A ty już wiesz wszystko na temat tego, co tam się odwaliło? Wiesz, nie. Że woźny jest w szpitalu? Co? No, przeżył. Jakie szczęście. Będziemy dzisiaj tam z Chrisem próbowali się dostać do niego, tylko nie wiem, czy nam się uda. Właśnie, dzisiaj idziemy to do woźnego. To daj mi znaka, jeszcze. Jak zrobicie to i wam się dobra. Uda. Dobra, jasne, oczywiście. Nie piszcie takich komentarzy. Ty byś mogła się troszeczkę ubierać mniej wyzywająco? A to po domu to tak mogę. A wiesz, że na mieście jest dużo psychopatów? A na miasto mam inne umiejętności. Jest taki kanał w ogóle ZZEU i oni tam dodają dobry wieczór Los Santos i łapią takich z wyroli, nie? O, to bardzo dobrze. W końcu. No tylko musisz uważać, ja się martwię o ciebie, nie? Pamiętasz, no ja wiem, ale Zietek, możliwe, że pamiętam. Nie wychodzę w takim ubiorze. Dziękuję. Ubiorze. No, nie wydaje mi się. No, Stepsis. Tak się tylko 4 razy zdarzyło, a tak to już zacząłem się ubierać tak. Okay. Żeby nic nie było widać brzucha. Dobra. Dobra, sis, to ja się zawijam. To siemano. Gdyby rodzice coś ode mnie chcieli, to powiedz, że mnie nie ma i że ja też jestem obrażony. Dobra. Powiesz mi potem, ile mam ci oddać? A, to prezent. $2 to tam nie kasa. Daj spokój. Dzięki. Dobra, co wy sobie tu wyobrażacie? Cukierki? Jakie cukierki? Nie wiem, o co wam chodzi. Dobra, czas na chód! I muszę pisać komendę. Heal me. Przykro mi bardzo. Myślę, że się ze mną zgodzicie, że nic nam nie dało do jedzenia. A przecież zjadłem potężny posiłek, więc ja muszę mieć full głód i dlatego też mam. Dziadek. Przepraszam, pan ma coś wspólnego z przesunięciem mojego motocykla? Nie, ale widziałem, jak ktoś go przesuwał. Kto go przesuwał? Taki gagatek w kapturze, biała bluza. Gagatek w kapturze, może Chris? Dobra, dziękuję panu. Proszę. Jaki gagatek w kapturze, biała bluza? Co jest? Ktoś tu przyszedł? Czekajcie, ktoś mi odpisał? Nie. Kto to? Mam nadzieję, że twój przyjaciel. Hej. What? Czemu ktoś do mnie napisze z tego numeru? Tak? On poleciał w kierunku plaży. Możesz go próbować gonić. A to w dupie mam. Wie pan, nic mi nie zrobił tak naprawdę, nie? No, a pan czemu stoi pod domem tutaj? No bo ja do córki przyjechałem. Do kogo?! Nie chcę mnie wpuścić. A, Jezus, wystraszyłem się, że do siostry. Do córki. Nie, do córki. Rozumiem. Tylko... Uf, nie się chcę widzę, mnie wystraszyłem. Mieszka na parterze. Dobry wieczór, Los Angeles. Może znasz, sąsiadka. Nie znam, nie znam. Dobra, rodzice mi zabronili gadać z nieznajomymi, więc... Nie no, spokojnie. Miłego. Dobra, widzowie, nie będę z dziadem jakimś gadał starym. I co jest? O. Jezus, myślałem, że on do... czeka na to, na mije. Ale by było, widzowie. Wykrakałbym. Creep trochę, no.
Podwójna randka, Mati, Mia, Harry, Jesse może. No daj spokój, stary. Jezus, na ten hut to ja będę jechał w nieskończoność. Widzowie, w prawo na Czerwonym Morzu w Stanach, jedziemy. Cały czas muszę skręcać w prawo. Nie, no teraz nie mogę. Kask, o, dobrze, że mówicie, dziękuję. Przezorny, zawsze ubezpieczony, proszę łapę w górę zostawić. No i co? Cukierkowy przyjaciel, no, cukierkowy tato. Trochę tak to wyglądało, było? Było zielone czy nie? Co to za muza się włączyła, taka sneaky peeky. Akurat przy tym dziadzie. Dobrze, skręcamy sobie. Ciekawe, czy w ogóle chłopaki są na chudzie. Ciekawe, kto jest na chudzie dzisiaj, nie? Przepraszam za ten krzyk, że do siostry, bo się wystraszyłem. Zielona strefa, uwielbiam. Ja sobie skręcę tu, żeby móc potem w prawo. Haha, trzeba myśleć, widzowie, jak się jeździ po Los Santos. Tylko nie mogę jeździć stówki, no, bez przesady. Muzyka za głośno. A! Nie gadaj, gościu, dobrze jest muzyka. Prawie 40 koła ludu. Ja pierniczo, ale mamy moc. Widzowie, niesamowicie. Zmienić fryzurę? Możliwe, że dzisiaj. 2-1-5-1-5, łapę w górę. Co jest? 2-1-1-5, nieźle. No ładnie, ładnie. Mati do ciebie pisał, co? Classic Halik, dziękuję ci za trzy dyszki, wariacie. Pozdro za ciebie. Czemu ktoś tu z tego numeru do mnie dzwoni? Pisze. Ja może za... Napiszcie ten numer na czacie, żebym mógł go ładnie se skopiować. 164-21013. To ja się zatrzymam zaraz i postaram się zadzwonić pod ten numer. Na początku myślałem, że to komendant, nie wiem, ten co mnie przesłuchiwał. Nie ma zielonego. Znowu było zielone, Boże, jakie te... Światy są beznadziejne. Strasznie są beznadziejne. Kawros, dziękuję ci za donate'a, wariacie. Było zielone, no. O, jest. Będzie jeszcze kiedyś RDR 2? Nie wiem, na pewno nie na głównym kanale, może na drugim. Dobra, na chód to tędy najszybciej. No i nie mogę skręcić w prawo. O! Dobra, Kaluch, ty patrz na te sygnalizacje, bo przecież wystarczy patrzeć, człowieku. Classic Music Halik, to właśnie te trzy dyszki, dziękuję. Dobra, ten numer mi już spisujecie. Zielona strefa. Na razie jak jest zielona strefa, to muszę jechać, ale stówka to jest za dużo. Teraz w prawo, więc mogę. Rozglądam się elegancko, jedziemy. Dobra. Jokomuza w ogóle, co jest? Kaluch Okspano Kowin. A, coś ciekawego mam dla was. Jutro, pojutrze, Kowin i Ospek do mnie wpadają na studio, do mnie tutaj. I co jest nagrywane? No tak Kalu... O, to Ospek nawet napisał chyba. Tak jest. Dzięki Ospek za donata. GTA 6, proszę państwa, jest robione już w sobotę. Już niedługo klip i wszystko zobaczycie na kanale. Mam nadzieję, że nuta przypadnie wam do gustu, bo ja już słuchałem prewki i brzmi bardzo dobrze. O kurde, coś znowu przy lago założyło. Lagozaury, to jest to, co uwielbiam. Dobra, jedziemy. Ale kosmiczna muza, co to w ogóle za muza powalona. Dobra, mam ten numer. Piszcie go, piszcie ten numer cały czas. Border, dziękuję ci, pozdrawiam. Ja dzwonię pod ten numer. K-pad 1 6 4 1 6 4. Kurde, szybko ten czat leci. 2 1 3 2 1 3. Tyle? Nie, chyba nie. Chyba nam brakło jakiejś cyfry, widzowie. Zaraz zerknę. 064-21013. Image. Ej, what the heck? Dzięki Karol Gacek za donate. Ziombel zrobił zdjęcie mojej chaty. Wytyfy. Kto to? Jaja sobie robisz? Niech spada, kuźwa. Co to ma znaczyć? Kiedy klucze? No czekajcie na te klucze jeszcze. BST, dziękuję ci za donate. 40 tysięcy osób na czacie. Żółto-czarne serduszka możemy wrzucić, widzowie. Ale mamy potężne community, dziękuję wam bardzo. Zielona, zielone. Jadę. Co to za creep? To ten creep z domku, o kurde, ale by był to plot twist. Jakby to było, nie, no raczej to jest ktoś, kto robi se jaja po prostu. Boss, dziękuję za donate, pozdrawiam Wiki. Ktoś na chudzie w ogóle jest dzisiaj? Katson, stoi samochód Katsona. Chris? Są ziomale. No kumam, no. To jest tak. Siema, siema. Cześć. Cześć, co tam? Chris jest? Widzieliście Chrisa? Nie, 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 nie widziałem go. Słuchaj, musimy pogadać.
Słabo cię coś z gardłem masz problem, czy co? Jacob? No, przeziębiło go ostatnio. Ta? To wytrzyło mnie trochę. Co tam? Nieważne, sprawa jest. No. Sprawa jest taka, że... Co za ty dostałeś ten pistolet, nie? Jaki pistolet? No dostałeś ode mnie przecież ostatnio. Ja nie wiem, o jakim pistolecie mówisz. Broń, rozumiesz? Nie wiem. O Boże, w każdym razie. Musisz trenować, tutaj ostatnio jest bardzo napięta atmosfera i dziękuję, to Oliver. Nie jest tak łatwo. Nie? No tu trenuję, przecież chodzę do Freedom Tower i generalnie... Nie o to chodzi. Nie o taki trening mi chodzi. Musisz się pewnie czuć z bronią w ręku, bo w razie czego tutaj... Lepiej mieć umiejętności niż nie mieć. No, człowieku, ale ja będę miał przypał zaraz u rodziców, a ty mi bronisz, że mówisz, że ja mam broń, ćwiczyć umiejętność poruszania bronią w ręku, co? Tak, tak ci mówię i dlatego przygotowaliśmy coś fajnego dla ciebie. Ostatnio ci już... Kaj już był, to nie jest żaden przekręt, prawda? A ty to kto? No byłem. Znamy się? Timothy. Siema, no, Timothy. To sami Harry tu bywa, chodźcie. Nie mówię. Nie znałem gościa, siema, miałem drugie miejsce na spotkaniu. Pozdro, Karol. No dobra, no ale ja chcę dzisiaj cały dzień poświęcić na zabawę detektorem. O! Mam detektor, wykrywacz no metalu, proszę. Człowieku. Chcę szukać i zarabiać w ten sposób siano, nie? Gadson. Młody, ale... Pamiętasz, co ci mówiłem ostatnio? A wiesz co, kiedyś znalazłem? Telefon znalazłem normalnie. Stary, ja ostatnio to kupiłem. Co? Masz takie coś? No właśnie, czekaj. Ty, no to dawaj, to będziesz ze mną szukał, co? No pewnie. No, w każdym razie miejsce, do którego zaraz pojedziemy, tam masz dużo... Ale ja nie jadę nigdzie, Katson, bo ja chcę szukać rzeczy. No, to tam będziesz miał dużo pusek. Wiesz, będziesz mógł już to na jakimś skupie sprzedać. Mam z nimi jechać widzowie, czy nie? Ja pierniczę. Nie podoba mi się nie, to. Nie, no nawet to jest całkiem niezła zabawa, Harry. Ale to nie jest... fair. Masz... EJ! Nie chcę! Chodź. Ale mi klamę. Treningowa, no. A jak Jacob ci odmówię, to co? Lepiej sobie z tego nie robił. Ale jak ci odmówię grzecznie, powiem, że dziękuję bardzo, ale jestem zajęty. Ostatnio dzieją się takie rzeczy, że ja nie wiem, co z tobą będzie. Musisz mieć przy sobie broń. Ale ja nie chcę. Ale nas to nie interesuje, rozumiesz? No i co, odstrzelisz mnie tutaj, jak powiem, że nie? Dobra, nie chcę go denerwować. Spokojnie, chłopaki. Nie chcę go denerwować, no. Katson, to jest konieczne? Ty wydajesz tak, się być rozsądny. Nie musisz nosić przy sobie broni, ale w razie czego musisz umieć się nią posługiwać, no. Widzowie, czy taka umiejętność nam się przyda? Czy taka umiejętność nam się przyda, jak władanie bronią? Ale ja nie chcę tego. No dobra. No, to pakujemy się. Chodź. A, piernicze. Mam motor zostawić? No zostaw. Aż coś tam gadał, że... Aż jest? Właśnie. No nie widziałem go, ale... Nie ma. Ktoś tam mruczył, że ten motocykl odzyskać. Kurde, no muszę mu oddać, no. Muszę na auto zarobić, no. Jacob, nie masz jakiejś fuchy, tylko legalnej? No słuchaj, tamto też była legalna. Nie, to takiej nie chcę. A ty, Katson? Zarobiłbym chętnie siano. No nie wiem, możesz mi sprzątać w salonie barberskim, podłogi mieć. Nie, no to tak nisko nie upadnę. Czemu no mam reklamę na początku live? No Byszku, nie wiem. A ty przypadkiem nie pracujesz teraz jako tatuator? Pracuję, a co? Słuchaj. Może jakąś dziarkę byś mi zrobił. Ja tobie? No. No mogę ci zrobić, ale będziesz musiał zapłacić. No to oczywiście, nie jasne. No skoro potrzebujesz kasy. No dobra, no to jak będziesz chciał, to się zapisz, mogę cię zapisać w terminarzu, no na przykład jutro nie mam nikogo. Jutro? No spoko, jasne. No dobra. Kurde, te światła mnie tak dzisiaj męczą. Pierwszy raz kierujesz? Dawid, dziękuję ci za donate. No pierwszy raz widzowie wygląda na to, że kieruję. Jakie NPC na czacie są? Nie no, no spamują sobie ludzie, no dużo, to jest taka, tyle wiary człowieku, to jest cały stadion ludzi, nie? Które teraz ogląda tego live'a. 800 metrów jedziemy, więc spoko, Kavros. Dzięki za donejcik, to jest kolejny twój. Ty Kai. No, co tam? Znowu ci Katson nie ogarnął tych włosów? Wyglądasz... Nie no, nie mów mi nic, pożyczę. Tragicznie, stary, wyglądasz. Wiecie, że mi coś odpisała? Czemu mi ten chłop... A gadać w ogóle o furze, nie? Właśnie. Zawsze jestem tak poważny w tym, co robię.
XD. Nie pisz do mnie. Prawko? No. Możesz nie zaczynać tego tematu? No, stary, szczerze, ja zdałem rok temu. Cisnę z tym prawkiem. I do dzisiaj nie mam samochodu. Ale muszę sobie coś kupić, bo... No jest lipa, nie? Kurza mnie to, że wszyscy muszą mnie wozić. Mnie też, no ale... Ja nie mam prawka, nie? Ty masz prawko, więc to jest u ciebie trochę inaczej. Ale to u ciebie jest kwestia czasu, zobaczysz. Ja bym kupił, czekaj, bo mam fajnego SMS-a. Siema Harry, tu John z Clintona. Chciałbyś do nas wpaść, bo mamy guzika dla ciebie. Gruzika dla ciebie. Siema. Panów chyba może wpadnę. No to zajmie się tym. Widzowie, Clinton do mnie napisał. Jechać do Clinton? Co ja robię? Co ty robisz? Możesz nie w powietrze. O Boże! Zbugowałem się. Kurde, miałem rękę na spuście, przepraszam! Nigdy nie trzymasz palca na spuście, rozumiesz, ma być wyprostowany. No to weź mi tą broń! Szybko poszło? Widzowie! No, bardzo. Mam nadzieję, że panowie się nie przestraszyli za bardzo. Przepraszam, ludzie święci, nie, nigdy z tego nie strzelałem. Dobra, ale chodź. Mi się zbugowało. Dobrze, że nikogo nie zabiłem! No, ja pierniczę, przepraszam was widzowie. Tragedia, dlatego nie robię live'ów z Peżeta, nie? Bo wiem, że mogę coś oddupić, zaraz Chrisa zabiję i będzie trzeba na pogrzeb iść. W czerwone puszki potrafisz. W czerwone puszki? Masz ten pistolet przy sobie? Jak w San Andreas, widzowie. No mam, ale się boję go używać. Zobacz. No? Bierzesz, celujesz, kucasz i proszę bardzo. Cyk? No dobra. Tylko się od... Jakub, odsuń się. Jacobik, proszę cię. Delikatnie. No delikatnie, łatwo ci mówić, Kai. Widzowie. No, nie było łatwo na początku, no. Kurde, nie trafiłem. Cholera! Spokojnie. O, trafiłeś. Widzowie, nie jest to łatwe. Kurde! Mamy inny system celowania w ogóle tutaj. O, teraz lepiej ci idzie. Kurde, cały magazynek zmarnowałem. Scroll, o, widzowie. No jesteście mistrzami świata, nie wiedziałem o tym. Dobra, starszy. Stop. W sumie fajnie jak się przez muszkę patrzy, nie Kai? Nie. Troszeczkę dalej podejdziemy. Tak z bliska. Tu masz te duże, nie? Tak, a, duże spróbuj jeszcze. Spróbuj sam duże, są małe. Dobra, dobra. Odsuńcie się. Widzowie. Skąd Katson bierze tyle pistoletów? Na pewno ma wtyki. To jest proste. No nieźle. Mówicie? Nie. Nie celuj. Młody. Jak jesteś w naszej obecności, zawsze klama w dół, rozumiesz? Dziękuję Sabino. Tak, zawsze. Tak. Dobra, ale ja nie chcę z tej klamy korzystać. Możesz już ją sobie wziąć? Dobrze mi poszło, czy nie? No tak, no, nieźle chyba, nie? Odłóż do bagażnika, będzie potrzeba, to ją wyciągnąć. No dobra, ale... Ja nie... Wiecie, że jakby moi rodzice się dowiedzieli o tym, to byś Katson miał przesrane. Bo moja mama jest prawniczką. No to tym już łatwiej będzie ci wyrobić jeszcze pozwolenie na broń w przyszłości. Nie będę chciał żadnego pozwolenia. Dobra, jak chcesz. Powiem tak. Fajnie. Mogę sobie jeszcze postrzelać? No dawaj, no. No wtedy pozostałe. Co, fajnie, fajnie. Powiem szczerze, że ja bym tak mógł sobie tutaj, wiecie. Patrzcie, nieźle mu idzie. O, co ci mówię? Grałem w gierki, nie? Komputerowe, więc to podobnie w sumie. No, czarna fura? Co? Jaka czarna fura? Tylko, że Harry widzowie nie jest w stanie dostrzec z takiej odległości. Nie mogę tak rzucić, no, bo to tak będzie metagame. Więcej nie ma. No i ekstra, ale już to oddaję. No, po połóżcie. Proszę. Nie no, położyć? Fajna sprawa. Połóż na tylnym siedzeniu. Bo mi się zbugowało. Czekajcie, muszę schować najpierw z EQ. Dobra, wracamy. Rzucam tę broń. Zostawiłem tu, przepraszam. Weź ktoś tę broń. Weź to, Jacob. Kiedy rozmowa z mamą? Jak dzisiaj mama będzie, to chętnie, to bardzo chętnie, ale... Chłopaki! No. A jakbyśmy tak skoczyli na przykład pod most i by wam ten detektor pokazał, może coś znajdziemy fajnego? Macie co robić, czy nie?
Uważam, że to nie, nie jest dobre miejsce na broń. Ja też uważam, Dominik, że to jest strasznie słabe miejsce. Zobaczmy, co stary stoi. Jesteś, rozerwiesz się trochę, chodź. Stoi detektor pod mostem, brzmi sobie. Skoro jest tak o rozerwaniu, to dawaj, pokaż mu temu, jak się jeździ. Kaj, zaznacz mi na mapie ten most. Na nawigacji. Dziękuję, N, za donate. Ej, co jest? Dawaj. Ja nie wiem, gdzie tylko nas jest. Nie zabi. Nie zabi nas. Młody, zapnij pasy. Czekaj sobie, no mam. Wklepiemy w mapę. Niech Harry prowadzi. Harry? Nas. O, dobrze na nawigacji, no. No. Dobra, widzowie, pojedziemy poszukać skarbów. To, na co wszyscy czekamy. A potem oczywiście spotkamy się z Jesse. Ja zdam na suwak, debile. Częściej... Boję się robić szczęście. Na suwak to było jak się stało, a nie teraz. Na suwak to chłop umarł. A, masz poczucie humoru, się trzyma, widzę. No mam dobry humor dzisiaj, wiesz? Katson. EJ! EJ! Co ty robisz? Dobra, podoba mi się to widzę. Już wgniotło w fotel. Katson jest gigaczadem, niech tak jedzie, nie? Chłopie, ale ty na czerwonym jedziesz! Przestań! No dobrze, już nie bądź taki święty, co? Ale w sumie podoba mi się. No właśnie. Pary cały drży. Co, da, drże. Drży to twoja powieka, bo masz za mało magnezu, człowieku. Gościu. Dobra, no dziękowa, to ja się nie odzywam. Weź, że się zatrzymuj na tych światłach. Co też na żółtym było, bez przesady. Ja na żółtym. Katson. Co? Masz termin do fryzjera? No powiedzmy, że mogę mieć. Bo bym się opędzlował na jakoś nowocześnie. Widzowie, zmieniamy fryzurę dzisiaj. Na Cristiano Ronaldo. Już możemy zrobić przedziałkiem na bosek, na żel. Nie. No właśnie, ci poszło jak na pierwszy raz. Ej, on był w tym aucie! No ty taki starszek jesteś, a się w internetach wypowiadasz. No wypowiadam i co? Jaki staruszek? No i dlaczego ze mnie żartujesz? Ty w moim wieku to cały połamany. Czemu się śmiejesz z Havertza, no? Z jakiego Havertza? Kto to Havertza się śmieje. Nie wiesz, kto to Havertz? Nie wiem. Jakiś koszykarz, czy co? Nie. Katson jest wielkim fanem piłki nożnej. CXL Tures. Pozdrawiam. Tomka się ze mnie śmieje, że mam takie fajne imię. Jak Kai? No. A to ten Javi Ritz też się tak nazywa, czy co? Tak, on ma Kai na imię. Ej, chłopaki, patrzcie. Dostałem SMS-a ze zdjęciem. Dobrze ci poszło jak na pierwszy raz. I fotka, kuźwa, z ukrycia ktoś nam zrobił. Na puszkach? Słuchajcie bazę? Na puszkach. Co ty gadasz? Jacob, zerknij na to, ty, Jacob. To może z jakiejś kamer online. No ci robole pewnie. Jaki kamer online? Patrz na to zdjęcie, ktoś nam to zrobił w krzakach. To ci robole pewnie. No. I ktoś do mnie pisze. I pisze, zdjęcie pod chatą też zrobił, kurde. No fani. Może ktoś jest fanem właśnie. Nie no, Katson, nie bierzesz mnie na poważnie. O kurwa, młody. Co ty powiedziałeś? Uważaj. Z czym? No, to nie jest normalne, że ktoś takie zdjęcia wysyła, nie? No nie jest normalne, no. No dlatego cię proszę o radę, Jacob. Jacob tam poleciał, moi drodzy. Nie wiem, co to jest, jak sytuacja. Gdzie tu zajechać? Na pewno bym miał przy sobie klamę, nie? Nie. Ja nie z takich, człowieku. Tutaj w sumie może być dużo znalezisk, bo tu jest królestwo dżuli. No, ale to znajdziemy skarby. Mastach, dzięki za donate. Ej, nie mogę się doczekać. Z drugiej strony. Co, już wychodzimy? Ale żeś Katson zaparkował, to chyba nie tu całkowicie. A to nie po drugiej stronie? Po drugiej stronie. Teraz uwaga, będę cofał. Jesse coś mi pisze? Nie jestem zła. O, no i Winek, widzowie, pozdrawiam. Umiejętności kierowcy. Dziękuję, hehe, za donate. Kamerę cofania muszę wymienić. Super, to za godzinę. Kamerę cofania. Się widzimy? Może na plaży. Najlepszy kierowca to taki, który jeździ na czuja. Dobra, na plaży się z nim zobaczę. Kiedy trening? Kto to? Siema Wojtas? Jaki Wojtas? Ciekawe, ile razy byś już stracił prawo jazdy dzisiaj. Dzisiaj? No przynajmniej kilka. Kto tu mi jeszcze pisze? Nikt mi nie pisze więcej. Widzowie, muszę uważać. Gabryś, dziękuję za donate. Ej, masakra. Jest to zastanawiające. Żadnej klamy nie chcę przy no i co? A tu szlaban jest. Jak my mamy tu wjechać? No jak obok masz wjazd tam? Z drugiej strony przecież widziałem, widzę przez szybę. Cofnij sobie, daj na wstecznym. Jeszcze. Tu. No zaparkuj tu na razie. Dobra. Dobra, widzowie, szukamy, kierowca, co? No.
Siema, BVB czy Bayer? BVB. Parkometrów tutaj nie ma, co? Czekaj, wezmę sobie detektor. No właśnie. No właśnie, no dobrze. Detektor. Kurde. Ty, pika coś! Widzę z pika. Widzowie. No to jazda. Ja co, chodź zobaczyć. Obym zarobił dużo siana. O, dzięki tak. Rezi.pl. Nie wiem, nie pytaj. W betonie. Człowieku, w betonie, a to mu jakiś młotek by się przydał. No. No, nawet taki duży. No bo będziemy kopać długo. Nie masz w aucie czegoś? W betonie, no, widzowie, będziemy szukać metali. Dobra, kurde, on też ma taki... O! Dobra, nie powiem im nic. Przynieś ten młotek, przynieś, proszę cię. O, mi też coś pika. O! O! Widzowie, słyszycie to? Jo! Słyszy... Tu jest, o, tu mam! Kurde. Ej! Może to było moje! Chodź tu. To moje jest! Nie to wykopać, niech oni to psują. Razem? A kto? Dzielimy się żyzyskiem, czy co? Nie, no... Weź se to. Tak? No. Niezależnie, co to by było? Niezależnie. Okej. Okay. No to co? No to co, widzowie? Dziękuję, Damianio. Oni tu przyjdą, ja tu nie będę kopać łapami. No nie, no muszą przynieść coś, nie? Ciekawe, co to będzie, widzowie, nie mogę się doczekać. Ty, stary! Idą. Nie mówiłeś, że twoja mama jest na plakacie. Co? Tam z tyłu. Aha. Jezus Maria, Harry. Lepszego młotka nie mam. Młotek. No, dobra, łupaj dobra. Tu. Daj mi, będę łupał. No. Dobra, widzowie. I co? Dobra, czekaj. O kurde, co to będzie? Czekaj, stary. Widzowie, nie mogę się doczekać. Kuba, no, tak, taki, dziękuję ci za donate. Uuu! Naszyjnik! Co ty gadasz? Co ty gadasz? Pato! Niemożliwe! Naszyjnik! Jo! Taki bezdomny... To pewnie ta pani z tyłu zostawiła. Przydałoby się jakiś ten, lombard znaleźć, nie wiem, w okolicy. Dobra, stary, ja szukam dalej, mam to w dupie. Ze złota, czy... Nie wiem, wygląda fajnie, zresztą, ale... Dobra, teraz kto znajdzie, to jego. Dobra. Dobra, widzowie. Jakie to są... Jakie, kurde, kozackie rzeczy. No sprzedam go, oczywiście, że go sprzedam. Ciekawe, ile jest warty. Hes, dziękuję ci za donate. Ja ze strefy nie wychodzę, nie, jestem w strefie dalej, dobra. Niech coś pika, proszę, niech piknie głośniej. Albo dam Jesse, o kurde. Tylko, że on jest taki cały w błocie, wiecie, o co chodzi. To tak trochę lipnie dać jej taki w błocie. Lipa, nic nie ma. Kurde, musimy szukać, musimy szukać. Dobrze, że on ma detektor, bo przynajmniej pomaga. O, Wiktor, dziękuję. Tutaj coś będzie szybciej, patrzę. Tu pikało, no! Poszedł w drugą stronę, tu pikało. Może tu. Sprzedaj lub daj Jesse, to są dwie opcje. O, dobra, w tym kierunku. W stercie śmieci, w stercie śmieci. Proszę, 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 ale to jest satysfakcjonujące. Ej, podoba mi się to, po to ten live, widzowie, robimy, żeby szukać takich właśnie pierdół w śmieciach. Jesteś? Mam! Masz co masz? Ale to moje będzie, no, dobra, no nie wiem. Co ja znalazłem? Co? Złoty Rolex. Co? Stary! Nie gadaj! Wiesz, my będziemy przebogaci. Co masz? Co ty gadasz? Naszyjnik kolejny! No tak, jak co tu się w ogóle dzieje, widzowie? Dwa naszyjniki? Złoty Rolex. No to Rolex. Jeden dam Jesse, a jeden sprzedam, widzowie, i sprawa daj załatwiona. Ten Jesse. Szukaj dalej, chłopie, przecież na tym wysypisku jest rozpierdziel. Widzowie, ej, zarobiście tu jest z tymi rzeczami. Ale bez skitu, wiem, że w tym skrycie jest 15 tysięcy różnych rzeczy do znalezienia, a nam dropły dwa naszyjniki, to jest porąbane. Bo jest kategoria tych skinów, nie? Siema maluch, pozdrawiam Kubę, Kacpra, pozdrawiam. A czekaj, tu... Tu nie... Nie przeszkadza wam to pikanie, widzowie? To jest spoko w sumie, no musi to być, nie? Sorry, że tak będzie pikać, ale... Czekaj... Pozdrawiam Filipa i Mikołaja. Menele może sobie chowają takie rzeczy. O! O! Coś pika, może to wy? No, moje sygnety. Masz jakąś protezę, Jacob? Harry, wiesz co znalazłem? Kurde, co? Kacon, to na ciebie chyba. Co?
Pokaż. Dasz mi zaraz, chcę zobaczyć też. O! Tu coś jest. Ten młotek no dajcie. Dla ciebie. Brigida, dobra. Dziękuję za donać. Ja bym 50, wow. Co miałem znaleźć chyba. Dziękuję bardzo. Zaraz ci pokażę. Tak? Czekaj. Ja mam... Za stary na takie rzeczy. Nie, no to jest rozpierdziel, jakiś kolejny naszyjnik, trzy naszyjniki. Chłopie, to może... Ja pierdziele, musimy jechać gdzieś to sprzedać. Co znalazłeś? Pokaż. Dobra, dam ci. Dawaj. Yo. Gdzie jest Lombard? Jest gdzieś tu w okolicy? No jest obok, taki... Ciężko powiedzieć na ile legi, ale jest. Taka cona idealny. To ma metalowe elementy? Weź to, stary. Nie wiem. Całe obślinione czymś. Wyrzucam to. Kacon się tym bawił. Co? Ty co? Co ty gadasz? Dziecko drogie. Wiesz, że zaraz z buta wracasz. Dziecko drogie. Co? Chcesz z buta wracać? Trzy nasilniki? Nie. Widzowie. Oczywiście, że realnie. Co wy gadacie? To są skrypty. Dobra, gdzie jest Lombard? Chłop, widzicie co wykopał. Wykopał miecz jednoręczny. Tak zwany. Monika, dziękuję ci za donate. Daj Jessie, daj mamie. O nie, ale jesteście z wyrodnialcami. Nie dam żadnej Jessie. Dobra, tu jest kolejna rzecz, widzowie. Ostatnia jaką... Kurde, zmoczyłem. Dziękuję, Marcel. Dobra, kolejna rzecz. Nie mówię mu... No może znajdę coś fajniejszego niż on. Uczcić tego, ta, na pewno. Daj siostrze. Widzowie, przestańcie. Daj łapkę w górę, gościu. Pad gamingowy! Tak jest! Kurde, tylko pewnie uszkodzony. Mordo! Pale się! Co masz? Kurde, pale się! Co? Czaszka znaleziona, ja to uciekam. Co? Czaszkę znalazł. What the heck? Prezent dla Jessie. Pad gamingowy, czy to co znalazł? Kai. Co ty? Co ty gadasz? Czaszka tam pokaż. Ale to jest wykrywacz metalu, to musi być metalowa czaszka. Pokaż to, chcę zobaczyć. No popatrz. Wow! Okropna jest, ja jej nie chcę. Kurde, połowę głowy! Nie chcę tego, stary, wyrzucam to. Pozdrawiam. Kurde, co chłop znalazł, widzowie. Nie, może... Ja mam trzy naszyjniki i pada gamingowego, chodźmy to sprzedać. Dobra. Rolex, złoty Rolex, złoty Rolex, stary mam. Chcę go zobaczyć, pokaż, bo nie wierzę. No chodź, oddam, chodź. Obiecuję, że oddam. No dobra, chodź. Spieprzę mu, widzowie. Pato! Nikolas Swajtak. Złoty Rolex. I co teraz? Dobra, wsiadać. Nie oddaję mu tego. Zaraz cię wezmę, ty! Dobra, dobra, żartowałem. No. Skakuj, nie gadaj. Czekaj, to zapakować to trzeba. No, zabezpiec. Jacob! Co tam? A ty po lunch do mamy tu nie idziesz? Na prawo? Ale ty się wystrzekany zrobiłeś? Pozałuję się. Oczywiście, że w grze komputerowej, wiadomo, Jacob. Przestań. Dobra, się no jesteśmy. Co? No, też byłem zaskoczony. Czekajcie, schowam sobie ten detektor. O. Halo! Dobry. A proszę wyjść, no proszę przejść ale... na drugiej stronie, proszę o drugiej. Dobra. Boże młodzież, nic się nie nauczył. Trevor? Kurde, samochód Trevora, widzowie, no bez kitu. Ale relikt w 2030. Dziękuję Kacper za donate, pozdro dla ciebie. Zero w ogóle, zero szacunku dla... Ty, ja znam ten głos. Człowieka. Znam ten głos, cholipko. Zero. A, to dobra. Trzymajcie kciuki, chłopaki. Pierwsi klienci od 2 miesięcy. Chcemy u was pieniędzy. Dobuj. Cicho. A Voice'a nie widzę. Dzień dobry, witam serdecznie w moim sklepie. Przepraszam, Lombardzie. Dobry. O! Ja pana skojarzę skądś. Młody. To byłeś u nas w salonie. Ta. Na salonie. To ten kryzys. Jak tam, podobał ci się? Nie. A. Dobry ale... humor mamy, panie. Ta, wie pan co? W czym mogę pomóc? Znaleźliśmy kilka rzeczy. Ja panu pokażę, dobrze? Okej, jakby... Chłopaki, odsuńcie się. No dobra. Tego twojego Rolexa też pokażę, tak? Pokaż. Proszę pana, złoty Rolex, pad gamingowy i trzy naszyjniki. Proszę. No, i tak. Złoty Rolex, chwila, moment. Panie kolego! Chcecie mi a nie chcecie... No dobra. Ile naszyjników?
trzy. I gdzie wy to proszę znaleźli? Spójrz no mi tu Boże. Na ladzie leżą. Spójrz mi Boże. Panie, ale... Gdzie wy to znaleźliście? Nieważne gdzie, co ważne, że przynieśliśmy. A, tu leżą, chwila. Dobra, możesz być Jacob miły? Porusz. Jeden dla Jessie, tylko że one są wszystkie wycenę wybrać. Zrób, nie? O kurde, co to było? Taką dziękuję, Doxy. Uczciwą, nie? Panu dobrze, z oczu patrzy, widać. Nie, nie, nie biorę. Ta. Pan odpali jakieś te swoje szkiełka i sprawdzi, ile to wszystko warte, nie? Od tego są specjaliści, proszę pana. No, czyli pan. No. Kaluch będzie ja nie jestem specjalistą, ja tu tylko sprzedaję. I fagorom. Część na Discordzie będzie, a część będzie tutaj na czacie. Albo wstawiam. No, ale tak na pana oko to co? Co to może być? No dobra, no to tak, chwilę, moment. Dla Jessie. No, na moje oko, niewykwalifikowane, ale sprawne. Jeden naszyjnik jest plastikowy. Fiedorowicz. Nie może być plastikowy, bo... Musi mieć coś metalowego, no skoro wykrywasz metal i go znalazł. Tak, ma jedną metalową część. Za pinkę, czyli... za pinkę tam, za kartkę. No to ile jest warte? No tak, z $2. Może 2,5. Panie, jakie $2? No 2,5. No dobra, a reszta, bo są jeszcze dwa naszyjniki, tak? No dobra, jeden. No te dwa się wydają twardsze i lepszej jakości. O, widzowie, robcie, dziękuję za donate. Ale że plastikowe czy nie? Nie, no twardsze, lepszej jakości. No. Czyli od tego prawdopodobnie będę potrzebował specjalisty. No dobra, no zadzwonię bo... po niego, chwilę, moment. Dobrze. No, no, a ten Rolex? A ten Rolex? No chwila, po kolei przecież się nie rozumiem. Pozdrawiam, Vainerox. Ja sobie zadzwonię do Jessie, dobra? Zaraz wracam. Dobra. Powiem, że się trochę przedłuży. Fajnie sprayujesz, nauczysz mnie kiedyś? What the heck? Jakąś lokację wysłał. Ten creep. Ej, what the heck? Dobra, Louis, chodź. Aż wyłączyłem, widzowie, tą. Louis, idź. Czekajcie, dzwonię najpierw do tej. Dzień dobry wszystkim. Co to za gość? Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Tak, jest, to jest specjalista, pod którego zadzwoniłem. Tak jest, o. Jestem specjalistą. Dokładnie. Witam wszystkich. Dziękuję jeszcze. Dzień dobry. Tak. O, heks. Od, tak, on tu dotarł z... Gdzie ty daleko mieszkasz, nie? Tak, w Chancie mieszkam. Tak, wcale nie na mojej zapleszu, dobrze. Cicho bądź. Dobrze, słuchaj. Skam? Myślicie, że skam? To przyszli do nas młodzi. Nie, nie mogą skamować. Rozumiesz? Rozumiem. Przyszli do nas młodzi i dają nam dwa naszyjniki. Jeden jest plastikowy, to już wyceniłem. No dobra. Teraz tak. Jak i Rolex! I Rolex! Rolex, jakieś dziwne urządzonko. Rolex? Ja, co to jest za urządzenie? Jubilera, jedź. Ej, może to macie rację. Powinniśmy to do jubilera zawieść chyba, nie do takich skamerów. Ja to swoim okiem eksperty zobaczymy. No. Tak, patrzcie tu. Te naszyjniki. Są takie kurde. Jakie? No kurde, sam nie wiem, no. No wydają się dobre. Dziękuję, Polska 123. Ten jeden taki trochę, taki dziwny, kurde. No bo ten jeden ale jest ile? Właśnie. Ile, panie? Milion, 2 miliony? Ile to jest warte? Nie, to jest tani szmelc, ten drugi. Co? 20 dolarów maksymalnie. No dobrej 20 dolarów. Dobrej 20 dolarów. Dobra, dam wam zadanie 15. Za prawdziwy naszyjnik daje się 1000. A za ten drugi... Już nie podjeżdżam. A jakim... Louis, już proszę pokazać certyfikat legitności, żebyśmy wiedzieli, że nas nie opierdzielicie na pieniądze. No, właśnie, ja jestem profesjonalistą, ja nic nie muszę... Nie, ale muszę... ja... Czego ja proszę... Mam ci przynieść papiery. Ale certyfikat niebycia skamerem, bo ja nie wiem, że pan nie skamuje. No oczywiście, mam na pokryciu w swoim łóżku. Jest budynek, no tak, ale możecie powiedzieć, że to nie jest smart. Nie wiecie, co ja tu mam, patrzcie. Jestem ekspertem w tych tematach. Nie chcemy. No ale fajne są, nie mogę ich sprzedać. Może taki to, telefonik? Co dla Katsona dropnąłeś, może będzie zainteresowany. Taki telefonik tutaj? Panie, my chcemy sprzedać, nie kupić. Dobra, sprawdzam. Dobra, Alex, poczekajcie. Skam, myślicie? Widzowie? Daj mi, spojrzyj. Nie, zostaw, ty już się na ten. Panowie wycenią, ja zaraz zadzwonię. Chcę, żebym ja zbankrutował. Widzowie, zadzwonię do Jessie. Dobra, powiem, że zaraz się z nią zobaczę. Siemano, pozdrowisz, pozdrawiam serdecznie. Rzucę jakiś cringe'owy tekst na start. Jessie, odbieraj ten telefon! Nie odbiera, dzięki Big G, daj mu ten fioletowy mieć. No.
O! Halo? Halo, muzyka mi się nie chce włączyć. O, wyłączyła mi się. Cześć, skarbie. Hej. Gdzie jesteś? W sumie to w domu, na ogródku. No dobra, to już możesz wyjeżdżać, bo ja zaraz będę jechał na plażę. O. Chyba, że się nie chcesz widzieć na plaży. A chcę się widzieć. Dobra, musimy o czymś pogadać. Okej. No ale to tak za 20 minut, co? Dobrze. Dobra, do zobaczenia. Ja się zbieram, hej. Dobra, widzowie. Chris ziomek, gdzie jest Chris? Gdzie ty jesteś? No, musimy do woźnego skoczyć, widzowie, to jest bardzo ważne. Tak, już się uczysz, tak. A moim zdaniem to w ogóle... Dogadali się w końcu, czy nie? Spotkania. Ale co, przyjemniej się kurde gada. Dobra, okej. Okay. Ale dogadani, czy nie dogadani? Ogółem to tak, poczekaj, Louis. Dobra, gadaj. No parlez-vous tam do kantorka z powrotem. O Jezus Maria, żegnam państwa. Idź. Kurde. Dobra, słuchajcie. Nie no, mi się wydaje, że on jest legit. Za jeden naszyjnik dam wam $15, bo wydaje się ze szlachetnej metalu. Dalej tak, plastikowy 2,5 dolara najwyżej. Ten drugi jest prawdopodobnie nie do w ogóle... Jest w takim złym stanie, że się go nie da ogarnąć. No wcześniej pan lubił się z coś innego. A ja jeden chcę dać dziewczynie, ten najładniejszy za 15. No to więc... plastikowy panu mogę dać. Nie! Ale to ja nie sprzedaję żadnego. No dobra, dziewczynie, to ten żadnego. Louis! Dobra, nieważne. A ten Rolex? Dobra. Ile jest ten Rolex warty? Chłopie, musimy lecieć, muszę jechać do dziewczyny. Cena roli mi trochę boli, no. Ile? Powiem szczerze, ceniłbym go na 50, ale muszę coś zarobić, więc... Dolarów? 32. Co? Ale to... Tysiące czy co? Ja go biorę. Dolarów. Masakra. To z czego on jest? Louis, nie znasz się, daj mi spój. Ja się nie znam, kurde. 32 dolary? Ja się znam bardzo dobrze. No to ile byś mi dał? Abdul, wracaj na zaplecze, ty jesteś... A ty co tu, kurde? Abdul. Ty idź stąd. No taka stówka jak nie chlepi. No nie no, 90 na pewno. Nie, no to skam jakiś. Jedziemy do Lubi, do Jubilera, ale to... Dobra. Dobra już. 70. Nie no, stuwa, tak jak Hansus powiedział. 65. Jak on się na stówę zgodzi, no to jego sprawa. Targuj się, dawać stówę i tyle. Jeszcze jedno słowo i 28. Spokojnie. Ten jest dogadamy się, spokojnie. No to... Niech będzie ta stówa. No to dobra, 68 i dorzucę tę gitarę. Zarobił, no nieźle, ja nie sprzedaję nic, bo jeden jest warty 2 dolary, jednego daje Jesse. Aluminika, taki zespół metalowy. Francuz, kupujesz? Co? Ja. Kurde. On jest specjalistą, on nie ma. Jak chce, moi drodzy, Kai za stówkę, to ja go nie będę tutaj blokował. 70. Co? To jest wolny kraj. Dobra, damy im 120. Dajcie stówkę, ja czekam na zewnątrz. Dobra, stówa nic. Zenia. Dobra, trzyma. Dogadani, widzowie. Dasz im? Może ich oskamował, ja myślę, że Kai mógł stracić dużo siana. Ale fajny ogór! Witam! Widziałem, że do Lombardu przyszliście. Powiem wam tak. Nie opłaca się nam sprzedawać rzeczy. Kłamią na każdym kroku. Ta? Serio, no, w ogóle nie wiem, się nie opłaca. Nie wiem, czy panu wierzy, że jest pan w takim stanie. Jeszcze, słuchaj, my mamy odtwarzacze, wideo, kasety, walkie-talkie, sroki-ptoki. Ale przywalił, widzowie. No dużo mamy rzeczy. Ej, spokojnie, nie bij go. Damy pieniądze. Dobra, idziemy. Tylko pamiętaj, a części ciała się najlepiej sprzedają, więc szkoda, że z czymś takim. Dobra, idź się już, co? Ja cię zaraz. Jo, fajny pojazd. Zrobię zdjęcie. Dawaj. Inspirowane czymś, nie? Jakimś ogórkiem, coś? Nie, wiesz co? Ja sobie tak jeżdżę przez cały świat, zwiedziłem już tyle... Katarzyna. Bo szukaliśmy skarbów, nie? No. I znalazłem coś fajnego, idealne dla może ciebie. Może on! Dawaj. Może on, widzowie, będzie chciał. Masz. Co ty sądzisz o takim Rolexie? Co ja sądzę? Czekaj, zaraz zobaczę. Naszyjników nie wziąłem, ty! O, ale macie rację, i kontrolera. Widzowie, co ja bym bez was zrobił? Naszyjnik poproszę i kontrolery. Tak by chciałeś pan wychuchać, tak? No Ej, słuchaj, młody, jak ty się Harry nazywałeś, nie? Ta. No, ty myślisz, że ja z salonu wszystkich...
toż sam gdzieś. Nie rozumiesz, ja z salonu nie wyżyję. Ja muszę tutaj, wiesz, zarabiać. Dawaj młodemu te naszyjniki i spadamy. Dawaj mi to. No dobra, już. A chcesz ten plastikowy, nie? Wszystkie chcę, 3 i pad, kontroler. Już daj mu to, no, roli. Widzowie, może mnie zawiedzie tym ogórem, gościu, na tą randkę z Jesse. To będzie zabawna jazda. Chłopaki, może... O, da mi pan? Proszę. No dam ci. Ben, dzięki za donate. Jesteś. Kurde, jedź do jubilera. Pojadę, ale spokojnie, ale ten, widzowie. A ten pad to na pewno chcesz? Nie, ten derby mnie stary. Chcę. Dobrze, że jest Jacob tutaj, widzowie, 3 naszyjniki. Daje pan tego pada, szybko. No już, bo po kieszeni jako szukam, nie mogę tak szybko. No, z nimi gadacie. Musimy do jubilera skoczyć. To znaczy, ja muszę jechać do Jesse. Może wy skoczycie do jubilera. Ty, Louis, a gdzie? Nie, no tu jest dobry przecież ten lomba. Pan mi da tego kontrolera, no! Czekaj, zostawiłem na tym, z tyłu. Ja pierniczę. No czekaj chwilę. Pan to w ogóle konsolę kiedyś widział? Co? No właśnie nie wiem, do czego to jest w ogóle. Ja pierdzielę, ciekawe, co nie robi. Pada nie oddał, no co za gość. Dawaj, pada, ja jadę do Jesse. Spokojnie, chory, zaraz sobie. Lubisz Marka Maruchę, nienawidzę dziada. Ale gdzie jest problem? Co? Gdzie jest problem? W tym, że pan chyba... zioni alkoholem. Adul, kurde, idź na zaplecie. Bo to jest do dezynfekcji tych eksponatów. Jaki Abdul nawalony. Pan to chyba jakiś czerwony się zrobił lekko. No bo on jest z Bliskiego Wschodu, w takiej temperaturze. Ja też, 100%. No, o, dobra, leży chyba już Jacob, już się nie pucuj. Dziękujemy, do widzenia. Zapraszamy ponownie. Miłego, I tu czaszka dziadka leży, pokolorowana. Wszystkiego dobrego. Kacon, może mnie ten ziutek rzuci, chłopie, na plażę, bo muszę jechać. No, ja jedźcie do jubilera. Jedźcie do jubilera i ja wezmę ten najładniejszy. Weź K2, te naszyjniki, może faktycznie są coś warte. Dobra. Dobra. Rzuciłem. Dobra, w kontakcie. Przepraszam. Tak, co jest? No, to masz ten prezent ode mnie. Flipper, dzięki. O kurde, ale ja ty dzięki się pobawię w bagażniku dużym, mam idealnie. Proszę pana, co tam? Na mojej dziewczynie by zrobił wrażenie ten wóz. A? No. Może mnie pan rzucić na plażę? Dawaj, wsiadaj młody, jedziemy. Co to za gość, widzowie? Fajny. Czekajcie. Słuchaj, w tym Lombardzie okropnie skamują. Ostatnio przyszedł taki młodzieniec, chciał sprzedać bransoletki 2. Gościu dał do niego $100, a później sam chciał go sprzedać za $1500, rozumiesz? A. Strasznie skamerzy w tym Lombardzie. Marek, ja tutaj sobie tak siedzę i patrzę, że nowi ludzie wchodzą, mówię, a trzeba ostrzec, ale już za późno było i nie dojechałem. Jak się młody nazywasz? Patrz, jak on jedzie, on nie patrzy na przepisy w ogóle. Ja jestem Harry, a pan? Ja jestem Brian. A, chcesz coś zapalić? Nie, ja takich rzeczy nie robię. Ja w kosza gram, proszę pana. A, sportowiec. Ty, znowu ten skamer pisze. Kurde, dobra, czekaj. Dobrze, jedziemy, bo ja tak średnio widzę. Panie, przede wszystkim to musisz pan patrzeć na czerwone, zielone. O, Jezus Maria, aż mi się w oczach dwoi, sorry. Jak tą Reginą jedziesz za nami? To jest rejestracja. O, zielone, nasza? Jedziemy. Dobra. Ten typ dalej pisze. Słuchaj, dobra, ja sobie prowadzę taki sklepik z takimi nasionkami na plaży właśnie. To w dobrą stronę jedziemy. To jest Ryan 2.0. Patrz, jak on sorry, jedzie. Sorry, przepraszam wszystkich na skrzyżowaniu, przepraszam. Dobra. A pan jeszcze kontaktuje ze światem? Panie Harry, panie, jak ja nie kontaktował, to ja bym pani na tej desce surfingowej, co na dachu mam, po falach śmigał. Ej, fajny gość, co jest? Stany to pan? A, i co tam, młody, u ciebie, jak ci się żyje? Wszystko dobrze? Dziewczynę? O kurczę, no to dobrze. Ja panu zaznaczę, dobra? W tej nawigacji... Dawaj. Jaki przester ma, i ten przester uwielbiam. Tylko wie pan, tam na tej plaży to już nie ma co wierzyć raczej, bo może jakiś mandat wlecieć potężny, nie? Jest on jedzie naokoło, widzowie. Stary.
Nie obejmuje mnie prawo. A ile masz lat? Ile mam lat? 24. No to nie będę ci na pan mówił, bo to tak głupio. A ty masz ile? Ja mam 16. To git, to jesteśmy bardzo blisko wiekowo, można powiedzieć. Dobra. Chociaż kurde, kawał drogi to jest. Jakby pan tak. Dawaj, jedziemy dalej. Może nie tutaj, może tak w lewo, tak jak nawigacja prowadzi, co? Dobra, damy radę. Po ścieżce rowerowej, bo jedziemy dużym rowerem. O, przepraszam pana. Dobrze. Co za gość, widzę. Jedziemy. Na pewno nie chcesz nic sobie. Co? Zakupić. No nie. Kurde, słabo. Pan... Znaki strach. Chłop jest tak zrobiony. Ja pierniczę. A pan mi da numer jeszcze? A damy ci numer, nie ma problemu, jasne, damy, jedziemy, uwaga, patrz ja teraz. Widzę, chyba faza wchodzi coraz bardziej, proszę pana. O kurde, mówię ty po czasie, stary, po czasie, wiesz o co chodzi? Aha. Po czasie. O, to jest ona. Ona? Tak. Mogę się pan... przywitać? Przywitaj tak, się. Tak, tylko się siary nie narobić, proszę. Witam piękną kobietę, witam serdecznie, celuję rączki, aż po sam pasek, witam serdecznie. Dzień dobry. Przywiozłem takiego młodzieńca, Harry, to mój ziomek z dawnych lat jest. Dobra, dam ci numer, Harry, ja się zawijam, bo się źle czuję. Spoczko, jak cię mam zapisać? Zapisz mnie Brian Zielone. Jak palion widzowie. Dobra, dyktuj. Ale zajebisty ty. Czekaj, Jesse, wiesz, to nowy kontakt. Okej. Czyli dobra. 1, 7, 3, 5, 0, 1, 9, 7. Cholera. Se skasowałem. Dobra, podaję jeszcze raz. Chociaż czekaj. Zielone, dam trawę. O! Czekaj. Bo to chyba zatrybiło teraz. Zlagował mi się telefon, widzowie. Gra mi się cała zlagowała. O, dobra. Ja pierdzielę, sorry za nieogar. Kontakt. O jest, Brian Zielone. O, elegancki. Super. No dzięki, no, cześć. Cześć. Ja pierniczę, przepraszam widzowie, musiałem zresetować komputer. Tragedia. Ale już powinno być wszystko w porządku. Nie wiem, muszę zrobić formata chyba, bo momentami jest po prostu... Przepraszam widzowie, musiałem zresetować komputer. Rozpiernicz jest momentami, nie? Może ci łapkę dla zasięgu zostawić, żebyśmy wrócili do tych 45 tysięcy osób, które były. Bo to była naprawdę ogromna liczba, już wchodzę sobie na gierkę. Możecie teraz ten czas poświęcić na to, żeby moi drodzy państwo wbić na Instagrama i wziąć udział w konkursie. Możecie zaraz zobaczyć, co to za konkurs konkretnie. 22 tysiące, wracamy, sorry, Brian nam wysadził komputer, nie? Brian dał takie show, że wysadził komputer, fajny gość. Dyski to śmiechłem trochę z niego. Do Clinton muszę jeszcze skoczyć, zapomniałem, ale kurde, gdzie jest Chris? Z tyle dzisiaj rzeczy jeszcze do zrobienia na tym streamie, więc warto widzowie zostać. Warto zostać, bo to się będzie działo dalej. Ja już sobie wchodzę na serwerek. No, więc wyłącz ankietę, dobra, wyłączam. Czekajcie, rozpocznij ankietę. Damy teraz kolejną ankietę. Powiedzieć Jesse o klubie w Nevadzie.
wiecie, jak podstawą szczerego i takiego trwałego związku, no to nie... No jest troszkę, moi drodzy, może nie troszkę, no jest po prostu zaufanie i taka szczerość. Pytanie, czy mam powiedzieć Jessie o tym, gdzie Harry się znalazł? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, widzowie. Wszystko to musicie dać mi znać. Czy muza jest okej? Okay? Jest okej, chyba, nie? Katarzyna Harmoza, dziękuję za donate. Ja mam wrażenie, że przez te donaty też troszeczkę mi wywala, aczkolwiek bardzo dziękuję i doceniam, ale coś czuję, że to może być przez to. Dobra. Już jestem na serwerze, widzowie. Sekunda, się ubieram tylko. Dobra. Jestem. Pytanie, gdzie jest... Gdzie jest moja partnerka? Nie ma jej na serwerze chyba. Jesteś? Dobra. Halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Fajny gościu był, co? No taki pokręcony. No trochę pokręcony, no świrek. Tak stwierdziłem, że ci się spodoba samochód i mówię, dobra, niech mnie tu przywiezie, a nie sądziłem, że wjedzie na plażę aż, nie? Co za wariat. Okay. Co tam, Jessie? Dawno się nie widzieliśmy. No, trochę minęło. Wiesz, że miałem przypał straszny. Jaki przypał? No tak jak mówiłem, no... Policja mnie przesłuchiwała w sprawie woźnego. Ty wiesz w ogóle, jak to wyszło, czy nie wiesz? Nie słyszałam nic, co się stało z tym woźnym. To chodź, przejdziemy się i ci powiem. Generalnie woźny wypadł na tamie, bo wziął mnie, Matiego i Chrisa ze sobą i wyobraź sobie, że spadł. I potem nas policja przesłuchiwała, przypały były generalnie. No i dramat, no. I była jeszcze jedna rzecz, o której ci muszę powiedzieć. Na tej wycieczce. Czemu mi o tym wcześniej nie powiedziałeś? No bo nie było okazji. A jest jeszcze jedna rzecz, słuchaj. Powiedz, no. Że widzowie. Tam w tym miasteczku w Nevadzie trafiliśmy z Matiem do takiego klubu. Jakiego klubu? Klubu ze tańcami. Tańcami? Różnych kobiet. Gdzie ty byłeś? No tam, gdzie znasz Vanille Unicorn u nas. No to... Czy ty byłeś w jakiejś Vanilli? Tak, ale tylko na chwilę i to Chris też chciał i... No ale chcę, żebyś wiedziała, bo równie dobrze mogłem ci tego nie mówić. Chcę, żeby jakby były między nami szczere stosunki, tak? No dobra, ale po co? No tak, no po prostu poszliśmy dla beki, nas wywalili, stamtąd w ogóle przypał był, no wiesz jak jest. No dobra. No ale co dobra? Nie wiem. Jesteś zła? No jak byliście tam na chwilę. Nie, pozdrawiam nie, mamę nie, Lili. Nie jestem zła. Pozdro. I dla ciebie również. Nie jesteś zła? Nie, nie mogę być dla ciebie też zła, wiesz. Sorry, ale no nic tam złego nie zrobiłem, nie? Po prostu wiesz. No. Tak było. Rozumiem. Mm. No ale to z takich przypałowych rzeczy to tyle, no generalnie odsunęli mnie od drużyny. Jest lipa. Wyrzuciliście z drużyny? Odsunęli od drużyny. Ona ma na silnik zdjora, widzowie, co? Nie mam pojazdu. Czemu? Co się stało? No też przez to wszystko, no dyrektor mnie odsunął po tej całej akcji z tym woźnym, ale jest światełko w tunelu, wiesz jakie? Okay. Woźny przeżył. I z Chrisem tam chcemy dzisiaj jechać do niego. To czyli dobrze, że żyje. Nie wiedziałem, że w ogóle no masz dobrze, jakiś przypał przez to? No będę miał, no policja mnie przesłuchiwała, przecież to mówiłem przed chwilą. Widzowie, ona jakby dobra, nie kuma. O Boże, nie wiem co ty myślisz. Spokojnie, no... Nie, jeszcze nie jestem kryminalistą, ale jak będę to ci powiem, coś dam znać na pewno. Pamiętaj o powiedzeniu buziaczki, powiem, tak. Słuchaj, ale żeby tak rozluźnić atmosferę, to mam dwie propozycje. Mam jedną rzecz. Może ci się spodoba, może nie, patrz. Kurde. Wiem, że masz Diora, więc nie ma podjazdu, ale no. Czy kupiłeś mi naszyjnik? Znalazłem tam, gdzie żule kuźwa śpią, ale tego nie powiem. Kurde, no, można tak powiedzieć. Podoba ci się? No ładny jest. Może go, o.
ładnie wygląda w nim. Wow! Nie no, ładnie wygląda. Taki trochę jest przybrudzony, ale to dlatego, że mi upadł, wiesz? Okej. Co wyjdzie z tego domu? Proszę? A podoba ci się? No podoba mi się, ładnie. No to się cieszę bardzo. Wiesz, może nie kosztował tyle co Dior, ale... Nie, dla mnie nieważne jakoś. By ładny był. Liczy się gest, no nie? No, dziękuję. Nie ma sprawy. Tak będziemy stać? No, nie wiem. To chodźmy. Słuchaj, nasza relacja musi iść o krok dalej. Okej. Tak jak inne pary, rozumiesz, o co mi chodzi? Okej, chyba rozumiem. Ale to ja nie zainicjuję tego. Bo to by było zbyt natrętne, więc wiesz, o co mi chodzi. No, dobra. Czemu mi się włączył bangier jakiś ze Spotty? Ona powiedziała, no dobra. Po czole ją całuję, co jest? Dobra, macie kiddy. To dla was, kiddy. Wow, fajnie. No. Ale cringe! Super. No i widzisz, no. Pierwsze koty za płoty. Fajnie, fajnie w sumie. Świetnie jesteś. Dzięki. Ty też jesteś całkiem w porządku. Dziękuję. Słuchaj, okay. Mam plan na ten dzień tutaj, nie? Zgadnij jaki. Nie wiem. Nie jestem sobie... Kurde, no, to jest chyba to, co tygrysy lubią najbardziej, co? No to... Świetnie to robisz, Harry, no. Widzowie mnie też... No to co? No to chcesz popróbować? Może ty popróbujesz pierwsze. Okej. Okay. Dobra, damy widzowie. Proszę bardzo. Ja sobie włączę muzykę. Ja zaraz przyjdę, muszę zebrać myśli, bo emocjonująco. No, dobra. Dobra, widzowie. Ja nie lubię, bo się zastanawiacie, dlaczego to tak wygląda. Ciężko jest, widzowie, odgrywać takie rzeczy, przynajmniej dla mnie, będąc jakby w bardzo zaawansowanym związku. I ja specjalnie robię to tak troszeczkę, wiecie, w taki cringe'owy sposób, no bo to tak ma wyglądać. Przynajmniej ja bym się źle czuł, jakby to wyglądało zbyt realistycznie. Kumacie mnie, nie? Żebyście sobie zrozumieli, żebyście zrozumieli, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej, dobrze? Widzowie, żeby była jasność. To jest dla mnie tylko gra, nie chcę tych wątków bardzo mieszać jakoś z fabułą, bo po prostu nie podoba mi się to, nie? I tyle, takie jest moje zdanie na ten temat. Dzięki Przemo za donate, więc mam nadzieję, że kminicie tą lekką satyrę w momencie, w którym dzieją się takie rzeczy, bo po prostu nie mam ochoty robić tego realistycznie. Ok? Żebyśmy się rozumieli. Więc te momenty pewnie takie będą w przyszłości, bo... No... Wiadomo, nie? No, więc... proszę to traktować jako jako taki dodatek do tego, co się dzieje w perzecie, bo fajnie jest być w takiej relacji w perzecie i dla całej fabuły, ale mimo wszystko musicie pewien dystans zachować i znać i skminić, dlaczego ja mam taki dystans, ok? To tyle. Gramy dalej. Nie, no czemu Uzi Vert leci? Będę miał copyright strike'a, no. Ja pierdzielę. Sorry, YouTube Administration. Nie wiem, czemu to się wydarzyło. No i dobrze robisz, dzięki Big G. Czy ona coś znalazła? Masz coś? Znalazłam naszyjnik. Naszyjnik? No, jakiś plastikowy. Taki... Aha, to na pewno nie taki fajny, jak ty dostałaś, nie? No nie, ale jakiś taki... Taki... Nie, nijaki. Moja siostra, widzowie? Korale plastikowe. Ściszę muzykę, no trochę jest za głośno, to prawda. Jakaś taka gówniana ta muzyka. Chciałbym taką sneaky bardziej. O. Popróbować? Teraz co? No to? dawaj, okay, no. Okay. Czekaj. Dobra, widzowie, spokojnie. Czy Chris? Dobra, ja to znajdę zaraz jakieś zarąbiste rzeczy. To była siostra? Czy widziałaś, to była Mia? Z jakimś typem? Nie wiem. Sprawdzę telefon już za moment, widzowie, spokojnie. Okej.
Jak tam w ogóle? Dzisiaj byłeś w szkole, nie? No. Przypał, że mnie nie było, czy nie? Nie, nic, nie było. Tylko cię na obecności pytali, czy jesteś dalej. Mhm. W drugą stronę, wiesz, bo tu pika. Okej, okay, okej. Okay. Dzięki Xeno za donate. Nie było żadnych problemów. No to dobrze. A ja mam dosyć tej szkoły, naprawdę. Wiesz, jaki będę miał przypał u rodziców? Tragedia. Nie chcę wiedzieć. No, nie wiem, czy się w ogóle będziemy mogli spotykać. Dramat. Nie wiem, może... Może nie będzie tak źle. Nie, no ja trzeba myślę, przecież optymistycznie. Wiesz co, zrobiłem, na policji byłem, przypał, mogę mieć jakąś rozprawę sądową, więc będzie przypał i to duży. Dzięki Hubert za donate. A. Gadacie, że typ znowu stał? No nie mówcie. Epikało szybko. Czekaj. I... Czekaj... Teraz słabo. Twoja siostra nie siedzi? Na krześle? No właśnie mówiłem ci, że to ona raczej. Nie. Kurde, nie mogę znaleźć. Może tu? Kurde, widzowie, dramat. Pikało, no muszę się skupić. Kurde, ty znalazłaś coś? Znalazłaś nasz silnik, mówisz, no tak? Tak. O, dobra, czekaj, tu pika szybciej. Okej. O! Czekaj, tutaj. Jest tu! A, co tu jest? Boże, proszę, żeby tylko nie było tego, co znalazł Kai, bo mnie szlak trafi, jak jej będę musiał powiedzieć. Dzieci do spania. Nie, no dziś się bawimy, widzowie. Dzisiaj siedzimy długo wszyscy. Nie, no ten naszyjnik jest zbugowany jakiś, widzowie. Znowu naszyjnik. Ty tam coś? Nic. Jakieś gówno metalowe. A, okej. Okay. Dobra, nie mogę jej powiedzieć, że znalazłem naszyjnik, bo połączy fakty, widzowie. Ej, ten naszyjnik jest jakoś turbo zbugowany. Tutaj kolejna rzecz. Kurde, jak blisko. Gdzie jest znowu czarne auto? Gdzie jest znowu czarne auto? Gdzie, widzowie? Gdzie wy to widzicie? Klejnot. Ty, patrz na to. Co? Klejnot. Klejnot? Patrz, zobacz sobie. O kurde, co to jest? Ej. No co to jest klejnot? Nie jestem no, znawcą, pytanie. Ale... Wygląda dobrze, nie? No, wygląda drogo. Może komuś, nie wiem, no ale jak na plaży? Co tu się mogło wydarzyć? Dobra, trzymaj go na razie, zaraz jeszcze coś może uda się ogarnąć. Widzowie, klejnot, no gdzie ja to mam sprzedać? U jubilera chyba wszystko muszę jechać sprzedać. Przesuń kamerkę, czemu? Jak tu nie ma nic w rogu. Gdzie jest? Przy kiblu? Czekajcie, jak mi coś wysłał, to mnie szlak trafił. Harry, nie wiedziałem, że może masz dziewczynę. Miałem ci dać znać, zbierze. Jak woźny będzie się lepiej czuć. Live i właśnie moi ludzie dzwoni, że jest z nim lepiej. Live i Vadera. Poczekaj chwilkę. Okej. Co mówisz jeszcze raz? Czy byśmy sobie może nie zrobili razem zdjęcia? Na Life Invader? Dawaj. No, okej. Okay. Może przy tym statku? Dobra. Czekajcie. Niezła niunia, szkoda, że w kosza nie jesteś tak dobry jak w podrywaniu dziewczyn. Co jest? To jest trochę przerażające, widzowie. Później możesz, jak robimy zdjęcie, to możesz napisać na wiadomości, na SMS-y. Myślisz? A nie chcesz ty zrobić? Ty lepiej zrobisz, to masz, wiesz... Lepsze oko. Lepsze oko? Ja nie wiem, czy mam lepsze, niż lepszy aparat. Wiesz co, czuję się jakoś tak nieswojo, Jessie. Nie dlatego, że jesteśmy tu razem, ale... Dostaję takie dziwne SMS-y ostatnio. Bardzo dziwne. Czemu? Nie wiem. Jakby mam wrażenie, jakby ktoś mnie, nie wiem, śledził. Ach. Choć to trochę... Poczekaj chwilę. Okej. To jest ten typ? Hej! Hej ty! Do ciebie mówię, halo! Jakiś turysta. Nie, to nie on, widzowie. NPC-t. Kurde. No jestem obsrany lekko. Poczekajcie. Ile jest osób na live? Dajcie mi znaka. Gdzie ty jesteś? Jakieś dziwne akcje. Do Clinton muszę skoczyć jeszcze. Ja pierniczę, tyle rzeczy się dzieje. 38k? Wow, zarąbiście. Dziękuję wam, widzowie. Pięknie. Dobra, chodźmy sobie zrobić tą fotę. Myślałem, że ten gość tam jest. Znaczy, nieważne, skizuje się niepotrzebnie, wiesz? Nie wiem, spokojnie. Nie wiem, co mam ci jakoś doradzić? Pomóc ci w czymś?
No nie, no tylko ci chciałem się wygadać, że się trochę źle czuję z tym, że ktoś jakby mi pisze SMS-y. Nie, zawsze możesz do mnie przyjść, ja cię mogę, ja cię zawsze wesprzę. Ale że na noc? Nie, no po prostu mogę cię wspierać. Psychicznie. A, no tak, no dobra, no to tak zrobimy. Ja cię podnosi na duchu. Jak to się mówi. No bardzo dobrze, tak się w związkach robi. To co robisz, tę fotę? Okej. Tam chodzi ta Mija, nie? Mogłem to, co znaleźć, ten... Ja pierdzielę, wy jesteście głupi niektórzy, naprawdę. Piszecie takie głupoty. O. Siemanko, dzięki, Juziks. Dobrze stoję? Dobrze. Nora. Cheese. Ser! Jest? Dobra, widzowie, muszę się z tej randki ulotnić jak najszybciej. Zrobiłaś? Tak, zrobiłam. No i pięknie, to się nazywa. Pierwsza wspólna fota w sumie, taka publiczna. No, byliśmy. Fajnie, możesz dodać na Live Invadera. Okej. Słuchaj, czym przyjechałaś? Fadio. O, mam prośbę. Dobra. Podrzuciłabyś mnie pod Clinton? No, nie ma sprawy. Chyba, że chcesz coś jeszcze robić. Nie wiem, no. W sumie moglibyśmy do tego jubilera podskoczyć. To dawaj, podjedziemy, Fadzio, do Clinton, a potem do jubilera. Dobra. Może ten klejnot sprzedamy, nie? Wiem, że ma klejnot, spokojnie. Możesz mi dać ten klejnot? Okej, dam ci. To mogło brzmieć, widzowie, wiecie, tak nieufnie, nie? Proszę. Dziękuję ci bardzo. Małgorzata, bo? What the heck? Dobra, gdzie ten Fadzio stoisz? Ścigamy się. Kto wygrywa, ten stawia kolację następnym razem. A ty, czym ty przyjechałeś? No ja z tym ziomkiem, chyba że po niego zadzwonić. Możemy jechać tym jego kolorowym busem, jak chcesz. No, mam też Fadzio, musiałabym go odstawić, więc aha, trochę problem. To słuchaj, ty jedź Fadzio może, a ja pojadę z tym Brianem, co? No dobra. Może tak być, czy będziesz zła? Nie no, jak masz jakieś ważne rzeczy, to ma sprawę. Nie mam w sumie ważnych rzeczy z nim. Dobra, wiesz co, pojadę z tobą. Okej. Okay. Dobra, to by było zbyt chamskie, widzowie, jakbym z Brianem pojechał, nowo poznanym. O kurde! Co się stało? Nic! Kto pierwszy? A, dobra. Jakiś rowerzysta tu, widzowie, jest. Dwayne Hilton cię śledzi, czarny Mercedes C55, rocznik 2004. Jak Dwayne? Kto to był? Nie wiem. Coś to ci chyba powiedział. Nawet nie słyszałem. Dawaj! Gdzie to stoi! Kurde! No nie! Wyprzedzi mnie, widzowie. O! Dobra, mam to. No jest! No skakuj. Mogę je prowadzić? No dobra, tylko załóż kask. Dobra, ty też. Dobra, będziemy jechać. Dobra, jedziemy, widzowie. No dałem już, to se przewin live'a. Czekaj, widzu, to nie drogi. Ten twój kolega? Ta, chyba on. Dobra, daj mi mu spokój. Ej, zarąbisty jest ten Brian. Muszę Chrisa z nim skumać, nie? Bez kitu. Ankietę usuń, zaraz usunę, spokojnie, na razie jedziemy, widzowie. Buźwa, kto to tak przeciął? Możecie wy tam jeszcze w tej ankiecie... Nie. Dobra, wiesz co? Zrobimy tak, zamienimy się. Zamienimy się, okej. Bo ja muszę jedną rzecz na telefonie zrobić, wiesz? Dawaj. Dobrze. Do Clintona. Dobra. Zaczynam na moim chipie. Niech se zaznaczy. Ja sobie sprawdzę, ile z osób, bo właśnie tego nie miałem. 40 koła, pięknie, odbudowaliśmy. Bardzo wam dziękuję, widzowie, jesteście przemocarni. Axel? Kto to Axel? Nie wiem nawet, kto to Axel, przepraszam was. Łapeczkę w górę możecie zostawić, jak jesteście tu nowi. A ja tak, tutaj już to mam i teraz mogę sobie tutaj zobaczyć. Chris ziomek, czemu on nie odbiera ode mnie? Chris ziomek. Nie da się do niego zadzwonić, co jest? Zdjęcie. Pan policjant. A, to on był. A, to pan, przepraszam. Zakochany jestem, napiszę.
To był ten pan policjant, ten miły. Biała bluza, co biała bluza? To był pan policjant na rowerze, czyli Axel. Brian, zielone, dzwoniłeś ziomalku, do mnie napisał. Tak, ale nieważne. Już. Co tam? Co jest? Co mówisz? Możesz powtórzyć? Zgłaszam sprawę na policję. No nic, że chyba zgłoszę sprawę na policję z tym numerem. Ale ktoś cię prześladuje? No, to za dużo powiedziane. Po prostu wysyła zdjęcia jakieś, nie wiem. Jest to niepokojące bardzo. No. Ty, a nie weszło takie prawo, że skutery mogą jeździć po chodnikach? Nie wiem. A jak weszło, to... Dobra, jednak nie ryzykuj, jedź normalnie. Dobra, ale... Widzowie, muszę zadzwonić do Chrisa Ziomala, no. Czemu Chris Ziomek nie odbiera ode mnie? Bo musimy do tego woźnego iść. Trochę na tych światach będzie trzeba czekać. Dwayne, co Dwayne, widzowie? To jest Dwayne? What? Pan policjant? Bo nie... Kminie bazy. Harry, nie wiedziałem, że masz dziewczynę. Miałem ci... Miłego dnia, Harry. What the heck, widzowie? Ryjecie mi beret. A, czarnym autem. No dobra, dobra. Guzik pierwsza klasa plus FK. Guzik pierwsza klasa plus FK ma do ciebie sprawę. Do mnie? Znowu ten mechanik chyba sobie pomylił numery. Ja pierniczę. Czarne auto, Dwayne. Skurwa. Widzowie, nie mam aż tak podzielnej uwagi, wiecie o co chodzi. Zaraz. Dobrze, ty jesteś bardzo przykładnym obywatelem, dlatego. Przykładna jestem. Brawo. No. Ale do twarzy ci z tym naszyjnikiem. Dzięki. Ale jest słodze, widzowie. Gdzie go w ogóle kupiłeś? Obok tego, wiesz co? Obok... Właśnie tej niefortunnej Valini Unicorn jest sklep jubilerski. A, w jubilerze kupiłeś mi naszyjnik? No. Ty to jesteś. Kaluch mówiący, że szczerość w związku to podstawa, Kaluch chwilę później kłamie na temat naszyjnika. Ty to jesteś, kochany. O, widzicie? Opyla się, opyla się. Wyłącz ankietę, już wyłączam. Już wyłączam, bo przecież normalnie się nie da. Dwayne mówi Franklinowi w ostatnim odcinku, że opiekuje się dzieckiem, ale czy on wymaga opieki, ten człowiek? Samowystarczalny kit, dziecior. Tylko tu jedź prosto, nie? Co, o, co jest? Co jest? Co to było? What the heck? O kurde. Uważaj. Kurde. Jak oni jeżdżą? Nie, jedź prosto, bo to przecież ci źle prowadzi ten GPS. Aha, o kurde. Jesse, dawaj. Dobra. Ale Jesse nie ogarnia coś. Ty. Co tu się dzieje? Zamotało mnie trochę. Dawaj, prosto. Na moje ryzyko. Tnij. Dobra, widzowie. Jedziemy. Gdzie ten Clinton? Tnij! Tnąć mam! Ta! Ejejej! Tylko nie podnoś tego motoru! Ale to sam daje! Dawaj w prawo tu! Dobra. Dobra, widzowie, muszę poprowadzić, no. Ło! Uważaj, młoda. Nie bój się! No, trochę się cykam. Dobra, tutaj to już przypał na czerwonym, no ale dobra. Dobra! Tu można w prawo. Dobra, widzowie. Na spokojnie. Zobaczymy co w tym Clintonie. Idziemy do woźnego. Chcecie, żebym poszedł do woźnego? Tylko musi być Chris. Nie wiem czy jest Chris. Sprawdzę na serwerze czy jest Chris. Olimp. Jest Olimp? Nie ma Olimpa, widzowie. Bardzo źle. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. O Jezu. Wo. O kurde. To są chyba te typy. No właśnie, jakieś tacy szemranie. Nie wiem, czy iść tu, czy nie. Dobra, poczekaj tu. No dobra. Okej. Nie wiem, gdzie oni są, widzowie. To jest Dwayne. Powiem tak. Chcę się w jakiś bagno wpakować, nie? Oj, gdzie są? Gdzie jest pani Ewa albo ten mechanik Johnny? Gdzie oni wszyscy są?
Okej. Okay. Szybko, szybko to bierz. Nie mamy czasu. Cześć, Harry! Możemy czymś pomóc? Bierz tą kasę i szybko idziemy. Co? Dawaj, żyj. Spoko ten... Co wy robicie? Też tu pracuję. On tu pracuje? Rzadko mnie... Znaczy nie pracuje. Ja cię nie znam, gościu. Nie pamiętam przynajmniej, żebym cię znał. No co jest grane tu? Zadzwoń do Ewy sobie i się ten... Użeraj. To jest napad jakiś, czy co? Zaraz może być. Nie, napad. Co to w ogóle jest? Weźcie go. Nie wiem, widzę go tu trzeci raz. Gdzie są w ogóle ludzie z Clinton? Co tu się odpierdziela? W żółtym tym. W żółtym chyba oddziale są. Tego dzieciaka stąd. Dobra, Antosia, dobra, tam znajdziesz. Dawaj szybko. Jay, szybko. Już, chodź. What the heck? Czy oni rabują, czy co oni robią? Poczekaj tu chwilę. Dobra. Ej! Siema, Harry. Wam rabują chyba salon tam! Co, jak to? Cia! Co, gdzie? Panie Ewo, no kurde, wyciągali pieniądze! Wyciągali pieniądze. No tak! Halo! Cześć Ewa! Cześć Ewa! Co tu się dzieje? Cześć! Co? Nie, co, zostawiliśmy coś dla ciebie i słuchaj, jesteśmy... What the heck? Mogę cię na chwilę na bok wziąć? Jasne. What the heck? Co tu się odpala, widzowie? Harry, co to auto do naprawy, szefie? No co się wyprawia? No ja nie mam pojęcia, co się dzieje. No wchodzę tam, a tam grzebią w kasie. Idę sprawdzić kasę. Szefie, to auto do naprawy jest, czy jak? Bo pan mnie wzywał, tak? Pan tak, żony? Tak. Chodź za mną. 60, ludzie, przestańcie. Boże święty. No i jestem, no i git. I to auto jest do naprawy? Tak. Prawilniaki się odezwały, go daj na czacie. No, tutaj gruzika masz. No dobra, dobra, ty, ale... Wow, fajny. Ile taki? Tylko, że tam wie pan, no ja nie wiem, czy ta sprawa się rozwiązała z tym... Rozwiązała się? No tak, wszystko jest tego rozwiązane, ugadane. O Jezus, przepraszam, ja zareagowałem instynktownie. Normalnie bym na policję dzwonił. Dobra, a wracając, to ten gruz na sprzedaż, tak? Tak, no. Ile? Tak, na oko. Jak no. Dla ciebie, to za 1000. 1000. Kurde, nie mam tyle. Chyba, że tego, że jakoś na raty, pół na pół czy coś. No. No ja z panią Ewą, byś dał, czy coś. Z panią Ewą może jeszcze porozmawiam na ten temat. No co? Dobra, to ona zaraz powinna być. A to pali w ogóle? Działa to? No pali, no działa. Pali na dotyk. Widzowie, co wy myślicie? Otwarte. O takim gruzie za tysiaka. Jako pierwszy samochód, czy złom? Złom fest, czy nie? No nie mam prawka, wiem, ale mogę mieć samochód już. No powiem tak, no. Do zrobienia, abyście go malowali ewentualnie? Dobra, nie ma sprawy. No ta, no tylko, że no kurde, nie wiem, czy mi stać. Mogę se wsiąść? Tak. Ta, no wsiadaj, otwarty jest. Widzowie, to jest pierwszy samochód, no. Ojciec mi nie dołoży przecież po tym przypale. Muszę se sam na niego zarobić. No taki powiem wam całkiem, no. Grat, no niby grat, no ale... Wiecie, jaki był mój pierwszy samochód? Ford Focus, stary, taki z 2002 roku. Jeździł. Nauczyłem się jeździć przynajmniej. A ile go możecie tak przytrzymać tu? No i ile tego? Ile będzie potrzebował czasu, to on może tu stać. Nikt go nie wykupił, ukryjemy go za ciebie. Dzięki. To jeszcze z panią Ewą pogadam, dobra? No dobra, dobra, ona zaraz powinna być, bo tam... Ja tylko powiem dziewczynie, żeby się nie martwiła. Ankietę zrobimy, co? Widzowie, brać złoma? Nie? Znaczy dziś go i tak nie kupię, nie? Bo to nawet nie ma o czym gadać. Pytanie, czy na przyszłość? Czy na przyszłość się nada, czy też nie? Jesse tu stoi, widzowie. I co? Przepraszam cię bardzo, że to tak długo trwa. No właśnie. A śpieszysz się gdzieś? Nie, ale niebezpiecznie, strasznie. Dobra, wiesz co? Porozmawiam tylko z panią tutaj szefową i zaraz pojedziemy, okej? Okej. Co nowe? Gości powiadomić, żeby oni jak najdalej się trzymali z tego miejsca. Czekaj, co to za auto? To nie jestem, Jay? Jesse? Cześć. FK, idź do środka, FK, idź do środka! Mamy ją, bierz ją!
Co jest? Co jest? Co jest? Co się dzieje? Kurde, czemu oni się tam biją? The fuck? Co to było? Co za zadima, co? Nie wiem! Ja pierdziele, dobra, spadamy stąd. Już walić tego gruza, ty ktoś wyciągnął klamkę tam. Ja mam pomóc, 16-letni gościu! Ma jeszcze dziewczynę przy sobie, co wy ludzie gadacie? Mówiłem, weź broń, nie będę gangsterem! Dobra, jadę. Gdzie teraz jedziemy? No nie wiem, no cholera, no widziałeś, jadą oni! Wiesz co, nie jest bezpiecznie chyba w tym mieście zbytnio. No właśnie. Zobacz, co tu się odwala? Dzwonić po glinie? Nie będę dzwonił, nie będę. No nie mam pojęcia, poczekaj. Tak, zapisz sobie numer. Lonely Hill, to ten policjant. Dobra, klimatyczna miejscówka, nieprawdaż? Co on mi za GPS-a dał? What the heck? Ten creep do mnie pisze też. Ja pierdzielę, za dużo się dzieje, widzowie. Policja idzie. Patrzcie, co napisał Brian, ale to jest debil. Czy czemu oni ich zabili? Słyszysz? Nie wiem, czy zabili, no. Wiesz co, to nie jest nasz interes. Trzeba się stąd ulotnić, bo jest tu niebezpiecznie. Dobra. Brian szef, widzowie. Jedziesz? Bierz klamy. Wiem. Dobra, nie wnikam, weźmy stąd. Musimy skoczyć do jubilera. Dobra. Mam to w dupie, widzowie, że jadę nie przepisał. Kurde. Jaka baba. Ja pierniczę. Dobra, tu się muszę zatrzymać. To co, sprzedajemy to i trzeba spróbować wejść do szpitala w jakikolwiek sposób. Tylko jak ja mam wejść do szpitala? Kurde, Chrisa nie ma, no. Mnie wkurza to, że nie ma Chrisa. Tak off-topowo, widzowie, Olimp miał być na live'ie. Ale go nie ma, już dostanie ode mnie zrąbkę na Messengerze. Dobra, napisałem mu. Widzowie, zaraz powinien być. Czy to jedzie znowu jakiś kolejny typ? No nie, no, ja mam dosyć naprawdę. Jakichś przypołowych akcji. Jedziemy chodnikiem. Jakiego masz iPhone? 14, mój drogi. Po chodniku jadę. Musicie mi wybaczyć, bo to za długo by trwało wszystko. Ale tutaj już będę grzeczny. Gdzie jest ten jubiler? Tam jest jubiler. Kojarzysz, gdzie tu jest jakiś jubiler? No jesteśmy na Beverly Hills. Right? O, przepraszam pana. Nie tutaj coś? Kojarzę z reklam, ale tu będzie drogo pewnie. No. Ciekawe, czy oni w ogóle to kupują, czy nie, nie? Takie rzeczy. Poszukajmy. Chodź. Klątwa Briana? Jaka klątwa Briana, widzowie? O, no, tak tutaj jest. Ten samochód już gdzieś widziałem. Co jest, widzowie? Tyksio, dzięki za donate. Dzień dobry. No to dobra. Tak jak się umawialiśmy, nie? No dobrze, dobra, no dobrze, dobrze. No to cześć, do później. No, cześć. No, miły się robi interesy. No. No to heck? Zobaczysz? Wiesz co, tutaj chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie, bo... Tak? Wyglądacie na... Tata? Przepraszam? Tata? Tato? To ktoś podobny, widzowie. Kto to? Ale faza, myślałem, że to mój ojciec, ktoś podobny. Okej. Proszę pana, mam coś takiego, już panu pokazuję. Mhm. Daję tutaj przetladę. Proszę sprawdzić. I mam też coś takiego. $2 mi wycenili, widzowie, ten naszyjnik tam. Zobaczymy, ile nam tu wycenią. Aha. No i co pan myśli? No, za ten klejnot. Ten konwój dalej jest.
Za co, co? Ten, za ten klejnocik, tak? Ten... Tak. Tutaj muszę sprawdzić, ale... Z tego, co mi się wydaje, chyba nie wróci jeszcze. Stówka. Bo to chyba... Jak patrzę, a jestem w miarę ekspert, nie wychwalając się oczywiście, no to taki... Sprzedawać to widzowie, czy dziwny nie? Trochę ten klejnot, ale są też takie typy. No mi dobra, wchodzą. Ale to skoro klejnot, to co pan mówi stówkę? 100 tysięcy, czy co? Nie, 100 dolarów. Nie, no proszę pana, to ja sprzedam to gdzie indziej w takim razie. No bo był tutaj taki... A dobra. Ja znam tego pana, proszę już nie ukrywać. Wiem, że pana próbuje jakoś przekabacić, tak? Mam to zgłosić gdzieś do jakichś organów? No próbował mnie, no przyznam się, dobra. Jak już widziałeś. Będę wszystkich zgłaszał. Tak naprawdę to ten klejnot chodzi po 1100. Słyszysz ty to? To fortuna! Nie wiem, skąd wy go wzięliście. A ten naszyjnik, proszę pana, jest coś warty, czy nie? Sprawdzę. What the heck, ale kurde siano. Nie, ten akurat jakaś podróbka, bo widzę, że... To jest jakieś pozmieniane literki, kolejność. Ale ten klejnot to... nie miałem mówić. Sprzedawać, widzowie? No cóż, trudno. Sprzedawać? Proszę mi, dajcie znać. No cóż, trudno. No to fajnie ludzi robicie w konia, naprawdę. Niezły biznes się kręci, niezły biznes, proszę pana. Dobra, nie będę wnikał. Bierzemy, sprzedajemy to? To jest wspólne znalezisko, możemy się podzielić. No, 100 dolarów to fortuna. A ile pan powiedział? 1000-1500? Dobrze usłyszałem? No, tak od 900 do 1000. No, musiałbym dokładnie zobaczyć, jaki model jeszcze, nie? To proszę zobaczyć, jaki model w takim razie. Nam się nie śpieszy. Co to za muza, ja pierniczę. Zmieniam to. Niech sprawdza, widzowie. Sprzedajemy, kurde! Wreszcie jakiś profit konkretny. Muszę tego woźnego odwiedzić, cholera. Tylko jak tam się dostać, no? Napisał mi coś Olimp. Dobra. Olimpa pewnie, widzowie, nie będzie. Próbować samemu wchodzić do szpitala, czy czekać na Chrisa? No, zobaczyłem. Ten model akurat jest za dokładnie 920 dolarów. No dobra, no niech będzie. To proszę, 920 dolarów. Już tutaj. Jesse, jak się dzielimy? Nie wiem, może po pół? No. Czyli poczekaj, bo z matmy dobry nie jestem. To jest... 460, tak? Tak. Dobra, to ja ci już daję. O kurde, okay. Widzowie. 460 dolarów dam gdzieś. Tutaj daję panu. Leży tutaj. Dobra. Może tutaj dam panu. Dobrze. Jesse, zbierz sobie. O. Proszę bardzo. Widzowie, piękna kwota. I to miałbym jest. Taką prośbę, jakby mógł pan nikomu nie mówić, na czacie. Wdzięczny, szczególnie temu panu. Dobrze, ale tutaj jest, widzę, jakieś skamerstwo odwalane, proszę pana. No też coś o tym słyszałem. No właśnie. Strasznie. Taka renoma, kurczę, no na Beverly Hills takie rzeczy robić, no przykro mi. Po prostu świadomość mi nie pozwoliła. Dobra. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Słyszałeś, jak skamują ludzi? Ej, myślę, że to mogło być nawet jeszcze droższe. No bez kitu. No, ale kurde, zarobiliśmy siano. Współpraca idealna normalnie. Ej, ale by tak zarobiliśmy 460 dolarów. Czaisz? To jest wszystko przez ten detektor, to jest genialny sprzęt. Ale słuchaj. Jak kto musiał to upuścić? Nie mam pojęcia. Wiesz co? Muszę jechać do szpitala. Znaczy nie, że ze mną, ale muszę porozmawiać z tym woźnym. No. I pytanie... Nie, no nie będę cię naciągał do kawału miasta. Nie chcę się w sumie w to mieszać. Tak, lepiej żebyś się nie mieszała, to masz rację. Mam prowadzić? Wiesz co, ja poczekam tutaj, przyjedzie ktoś po mnie, na pewno. No dobra. No. Możemy się tu pożegnać. Okej. Okay. Fajna randka w sumie wyszła. No. Z profitem. No, ale dziękuję ci za ten naszyjnik. Nie ma sprawy. Mam nadzieję, że się będzie dobrze nosił. No to buziaczki. No, buziaczki. Jest teraz o wiele bardziej wartościowe niż ten z Tiora. O, no i pięknie, widzicie, nie rzeczy materialne, widzowie. Tylko kurczę, gest się liczy, nie? Ale to tak bez, na pożegnanie, to tak se jedziesz po prostu? Na pożegnanie.
Dobra, zasłaniam się, widzowie. Dobra. No i proszę bardzo, wszystkie dzieci, które oglądają Perzeta, usatysfakcjonowane. Tak. Dziękuję. Jest. Ja również. Buziaczki. Buziaczki. Dobra, widzowie, ja wiem, do kogo teraz mam zadzwonić w tej kwestii. O nie, Brian Zielone, nie da się do niego zadzwonić. Musi się dać. Mordzia. Potrzebuję transportu. Pomożesz? Ha, widzowie, GG. Skręcę trochę, wiadomo. Ale GG, że zarobiliśmy siano. Mamy siano na gruzę, ale na razie na Clinton to się nie opłaca jechać. $1000 na moim koncie, pięknie. Kurde, no do kogo ja mam napisać? Wszyscy mnie olali, widzowie. Klimatyczna ataka parwa fajna auto. Ja bym brał... Czy on wszedł do Clinton Detailing? Nie no, to jest przesada, widzowie. To jest jakiś prześladowca Harego. Może on gdzieś tu stoi. Trzeba się rozglądać, cholipko. Jedzie tam jakiś supercar. Kido level 8, 12 w niebie. No. Perkonek, dzięki za donate. Oczywiście, ta seria bawi i łączy różne typy ludzi, różne pokolenia, nie tylko widzowie młodziaki, ale też starsi oglądają. Tutaj chłopak mówi, że narzeczoną ogląda. Fajnie, no fajnie, że się wszyscy wspólnie bawimy. Jak ja mam wrócić, cholera? Jaki macie jakiś pomysł? Na piechotę nie polecę. O, gdzie jesteś, to podjadę, dobra. Mamy transport. Co jest? O, dobra, wysłałem lokację. Poczekamy na Briana. Dzwoń do tego typka. Dobra, tylko muszę ten numer sobie przekopiować faktycznie. Bo zły mi podajecie cały czas. Może zapamiętam. 164 210 13. 164 210 13. No nie da się. 164 210 13. Recent. 164 210 13. Nie da się, niedostępny. Ha. Ja pierniczę. 164 210 13. Nie da się do niego zadzwonić. Zadzwoń jak masz jaja, frajerze, napiszę. Niech dzwoni. Usuń ankietę, już będę usuwał, spokojnie. O, jest mój ziomal. A, tu jesteś. Wszystko gra? Wszystko gra, co ma grać. Podrzuciłbyś mnie do szpitala. Jasne. Tylko tego takiego obok Grove Street, kojarzysz? Ja ci zaznaczę mniej więcej, ale nie wiem, gdzie to jest. Dobra, to jadę. Jak tam? Co? No dobrze, w porządku. I co, bo jakieś całuski czy coś więcej może, co? A co ty taki ciekawy? No ciekawy jestem, wiem jak ta młodość była, te pierwsze kroki, A ty już widzę, schodzi ci powoli, już normalnie się robisz. No nie mogę tak często, bo już mi ostatnio lekarz powiedział, że płuca zlepione są już bardzo i że trzeba już troszeczkę odpoczywać. I ty mówisz, biznes prowadzisz, tak? No ta, ziarenka sprzedaje, hoduje, palę, sprzedaje i tak dalej. No dobra, jak ci ten biznes idzie? A no dobrze, bardzo dobrze. Są ludzie, którzy kupują, są ludzie, którzy mi sprzedają i wiesz, o co chodzi. Jakie on ma proste myślenie, nie? Także wszystko się tak kręci. Tak to działa. To chyba musisz tu zjechać. No jest. Tu? Nie widzę. Ale... No, ty to jednak jesteś wariat. No, wariacik, 3-2-0. Brian OG, nie? Tak no, jest. Dobra, zmęczony powiem ci jestem. Która godzinka już jest? Która będzie? Bo ja nie wiem, czy... No nie wiem, z 15. O, środek nocy można wrzec. Tu gdzieś to tu jest. Tu jest szpital, ta. O, widzę. Jaką masz trąbkę, człowieku? No. Dobre, nie? Dobra, tutaj przywal jeszcze o tym. Dobra, i wiesz co, zmykaj, bo hopy... Albo poczekaj na mnie, jak możesz. A poczekaj, nie ma problemu, ja sobie tutaj jeszcze zapalę szybciutko.
Co se zapalisz, jak powiedziesz, że musisz przestać? Stary. Ciołek. Też jednego. Jednego. No, no jednego. Walisz jednego ze mną? No dawaj. Nie. Kurde. Niezły stoner, widzowie. Dobra. Czy ja w ogóle jestem w stanie się z tym woźnym spotkać tu? Chyba nie. Czy tak, tak o mam wejść do szpitala i... Ta! Widzowie, przestańcie. Jak tu nie ma nikogo. Nie ma na recepcji nikogo, to się można tak poszwędać po szpitalu? O! Lagozaur. Tak, zakończę ankietę. Proszę bardzo, ankieta zakończona. Był lag, zgadza się, ale już jest w porządku. Może medyków zapytam? Nie wiem, ja się kręcę po szpitalu, widzowie. Mam się tak kręcić, czy lepiej zapytać kogoś? No, w teorii nie mogę tutaj przebywać chyba. Tam jest parking, w ogóle jakiś szpital powalony. Najwyżej mnie ktoś wyprosi. Najwyżej mnie ktoś wyprosi. Ulala, co to z tą muzą? Jaka muza się odpaliła? O. Przestańcie, widzowie, mnie do złego namawiać. Siedzi policeman, kurno. Przydałoby się wejść tam do tego woźnego. Schodami z drugiej strony. Inna zamknięta. Buchnij se, nie będę se buchał. Siedzi policjant. Jakiś pomysł, widzowie? On najprawdopodobniej strzeże po prostu... O! Co ty odpierdzielasz? Kogo szukamy, bo się tak skradasz, to też się skrada. Przestań, wyjdź stąd! Dobra. Witam serdecznie pana. Dzień dobry. Co on odpieprza? Zapytać go? No nie, no jak? No, widzowie, nie mogę zapytać. O Boże. Znowu lekki lag, wybaczcie. Nie mogę zapytać. No bo mnie na bank nie wpuści. Nie mam autoryzacji totalnie, żeby tam wejść, nie? Na recepcji nikt nie siedzi. Przejdę na drugą stronę może. Lekarza zapytać? No ale co powiem, że to, że jestem jego ojcem, to na bank, znaczy synem, na bank mnie zweryfikuje szybko. Pamiętaj, że z Chrisem i Mattim i nie wiem co dalej, ale dziękuję za donate, przepraszam, nie widzę tego. No siedzi policeman. Auto przed szpitalem? Co wy gadacie? Tam Chris też poszedł, znaczy ten. Nie Chris, tylko... Może go uda się go przeskrzynić. Zrób zdjęcie czarnego auta obok twojego. Please. Dobra, widzowie, może zdąży. Może ja zdążę wybiec. Poczekajcie, bo to jest ważne, to jest ważniejsze, że tu jest ten samochód czarny. Tu są drzwi. Bo to jest ktoś, kto nas śledzi. Czy on w ogóle odczytał ode mnie SMS-a? Odczytałeś S-a? No. Czekaj. Kurde. A, to LSPD. Kogo? Widzowie, kogo to LSPD. Od kogo? Twojego? Ode mnie, baranie. Nie mam. Tylko mam twoją lokalizację. To komu ja to wysłałem, widzowie? Nie no, człowieku, ci chwadza weszła chyba za bardzo. Dobra, nieważne. Gdzie jest ten samochód? To nie ten, widzowie. Zapolnie bądź pipi. Stary, gość ma 16 lat. Nie możemy go tak zdemoralizować na tym live'ie, przestańcie. Dobra, próbuję. Próbuję jakoś tu wejść, no nie wiem. Chyba, że... Kurde, wstał ten policjant.
Dzień dobry. Dzień dobry. Pan się orientuje, gdzie... Gdzie... leży pani Simons? Nie, nie orientuję się. Pilnuję tylko tej, tego pomieszczenia po lewej mojej. Można się leki wziąć. Aż gorzej się czuję. Jaka baba. Dzień dobry. Dzień dobry. Co mam zrobić, widzowie? Proszę o pomoc. W jaki Halo, sposób mam... tata? Halo, słyszysz mnie? Co ty tu robisz, Creepie? O, cześć. Nie wiedziałem, że spotkam przyjaciół w dniu dzisiejszym. No. Słuchaj, sprawę mam. No. Dostaniesz $20, jak mi to ogarniesz. Bardzo chętnie, chociaż rzeczy materialne nie są dla mnie przednią sprawą w życiu, ale w czym mogę ci pomóc, przyjacielu? No, musisz zagadać policjanta. Szukaj lekarza. Ale nie wiem, czy takie nielegalne sprawy wchodzą w moje kwalifikacje, Jarosławie. Stary, wchodzisz to czy nie? Jesteś pipi? A jesteśmy kolegami. Tak. Powiedz, że jesteśmy? Jesteśmy kolegami, Boże, on jest największym klipem, jakiego znam. Daj numer Tela. Daj mi swój numer. Daj mi ty swój. Nie mogę. Czy twój numer to jest 16421013? Skąd wiedziałeś? Naprawdę? Chyba. Nie wiem, to nie ty myślisz cały dzień? Poczekaj. What the heck? A nie, pomyliło mi się, sorry. Pokaż. Co Diktuj pokaż? Twój. Diktuj twój numer. Nie mogę. Diktuj! Telefon mi się rozładował. O Boże, proszę pana. Czekaj, młody, bo... Za słabo, co się stało z nim? Dobra, wchodzisz to czy nie? $20 no dobra, dobra, co mam robić? Czekaj. A uspadł, bierz go na salę. Powiedz policjantowi, aha, masz te $20. Boże, nie gnaj tak. Że nie wiem, że... No wymyśl coś! Odciągnij go! Skręciłem kostkę! Ała! Macie to zrobić jak najszybciej! Nie, widzowie, to nie jest on raczej. Syndykat? Co to jest syndykat? Ja nawet nie wiem, kto to. Słyszymy się. Gadaj z policjantem. Proszę się nie zbliżać tutaj. Proszę się nie zbliżać. Okej, oni bardzo strzegą. Bardzo go strzegą, widzowie. Ja tu się nie dostanę. W porządku? To on cię śledzi, myślicie? No. Ratujcie go, bo spadł z dachu spadł. To ty mnie śledzisz, XD? Ktoś go zrzucił z dachu. Do kogo? Proszę? Do kogo? No i ja mówiłem panu, widziałem Do Simons. Chyba, nie wiem. Pani Simons. Proszę w razie potrzeby, proszę. Chodź, proszę pana. Dobra, ja jednak idę, już się stąd ulatniam. Tam coś no, też tak myślę. Ale jaki w ogóle groźny chłop. Tam. Halo, mama? Tak, już idę, no. Oj Bożenko, ty potrzebujesz leków, a nie teraz przyjemności. Co tu się odwaliło? Oni się tak głośno lizali? Jest tam ten woźny w ogóle? Widział mnie przecież na pewno. Halo! Harry? Żyje pan? O Jezu, cześć młody. W porządku? Jestem tu nielegalnie. Co? Jak tu weszłeś? No weszłem. O matko. Ale mam POV. Kurczę, niefajna sytuacja naprawdę. Chciałem, to wszystko przeze mnie. Masz jakieś kłopoty jakieś z policją, coś? No właśnie chciałem się dowiedzieć, jaki będzie pana statement. Czy pan będzie na nas tam nadawał, czy nie? A skąd? Przecież ja, to moja wina wszystko, to moja wina. Ja w ogóle nie chciałem, ja naprawdę czteropak wam kupię wszystkim. Każdemu po czteropaku. A jak się pan czuje? Jak się pan czuje? Trochę upię w kolanach. Niech pan ciszej gada. Trochę upię w kolanach, ale poza tym to dobrze. No dobra, ale kiedy pan wyjdzie? Wypiszą pana niedługo jakoś? No myślę, że za 2 dni jakoś. Okej. No dobra. Przepraszam cię.
Ale no nie, no niech pan nie przeprasza. Ważne, że pan żyje, nie? To jest najważniejsze w tym wszystkim. No ale nie chcę, żebyś miał problemy w szkole, czy gdzieś. Ja pogadam. No już mam problemy. Żeby pan nie miał problemów przez ten alkohol, wykryli u pana, czy nie? Słucham? Wykryli alkohol u pana? Nie wiem, nic mi nie mówili. Co, leżę bezczynnie, patrzę się w biały sufit, no. No to może to jakoś panu mogę umilić czas, nie wiem. Nie, umiliłeś wystarczająco, że przyszedłeś. Naprawdę doceniam i dziękuję. No, ale może coś dla pana mogę zrobić. Po stopie posmyrać na przykład. No nie, ale... No nie powiem, piwka bym się napił, no kurczę. No z kilka dni ale... nie piję już dobre i wiesz, napiłbym się, nie? No ale skąd ja panu piwko załatwię? No racja w zasadzie, no. No nie, naprawdę. Wystarczy, że przyszedłeś, pogadałeś, bo tu żywej duszy nie ma w tym szpitalu. Dziękuję. Ale tak pana pilnują? To musi pan gębę na kutkę trzymać teraz. No tak. Co, to poziom do siebie sam gada? Cicho bądź. Wszystko dobrze? Tak, wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Dobrze. Kurde, gorąco się robi, Harry. Wiem. Może oknem? A dasz radę? Da się te okna otwierać? No uchylić można chyba. Nie wiem. Dobra, spróbuję. Ej ty, zatrzymaj się! Że ja czy kto? Poszedł. Widzowie, muszę to w ten sposób robić. Do widzenia, panie woźny! Do widzenia, trzymaj się, dzięki! Widzimy się, niech pan się odezwie, jak pan wyjdzie. Jasne, dzięki. No i jest. Co to za szumy były? Szumy były, widzowie. Co to za szumy były? Jakie szumy? Nie, to jako pościel zmieniałem tylko. Aha, dobrze. Tak, wszystko w porządku, stary dziadzie. Nie wyzywaj z niczego. Dobra, wyjdźcie mi stąd, chcę się przebrać. Dobra. No, miego. Ale ucieczka, no macie jakiś pomysł, widzowie, inaczej uciec na live, dajcie spokój, no na odcinku by było lepiej. Kurde, no jak stąd zejść? Nie no, to jest żywopłot. Au! No to nie było zbyt mądre, ale dobra, przeżyliśmy. Przeżyliśmy, widzowie. Powiem tak. Ja bym wrócił do Clinton po tego gruza, pytanie czy ktoś tam jeszcze jest, czy ta pani Ewa na przykład jest. A ja bym z nią porozmawiał. Harry Simonsie. Ja bym się tak nie śmiał, Harry Simonsie. Chłop normalnie, chyba że to zgłaszamy na policję. Co robimy? Clinton? Jedziemy szukać kolejnych rzeczy, czy na policję? Targuj się. Motor lepszy. Gdzie ja motor zostawiłem, widzowie? Na chudzie. Ubera sobie wezwę na chuda. Muszę zdobyć widzowy pojazd. Chociaż może nie ma sensu jeździć własnym. Na policję? Zgłosić tego creepa? No to jedziemy na policję. A, bo on przecież teraz odpisał okej, przecież Brian jest z drugiej strony. Hej, patrzcie na to. Mamma mia! Kurde! To może on mi robi te zdjęcia? Kurde, jest to wszystko bardzo zastanawiające. Ja też bym jeszcze coś poszukał. Trzeba Clintona poszukać i widzowie... może tego Briana wezmę. Bu! Jesteś? Jestem, ej! Jestem! Kto to był? Jakiś gościu o ciebie pytał, na biało ubrany, nie wiem o co mu chodziło. Cały czas coś do mnie gadał. Robiłeś mu zdjęcia? Tak, masz już wysłane na konwersacji. No jak nie mam? Przód i tył masz. No jak nie masz, jak masz? O kurde! Stary, super! A co się dzieje? Masz jakieś problemy? Tak, będziemy to zgłaszać, wiesz? Musimy skoczyć na komisariat. Bardzo chciałem ci, Harry, podziękować, że zostaliśmy w końcu przyjaciółmi. I chciałem cię zaprosić na przyjazną rundkę w Brydża przy świecach
Najlepiej u mnie na wsi, w tym domku na skraju lasu. Co ty na to? Może kiedyś. Wiesz co, zagramy? Jutro o 15 pewnie. Jest taki kozak challenge, stary. No. Nie pisz do mnie i nie odzywaj się do mnie challenge. Jak wytrzymasz miesiąc, to jesteś gigachat, dobra? To ale na rozpoczęcie rozpoczęcie naszej, wiesz, nie, współpracy. Nie podoba mi się ten challenge. A mnie się podoba, na razie. A mogę się z wami zabrać? Chłopaki, podwieźcie mnie. No podwieźcie mnie do zoologicznego. A, pierdolicie, co za debil. Do zoologicznego. Co to za głąb był? Tak jak ty trochę. Nie, ja cię na tyle nie znam, nie wiem, czy mogę sobie tak pozwalać, wiesz, o co chodzi, nie? Możesz sobie pozwalać, bo ja mam dystans. Ale do gdzie ty jedziesz? Ten GPS to jest... Dobra. Na komisariat, stary. Dobra, damy radę. A ty jesteś w związku jakimś? Sam ze sobą, jak to mówią. Widzowie, mam zgłaszać ten numer? Zaśpiewamy? Co zaśpiewamy? Co ty chcesz śpiewać? Pozdrawiam brata Kevina. To ananasowy pod wodą ma dom. SpongeBob, kanciasto, pod... To fajnie masz, ananasowy dom, człowieku. Zaraz wracam. Zgłaszać to czy nie? Bo jeśli narobię przypału... No nie wiem, czy jedno ma związek z drugim. No muszę zgłosić chyba, no. Dzień dobry! Witam! O! Dziś już ten głos słyszałem. Hello, dzień dobry. Proszę pana, chciałbym zgłosić zastraszanie mnie i śledzenie mnie. Bullying SMS-owy, tak zwany. Czy jest taka opcja? No jest, tylko potrzebujemy tych wiadomości, zobaczcie, jak wyglądają. Dobra, no to tutaj daję telefon i to jest numer, proszę pana... Proszę z Brianem nie czytać, bo to nie tu. To jest numer 16421013. Widzi pan? Nawet wie, jak się nazywam. Widzę. Widzowie, wy jesteście nienormalni, przepraszam, że tak mówię. Kamera mi padła, momencik. Potrzebuję polskiego dokumentu tożsamości. Nie mam niestety, proszę dać mi chwilę. Widzowie, 60. Ja pierdzielę, ale wam zryły te fejmy głowy, naprawdę. Każdy, kto pisze 60, dostaje bana, bo... Nie wiem, czy wy rozumiecie. Macie taką sytuację w realu, wyobraźcie sobie, gdzie ktoś was zastrasza SMS-ami i nie zgłaszacie tego na policję, bo się boicie, że jesteście 60. To gratuluję inteligencji, więcej oglądajcie wszystkich fejmów i tak dalej. Totalna bzdura. Chłop się martwi o swoje zdrowie, a wy by nazywać go 60. Jesteście, widzowie, naprawdę nie wiecie, co to znaczy. Przepraszam, że tak mówię, ale nie macie pojęcia, co to znaczy. Ja zaraz wracam. Idę włączyć ten. Znaczy po... Wiecie po co. Musimy twierdzić, że wszystkie osoby, co piszą 60, to naprawdę kidy, nie? Jesteście kidami, te osoby, co piszecie. Sorry, że tak... Jakby... Ja uwielbiam kidów i uwielbiam was wszystkich, ale... Ja będę z tym walczył, nie? Z takimi, kurde, głupimi zagrywkami, którymi przesiąknęliście, oglądając jakieś, nie wiem, pato streamy, freak fighty i inne pierdoły. Kiedyś będziecie mieli sytuację w życiu, w której... Czekajcie, już mi się kamera włącza. Będziecie mieli kiedyś sytuację w życiu, w której... Ktoś będzie pisał do waszego rodzeństwa takie rzeczy i co? Nie pójdziecie zgłosić, prawda? No bo przecież ktoś was nazwie 60, moi drodzy. No jak to? Jak zgłosić wtedy takie rzeczy? Zastanówcie się, proszę was. Albo będziesz miał ty taką sytuację w szkole i co wtedy? Nie pójdziesz? Nie zgłosisz, nie? Bo przecież co powiedzą koledzy? Nazwą cię 60 w szkole. Gratuluję wszystkim, którzy piszą takie rzeczy, naprawdę. To jest po prostu jeszcze nieogarnięcie tematu. Tak powiem, żeby nie powiedzieć gorzej, to powiem, że po prostu nie ogarniacie, co to znaczy. Harry w tym momencie zgłasza rzecz, która jest dla niego jakby, która go męczy. Kumacie? Przez to może dojść, nie wiem, że będzie sam na sam i ktoś go porwie do samochodu, wsadzi i nie wiem, potnie na narządy jakieś, sprzeda narządy, nie? Niesamowicie jesteście. Jakby kocham całe TK, ale postarajcie się, widzowie, myśleć momentami, ok? Dziękuję.
Nie pokazuj zdjęcia w bronią. Spokojnie, nie mam przecież broni. No, więc tak to wygląda, proszę pana. Jakby to... nie mam tego dokumentu, no to nie wiem, czy mam... Może mama tu przyjść jutro i no potwierdzić? No bez tego dokumentu nic nie zrobię, wie pan. Aha, no dobra, no to najwyżej wrócimy. Co to za muza? Dobra, to my się zawijamy, nic tu po nas, dziękujemy bardzo, do widzenia. Dobra, widzowie, to w takim razie tak. Co szybko? O Jezus. No. Dzień dobry. No dzień dobry, dzień dobry. Kto tak słucham pana? Zostawia samochód otwarty? A za to mandat jest za otwarty samochód, bo mi się nie wydaje. No dzisiaj będzie może pouczenie, ale radziłbym ale następnym za razem. Za co pouczenie? Za może co? Bardziej ostrzeżenie. Ostrzeżenie będzie, żeby co? Zamykać. No, żeby zamykać następnym razem auto, bo później jest kradzież auta. Panie, proponuję ci nie spać w nocy, patrzeć. Ja mam takie systemy tak, alarmowe, nie że panie, jestem. Pańska tak szczerze mówiąc, co mnie to żegnam. Nie interesuje, panie. Nie gadam z pałami. Zaraz dostaniesz kolego mandat. I się skończy. Za wyzywanie. Nie gadam z pałami. Ameno, ameno. To ananasowy, pod wodą mada. Człowieku, ty żyjesz na wywaleniu, żeby nie powiedzieć brzydko. Liam przejechał. Na wywaleniu? Na wywaleniu żyjesz, no. Stary, oni nic nie mogą zrobić. Za otwarte drzwi, to wiesz. Monitoring przed komitetem. No tak, tylko że nie zgłoszę tej sprawy, nie? Nieprawda, nic mi nie zrobią, wiesz o co chodzi. To są takie jakieś, wiesz, krawężniki, co tylko mandatami żyją. No tak. A ty se mówisz, dobrze żyjesz na tych sadzonkach, tak? A dobrze żyję, wszystko jest jak spokojnie, będą zaraz krótsze, widzowie. Ja. Mhm. Także, no, bardzo... Widzowie, no, życie 30, mi to ułożyło, 35 że tak koła łap, 35 koła łap i wrzucam klucze do NBA na razie. A ty co robisz w życiu? A, wiesz co, w kosza gram i generalnie jestem tatuażystą. O, tatuażystą? No. O kurde, ja bardzo lubię tatuaże. Widzę, że ci faza zeszła, bo już przestrzegasz przepisów, ale to dobrze. Ta, już troszkę mi zeszło, już troszkę Widzowie, jak on... Ale od jutra znowu zaczynam, super dzionek, i znowu wiesz, trzeba nabić troszeczkę. Nabić troszeczkę. No wiesz, ja nie z tych sfer, nie? A, rozumiem. Nie wiem, o czym mówisz. No, rozumiem. Jestem clean. Mhm, rozumiem. Gdzie jedziemy tak w ogóle, Harry? Co robimy, gdzie jedziemy? Clinton tak. Detailing, podrzucisz mnie? Jasne, nie ma problemu. Dobra. A właśnie tam tuningowałem ten samochód, sobie wyobraź. Dobra, to na spokojnie sobie tam śmignij. Słuchaj, ja kimnę się troszkę, dobra? Dobra, nie ma problemu, kimnij się. Dobra, widzowie, my jedziemy, a ja wrzucam 5 kluczy. Kto pierwszy, ten lepszy. Klucze do aktywacji na platformie Steam. Chociaż ty, shit. Bo ja resetowałem komputer, czy ja zapisałem sobie ten plik z tymi kluczami. Dajcie mi chwilę. Bo jeśli nie, to mam to na mailu i będę musiał się kurde guzdrać z tym, momencik. Miałem reset kompa. Nie wiem, czy zapisałem, wiecie. Dobra, muszę wejść na mailu, a w takim razie. To na spokojnie sobie postać jedzie, a ja sobie wejdę na maila. Będzie losowanie na DC-ku potem. Jedną osobę też rozlosuję. Czekajcie, gdzie te klucze? Są. Get your key. Jestem człowiekiem. Dobra, wrzucam wam pierwszy klucz. Gdzie wpisać? Na Steamie. Poszedł. To pierwszy, ten lepszy. To jest klucz do NBA 2K23. Drugi klucz, proszę państwa. Leci cyk. Proszę sobie wyłapywać na czacie. Trzeci klucz, proszę państwa. Jak wpisać? Na Steamie. Trzeba mieć Steama włączonego. Leci cyk. Trzeci klucz, poszedł. Czwarty klucz, proszę państwa, leci
Cyk. Proszę bardzo. I piąty klucz, ostatni. Oczywiście jeszcze gier mam więcej, jeszcze jest najnowsza FIFA. Leci. Cyk. Poszło. 5, proszę państwa, kluczy do NBA. A może to akurat z tobą będziemy pykać sobie niedługo. Może rekrutację przejdziesz i wpadniesz do nas na NBA. Dobra. Jak ktoś pisał, niech da znać. 5 kluczów poleciało. A zaraz sobie ogarniemy dalej. Pisałem Mejku. Okej, okay, no to gratulacje. Cyk, mam. Dominik napisał, że ma. Mam, bardzo dobrze. No nagle 17 osób pisze, że ma, nie? Nexku, dziękuję ci za donate. Zaraz będę FIFA rozdawał. Próg łapkowy, 40 koła. Żeby był giveaway do... Nie no, przesadzam, 36 tysięcy. Powinniście dobić. Nie no, to 70 łapek brakuje. To 37. Widzowie, dobra. Sprawdzimy w tym Clintonie, czy ten samochód jeszcze jest dla mnie aktualny. Ja z tą Ewą chciałem porozmawiać, ale był tu przypał. Dobra. Dobra, dobra, mordzio. O, jesteś, nie chciałem cię budzić, bo ty tak słodko. Jestem, spałeś. Wstałem, dzięki. Dobra. O. Dasz mi chwilę? Jasne. Dobra. Siemano. Cześć, Włodarze są gdzieś tutaj, czy nie? Nie, pojechali z takim jednym autem na jakąś specjalną lakiernię. Aha, czyli nie ma nikogo? Nie, tylko ja jestem. A w czym mogę pomóc? W sumie to, nie wiem. No, dobra. Tyle chciałem. Jakby co, to nie było mnie tutaj. Dobra. Nie ma ich, widzowie. Na chód jedziemy i trzeba jeszcze poszukać trochę wykrywaczem. Co wy na to? Dobra, stary, musisz mnie zawieźć na chód. Zaznaczę ci, to jest takie specyficzne miejsce. Chód. Fajnie brzmi. Musisz odznaczyć ty. Dobra. Dobra, widzowie. Jedziemy tam, co? Dobra, masz. Trzymaj, byku. Dziękuję, Tomek. Bardzo ci dziękuję za to. To chód brzmi tak gangstersko. No bo to ja jestem gangsterem, nie mówiłem ci? Nie, no nie gadaj. No stary, dzisiaj strzelałem z broni. O kurde, ale jaja. Zawsze też chciałem być, ale mi się nie powiodło. Nie znałem takich ludzi. Słuchaj, ja muszę ostrzec chłopaków, bo jak przyjedziesz tam takim samochodem, to ja nie wiem, co oni sobie pomyślą o tobie. Ale co, mnie nie odwalą albo coś, stary? Proszę cię, weź mi powiedz coś. No, albo żeby mi szyby nie wybili. Albo mi szyby nie wybili, please. Please. Dobra, jadę. Jak mi szybę wybiją, to będzie problem. Bo to, wiesz, ile kosztuje taka przyciemniana szyba do tego? Stary, kurde. Nie no, może ci nie wybiją, no już nie peniaj. Ach, mówisz, dobra, że chcesz poznać gangsterów, tak? Dzięki. No jasne, marzyłem o tym. No to poznasz. To mów tam do nich, wiesz, coś w stylu... Zawsze chciałem poznać gangsterów, nie, i tak dalej. Dobra. Myślisz, że zdobędę szacunek na dzielni? Tak, jeszcze rzuć tekstem jakimś... Może powiem, ej, yo, what's up? O, stary, to jest... Kupujesz ich wszystkich, nie? Tak? Dobra, zarąbisz się. O Boże, żeby go nie odwalili tylko. Ja pierdicze, to jest dobry pomysł, brać go na chód, widzowie. Mam rurę wdechową, to zerknij przez szybkę. Ja pierdzielę, jaką ma rurę, chłop. Wygląda jak stary lufka. O, widzę, że już się znasz na temacie. Pięknie, moja krew. Tak, tak nie dowiesz, kim jestem. Co mu napisać? A wiesz, co mi twój kolega dał? No. No bo dobra, to ci nie będę tu mówił, bo to ale brzydko. Mów. Nie. No mów. Masz pozwolenie. Zaczyna się na D, a kończy na O. Nie wiem, powiedz to słowo po prostu, nie krępuj się. Nie. Powiedz! Takie gumowe. Ale co? Takie gumowe. Twoje przyrodzenie gumowe, Harry. No, i ja wtedy... Dobra, człowieku, nie wiem, co ty gadasz. No, teraz są, nie? Siemano! Słuchajcie, przywiozłem kolegę. Mój kolega! Ej, yo, what's up, siemano! Zabawka fajna, nie? To zarobista. Wy się znacie, co jest? Przecież dałem mu zabawkę przez... A to o to chodzi. Co ci mówiłem. A, to ten, dobra.
No, ja też mam jamański paszport, no my się tutaj rozumiemy bez słów. Saludy dla was, chłopaki. W ogóle byliśmy u tego jubilera, nie wiem czy wiesz. No, ja też byłem. Okej, okay, powiedz. No, ogólnie powiedział tak. Jeśli jakiś głupol chciał od nas to kupić, no, to rzeczywiście był głupi. Żebyśmy tam wrócili. I żebyśmy tam jak wrócili to? Do niego. No wyśmiał nas. Wyśmiał was? Te nasze niki to jakaś... Dobra, wiesz co ci powiem, stary? No. Byłem z Jesse na plaży, znaleźliśmy szmaragd, jakiś kamień. Co ty gadasz? I wiesz ile był warty? Ile? $920 w jubilerze. O! Co ty gadasz? No, mówię wam, no ja się obłowiłem, stać mnie na furę teraz. Ja bym jeszcze poszukał, jak macie ochotę. No to dawaj! To co, fucha już nie jest potrzebna? Ej, a powiedz wam sekret? Nie, no potrzebna. No. Wiecie co on robił na plaży z tą swoją Jessiką? Tak. Pod piaskiem się tam dryngolili. Co on gada? To są jakieś pomówienia. Dobra, kolega. Kolega już chyba jedzie. Dobry zawodnik. No, wygląda jakby miał już duży odjazd właśnie. Ty, weźmy go też. Może skoczymy dziś za miasto, poszukamy. Kaco, może znajdziesz coś. Może jakieś lasy, coś takie? Mam. No. Oczywiście, że mam. Czekaj, schowka wezmę. Działa. Ale jakby Chris zobaczył, nie? A co z tymi włosami? Wiesz co, może nie dzisiaj jednak. No dobra, jak będziesz chciał, to zapraszam, zrobimy jakiś buskut. Masz jednego gramika, proszę buskut? Bardzo. Buskut? Co to znaczy? Elegancki. Lemonik najlepszy. Co wy tu? Dobra, panowie! Jedziemy? To co? To czyim autem jedziemy? No to Moim, a kogo? No, ja do tego nie wsiądę. A ja wsiadam, fajnie jest, to jest fajne. Ile pozdrawiamy płat czołowy. No, wejdźcie. I Matiego też pozdrawiamy. O! Chłopie, tu jest full wypas na tym. Full wypas, stary, normalnie. Jacob, a ty jedziesz czy nie? On teraz chyba nie jest, on jest zajęty teraz. To pojadą razem, jedźmy. Dobra, widzę, już wam rozdaję te klucze. Tylko jak to zrobić? Dobra, gdzie lecimy? Poczekajcie, zrobimy rozdanie kluczów, widzowie, na koniec live'a. Panowie, gdzie lecimy? Zrobimy na koniec live'a. Tereny. Ja mam tereny. Albo zrobię tak, jeden klucz. Przez Discorda to zrobić. Ciężko mi to określić. No poza miasto gdzieś jedźmy. Dobra. Daleko poza miasto. Odznacz, ja mam jedno miejsce. To dawaj. Dobra, widzowie, no to ogarniemy tylko tak. Musicie wejść na Discorda. W sensie... 6 kilosów przed nami, panowie. Ja się drzemnę. Dobra, widzowie. To tak. Zapraszam na Discorda TK, którego macie w opisie. Tam w kategorii ogłoszenia daję taki wpis. Chcę FC. Nie, chcę EAFC 24. Proszę wrzucić losową reakcję na to, co ja sobie wylosuję po prostu osobę. Dajcie zielonego lajkacza. Ja sprawdzam te zielone lajkacze tylko. Obczajcie to szybciutko, ja sobie zmienię scenę tylko, dajcie mi sekundę. Rozlosujemy 3 klucze EAFC, mam jeszcze GTA i mam jeszcze Minecrafta. I to też będzie na koniec live'a już rozdawane. Dobra, wrzucam sobie tak. Przechwytywanie okna, pyk. Jest Discord, widzicie Discord. I teraz tak, ja sobie klikam tutaj, dziękuję. Ej, można dostać się jakoś na serwer, na rekrutację zapraszam. Teraz sobie klikam, zobacz reakcję. I widzę kto dał jakiego lajka i wybieram po prostu osobę stąd. Spisuję sobie nick danej osoby i proszę państwa, czekajcie, bo mnie nie widzicie. No i piszemy do tej osoby na priv. 3 osoby wygrywają EAFC. W sensie tą najnowszą FIFA. To tak, zamykam oczy. Nie umiem tego rozlosować inaczej. Pyk. Czy ja w ogóle, jeszcze raz. Pyk. Tutaj ziomal, tylko że mam tryb streamera.
O, profil. Mogę wejść na profil. No i mamy. Ksenior, życie jest nudne. Taki ma opis. Ziomeczek. Wyślij zaproszenie do znajomych. Dobra, Ksenior, wygrywasz FIFA. Gratulacje dla ciebie. Wybieram kolejne osoby teraz. Czekajcie. Zobaczcie reakcję. Ok. Teraz tak. To wszyscy kliknęli. Dobra, dobra. Nieważne kiedy. Los chciał, żebyś kliknął, wariacie. I wtedy ja cię rozlosowuję. Góra, dół, góra, dół. Pyk. Karol Milion. Karol Milion. Wysyłam ci zapkę. Dobra. Ja wysłałem zapkę, więc ja po prostu te osoby łatwo zweryfikuję, więc proszę tam nie kombinować. Dobra, i ostatnia reakcja, którą dał ktoś. Pyk. Mań szczurek. Mime szczurek. Gratulacje, ziomale. Wygrywacie EAFC, najnowszy klucz do FIFA, która już niedługo wychodzi. Skontaktuję się z wami zaraz po live'iku. Możecie napisać wiadomość do mnie, żebym was szybciej znalazł pośród gąszczu. I tak w sumie zrobię sobie filtr od znajomych. I słuchajcie, mam pomysł. Jest 35 koła osób. Jeszcze troszkę pobawimy się na live, poszukamy rzeczy. Ale ostatnie klucze, czyli GTA i Minecraft. Mam 3 klucze do Minecrafta i 5 kluczów do GTA na dowolną platformę. Będę losował z Instagrama. O czym ty, Kaluch, mówisz? Już wam mówię, widzowie. W opisie mojego live'a tutaj macie link do Wygraj trening ze mną. To jest Instagram. Wystarczy zalajkować ten reels, który tam jest. Ja spośród tych osób wybiorę sobie po prostu osoby, które dostaną klucze i napiszę do nich na Instagramie, więc tam jest 300 polubień obecnie. Ja wam to nawet pokażę. Może ktoś się zainteresuje, bo w ogóle jest turbo fajny pomysł, więc chwilę sobie, oni tam jadą, jakby co. Raz, dwa. O! Chyba teraz mnie słychać. Sorry, bo mi też mikrofon wywaliło. Mój komputer, widzowie, nie nadaje się już w takim razie do streamowania. Musiałem drugi raz go zresetować. Chciałem wam włączyć Instagrama i się zaciął znowu, nie? Dramat, przepraszam was za to. Teraz już słychać, tak? Okej. Okay. To co chciałbym szybko dokończyć, żeby wam powiedzieć. W opisie... Nie słychać, no teraz słychać już. Już wam pokazuję. Co jest fajnego w opisie. Przechwytywanie okna. Tak. O. Już wam pokazuję, co to za konkurs mamy. Możecie wygrać trening ze mną i z Kamilem, moim trenerem. Tylko tak, musimy go sobie od początku odpalić, tego Reelsa, i dać sobie dźwięk. Możecie w ogóle, bardzo bym was prosił, zostawić Kamilowi followa, bo jest na tyle, że możemy móc 4 dychy wbić. Na pewno by się zdziwił na treningu. To by mnie tak nie cisnął, widzowie, bo mnie strasznie ciśnie. Możecie zostawić followka, będę bardzo wdzięczny. Ale jeśli chcecie wylosować klucz, to zrobimy tak, że trzeba dać followka, trzeba dać lajka tutaj pod tym reelsikiem, napisać, że tam pozdro z live w sumie, tak jak piszecie. Ale generalnie możecie też zobaczyć, co my tu będziemy w ogóle kminić dla was, bo to jest fajne. Możecie super rzeczy wygrać, nie? Wspólny trening, normalnie zrobimy sobie foty, zrobimy sobie... Co nie słychać? Dobrze, dobrze, że ciśnie, ja wiem, że dobrze, ale wiecie, no... Dobra, patrzcie. Czekaj, ta. P.
pyk, pyk. Weź udział w konkursie i wygraj z nami wspólny trening. Kochani, wraz z Kaluchem organizujemy konkurs. Konkurs, który będzie sprawdzał waszą mobilność, siłę i sprawność. Zaraz wam pokażę, jakie ćwiczenia wykonamy. Kaluch też spróbuje je zrobić, zobaczymy, czy się uda. Oczywiście, no i co widzowie? Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy, że nagracie wideo, jak wykonujecie to ćwiczenie i wysyłacie go na adres, który wyświetla wam się teraz na ekranie mailowym, a także możecie oznaczyć nas na Instagramie, jeśli chcecie pochwalić się na przykład swoim znajomym, swoimi wyczynami, to możecie, moi drodzy, oznaczyć Kamila i oznaczyć i wtedy również bierzecie udział w konkursie. Więc moi drodzy, są dwie drogi, dzięki którym możemy zweryfikować wasze ćwiczenia, czyli po prostu mail lub wrzucenie na Instagrama. Kaluch Challenge to hashtag, którego używamy, żebyśmy mogli sprawdzić i znaleźć wasze stories z tym ćwiczenia. Teraz patrzcie na ćwiczenie. Bierzemy kartkę papieru A4, składamy ją na pół, tak żebyśmy mogli ją postawić na podłodze i na dowolnie wybranej nodze, prawa lub lewa, z rękami za plecami, schodzimy sobie do przysiadu i podnosimy kartkę ustami. To jest level pierwszy, jeśli jesteś w stanie to zrobić bez problemu, możesz położyć kartkę poziomo, to jest level drugi, a wersja hardkorowa to kartka papieru A5 złożona na pół, czyli mniejsza i w ten sposób również próbujemy zrobić ten challenge głębiej. Może teraz ja spróbuję. No to co, czekamy na wasze filmy. Weź udział w konkursie i wygraj z nami wspólny trening. Dobra. Szybka demonstracja. Wystarczy nagrać, widzowie, jak podnosicie kartkę papieru z ziemi. O, kamerę wydupiło. Kartka papieru z ziemi. Ja wiem, że... Dobra. Padło. Tylko trzeba tak, nie? Level prosty. Ustami to trzeba zrobić, widzowie. Żeby kartka nie zdmuchnęła wam się. Kurde, pokusa nie ma. O. Jest? Dobra. A kurde, a! Blisko było, jeszcze raz. Może do przodu noga. Kurde. O kur... Nic z tego. Nie jest to takie proste. Ale jakbyś tak poćwiczył, to dasz radę, nie? Ostatnia próba. Do 3 razy sztuka. No, dlatego trzeba być nieźle rozciągniętym, żeby móc z nami się spotkać. Ale jest to też challenge, który jak poćwiczysz, to każdy z was może wykonać, więc proszę brać udział. Ja niestety nie zrobiłem. I się wkurzyłem tylko niepotrzebnie. Ej, to jest męczące trochę. Jak się siedzi tyle przy kompie. Widzowie, wbijmy... możecie wejść w... Serio, wbijmy Kamilowi tam mnóstwo tych followersów. No może 4 dychy dobijemy, sorry, że tak żebram, ale dawajcie, zostawcie followka. Będę miał propsa na treningu potem, nie? Ale żeście władowali tu 5 koła łapek już, co jest? TK, jesteście mistrzami. A ja chyba wracam już powoli, co? Już mi się 5M wczytuje, już jestem. Dobra, dobra, gramy dalej. Chcecie jeszcze, widzowie, GTA? Chcecie czy nie chcecie? Yo, jak mu lecą te followery. Followery mu lecą potężni. Pozdro z live, pozdro z live. Spocony Maciuś, pozdro z live, będę dawał lajki. Ciężkie zadanko, stary. Pozdro z live. Wczytuje mi się 5M, więc spokojnie, nie? Dobra, muszę przerzucić, będę wpisywał IP. Jeszcze Epidemic Sons, muzyczka. Sorry, widzowie, że tak nie ogarniam, ale tak to bywa. Tak to bywa ze mną i z live'ami. W każdym razie mam nadzieję, że miło spędzacie czas, bo ja się świetnie bawię. Chcemy NBA? No nie, dziś NBA nie będzie. Dobra, już wchodzę do gry. Discordzik. Głowa mnie boli. Od
czego, wariacie, ci głowa boli? To niedobrze. Szybciutko IP sobie biorę. Chłopaki to tam pewnie już czekają na mnie. Najprawdopodobniej ta. Pokabica. Pokażę, jak przyjdzie czas na to. Ja nie ćwiczę bez powodu też. Się domyślcie czemu. Proszę się domyślić. Dobra, wchodzę na serwer. Gdzie Brianek? No nie wiem, Brian pewnie czeka, widzowie. Dobra, to już mogę wyłączyć, bo tu mam cały czas... Kamil się gimnastykuje. Wyłączamy to. Jesteśmy na serwerze. Games od siwego. Dobra, już będziecie widzieć wszystko. Dzień dobry, Erek. Ło kurde, ale mnie odcięło, chłopaki. Stałeś młody. Kurde, przepraszam. Ale żeś blady. No śniło mi się takie rzeczy, gimnastyka jakaś mi się... Jaki blady jesteś. Strasznie jesteś blady, stary. O kurde. Spójrz na siebie. Ja? A, to nie ja! Ja dalej śnię! Ale to był sen powalony. Jestem. O, cześć młody. Harry Maguire, już stałeś? Ta. Maguire, no. Już, co tam? Dalej, bierz wszędzie i lecimy, bo... O, aż mnie korci, nie? No, idę, idę. Dzięki Gumiś za donate. Dobra, to ty wy sobie szukajcie, a ja tutaj pogadam. Ty też masz sprzęcior? Słuchaj, ziomek, w niebieskim no, koszuli, masz jeszcze... Ja będę chodził z nim, będę. Masz jeszcze coś ciekawego mi? Mam. Stream, widzowie, to się rządzi swoimi prawami, nie? Przepraszam. Antek Staszek, dziękuję ci za donę. Dobra, czas znaleźć, widzowie, dobre gówno jakieś. Coś fajnego. Kończymy stream, jak znajdziemy coś naprawdę fajnego. Co wy na to? Nie, muszę coś zjeść, może ktoś coś ma do jedzenia. Może naczelny Stoner będzie coś miał w tym aucie. Stoner! Masz coś do żarcia tam w aucie? Bo głodny się robię. Mogę mieć. No to jakbyś mógł mieć, to dobra, chętnie idę do auta, czekaj. Przygarnę coś. Nie kończymy? Dobrze się bawicie? Ja tak mogę siedzieć jeszcze, widzowie. Czy nudy? Ktoś pisze, że nudy. Best player FIFA napisał nudy. To co, kończymy czy nie? Jak nudy, to kończymy. Pyk, pyk, pyk. No to dobrze, jeszcze godzina. No możemy się bawić godzinę, kurde. Ja chciałem z Ewą porozmawiać, ale jej nie ma. Nie wiem, może napiszę do tego mechanika. Kolejne romantyczne miejsce dla nas znalazłem. Ja pierdzielę, ten creep cały czas do mnie pisze. Brian mi wysłał foty, z którymi pójdę na policję. Dobra. Czekaj. Uwaga, czekaj. Przygotuj się. Na jedzenie? Na jedzenie. O, człowieku! Szota prosto. Nie ma. Ale jesteś wybawcą jesteś. Dobra, wdupiam 3 burgery na raz, widzowie. Nie jest to dieta sportowca, wiem, ale dzisiaj sobie możemy dać. Wody też wypiję, 2 butelki, jesteśmy na pustyni, a on... Gość jest normalnie, widzicie, w jakim stroju, nie? Powodzenia każdemu w challenge. No właśnie, weźcie udział, widzowie, to będzie zarąbiste, nie? Poza tym będziemy mogli się spotkać, tak, w takim bardzo kameralnym gronie, w którym, no... Będzie fajnie po prostu. Dobra. Niebieski księżyc ma być o 3:00, tak? No scam, no zobaczymy. Pozdrowienia dla Kacpra i Marcella. Dobra. Gdzie to? Tutaj gdzieś? Masz coś? To będzie lipa. Nic nie mam, jakieś lipne miejsce. Nie mogę znaleźć. Lipne miejsce, może na drodze. Bida tutaj. Ale drogi nie można rozkopać, nie? Widzowie, może tu, na drugą stronę trzeba przejść. Straszna lipa, faktycznie. Jesteśmy w strefie? Jesteśmy.
Nic się nie dzieje. Ten live ma 3 godziny, no już ma. Bez kitu. A jak mówicie, że dobrze bawicie dalej, to super. Słuchajcie, jutro przerwa będzie, a pojutrze będzie odcinek już normalny, PZ-owski, nie? Bo jutro musimy nagrać i odkręcić to, co się stało na live, żeby przypału nie było. Błagam, nie krzycz, już nie będę krzyczał, bo już mam gardło zryte trochę. Dalej 30 koła ludzi, pięknie, bardzo wam dziękuję za taką aktywność. Rozdam 3 klucze do GTA tutaj. Rozdam 2 klucze też na Discordzie tutaj, a resztę rozdam na Instagramie pod postem, tak więc żeby było sprawiedliwie, nie? Ktoś tam macha, ty. Kto to kurde jest? Z dupia! What the heck? Co jest? To jest ten skamer. Znaczy ten prześladowca. Słychać coś? O ty gnoju. Czekaj, on nie widzi, gdzie jestem. Patrzcie. Jakiś redneck wieśniak. Myślał, że jest nieuchwytny. Ha! Czekajcie. Co mam zrobić? Zatrzymać się? Stój! Stój! To ty, gnoju, mi robisz zdjęcia? Hej! Nie stoi się na środku drogi! To jest NPC? Co? Nie wierzę, że to jest NPC, to on Ej, co się tu dzieje? To są NPC-ty? No przecież machał chłop na górze! Nie krzycz, przepraszam. Nie widział pan tu czegoś podejrzanego? Nie, przed chwilą przyjechałem dopiero. Ja pierdzielę. A w czym mogę pomóc? No w niczym, no. No jak pan nie widział, to w niczym pan nie może pomóc. Dobra! Kurde. Biała bluza. No tak, no ale to NPC tak jeździ w kółko? Ja myślałem, że to jedzie... Dwayne machał. No nie, na bank nie. Nasi ludzie stoją na dole. Pewnie się zastanawiałem, gdzie ja zdupiłem, nie? Był ubrany na czarno. Ja sobie ze stop klatkuję streama i będę kminił, kto to. Dobra, musimy znaleźć przede wszystkim coś fajnego, no. Jechać to sprzedać. Ja bym jeszcze z Evo... O! Czekaj. W tą stronę. Dobra, mamy coś. SMS sprawdź, zaraz sprawdzę, spokojnie. Na razie to coś wykopałem. Przestań kopać i chodź tutaj do kolegów. Co to tam się odpieprza? Naszyjnik znowu. Co to, ktoś przyjechał? Co jest? Kolego, to jest moja ciałka. Bestachy, bestachy. Co tu się dzieje? Co się tutaj cholera dzieje? No nic, no. Nic się nie dzieje, a panie Bozwa. Co się ma dziać? No szukamy wykrywaczy metalów, metali. Na mojej działce! Dziadek. Ja tu nie. Słuchajcie, panowie. Co to za żołnierze, what the fuck? Z całym szacunkiem, ale jest tutaj teren, tutaj właściciela za nami. Jak nie uzyskaliście od niego zgody, to musicie opuścić ten teren. Ten i teren zrozić wszystkie tutaj... przedmioty. Nie, spokojnie, olejmy już te przedmioty, co panowie. Co za wieśniak zgłosił? Darujcie, staruszkowie, bo jeszcze od cholesterolu dostanie ataku serca i od tych wszystkich nerwów, także jakbyście mogli, to panie pakujcie władzu, manatki i spadajcie. Dobra, zawijamy gitarę. No, my to tylko sprzątamy. Tak, tak najszybciej to rozwiążemy, no chyba, że ale momencik, ale te przedmioty należą do mnie. Dawać to wszystko, co macie. Śmieci chcesz? Nic nie znaleźliśmy, grubasie. Szefie! Co? Szefie! Zamknij ten pysk w końcu. Wzywasz nas, udaj nam działać do cholery, a nie.
Poważnie się zrobiło. Opaki, to ten gościu, kim jesteście, ten gościu narobi wam więcej kłopotów niż ten. Jeszcze zadzwoni po jakichś pijaków i zacznie się to zadyma. Jesteśmy z Quick Security i akurat naszych obowiązków należy ten cały teren. Jak właściciel sobie życzy, to musicie niestety opuścić ten teren, panowie. Poszukajcie sobie gdzie indziej rzeczy. Podobno tam przy lotnisku są fajne rzeczy do szukania, jak już tak działacie. No niestety tutaj widzicie, grubasek się rzuca, więc dajcie mu spokoju, bo będą same problemy. Dajcie mu kiełbasy. Nam też się nie chce tracić czasu na pierdoły, ale taka jest nasza praca. To ty młody Clinton Tailing? Ty właśnie, skąd się kojarzy? Nie, pomyliliście mnie chyba z kimś, bo ja was nie kojarzę. Dobra, nieważne panowie, to co? Możemy się rozejść, panie Władze. My już pakujemy manatki i generalnie się zawijamy, prawda, Kai? Tak. Do widzenia, panie Władze. A kim jest ten gościu, że ma kuźwa ochronę własną? Właścicielem Yellow Jacka i właścicielem tych ziem. Dasz mi poprowadzić. Landlord, tak? Tak. Coś w tym stylu. Nieźle, dobra. Zawijamy się, już nas, nie było nas tu. Na razie. Nikt nas nie widział, Ej, Harry. Jakby... Co jest? Ej, ktoś nas obserwuje. Jak nas wzywa. Kto? No ja wiem, że nas ktoś obserwuje. Cały czas wam to mówiłem, a wy mnie nie słuchacie. 3 godziny temu mówiłem. Stary... Ej, młody. A co się właściwie stało? Cholera, jest, co to było? Przecież oni nawet nie są policją, no. No to... Ach. Dobra, to co robimy? Nie wiem, weźcie tego Jacoba, bo on się porobił. Coś ty wziął. Dał mu jakieś gówno, ten... Powiedz, co tu się Scooby-Doo stało? Nie wiem. Scooby-Doo, człowieku. Moment, muszę coś ogarnąć. Widzowie, muszę sprawdzić. Musiałem lecieć, bo pranie na gazie zostawiłem, dobra. Ale ekipkę sobie zebrałeś. Co on, kurde, ten mnie cały czas obserwuje. A gdzie jest ten od Clinton? Tak, zgadza się. Hej, jest Ewa. To znaczy pani Ewa w CD. Podwieziesz mnie pod Clintona? Wiem, że to kawał drogi, cholera. I tak się cały czas proszę, ale tam jest auto, może wy mi doradzicie. Czy go brać, czy go nie brać? No dobra, z majątku teraz jesteś, to samochód kupujesz. No, zarobiłem za ten szmaragd, nie? Widzowie, straszna lipa, że lecą same naszyjniki. Myślałem, że coś ciekawszego poleci, szczerze. Kamper was śledzi. Jaki kamper? Ten? Nie, naprawdę zgłupiałem już, kto nas śledzi. Katsun, daj mi poprowadzić. Mhm, co jeszcze? Nie wiem, czy odpiszę w ogóle. No proszę. Sprawdzę, kto jest na serwie. Weźcie już zamki, chłopie, naprawdę. No właśnie, weźcie go, trzymajcie. Podsłuchajcie mu jakiś korek. Powinno się udać. Muszę jechać do pani Ewy. Będziesz mi pał siedzenia. Widzowie, bo to jest ważne. Nie wiem, ale słaba była ta lokalizacja. Znalazłem tylko jeden naszyjnik, ale to pewnie znowu jakiś plastikowy. Dramat właśnie, gówno. Rozmowy z mamą nie będzie. Nie wiem, ale jakiś chłop się na mnie patrzy co chwilę. Jak wyglądał? Nie wiem, jakiś na biało ubrany? Na biało ubrany. Kolejny, który mówi, że na biało ubrany chłop. Okej. Ja muszę się namyśleć. Widzowie. Czy ja mam z Ewą pogadać o tym, co ona tam kminiła? Bo też młody Harry jeszcze nie porozmawiał sobie z rodzicami i moglibyśmy po prostu zapytać Ewę o to nazwisko Clinton. Pozdrawiam Łukasza Włodarczaka. Chcecie z nią porozmawiać szczerze? Może coś spilnie? Takiego, o czym jeszcze nie wiemy. No dobra, no to będzie ciekawa rozmowa w takim razie. To może dużo zmienić w fabule, więc pozdro dla was, że jesteście tak późno na live'ie. I będziecie świadkiem tej rozmowy, nie? Jedziemy. Ale długi dzień, masakra. No długi, ale szczerze, no. Ja zarobiłem, no. Ty też. Ja trochę też, no stary. Dobry dzień, oczywiście. Każdy dzień zarobiony to dobry dzień, nie? Wolę tak zarabiać niż robić, nie wiem, za koszenie trawy.
No stary, to jest super robota, tylko że to nie jest łatwe, no. Czasem coś znajdziesz, a możesz tydzień nic nie znaleźć, nie? No. Poza tym dużo skamerów jest, jak widać. No. Tym wszystkim. Nie wiem, gościu głodny był i robi sobie problemy. Sens. Muzyka za głośno. No. Zmienię w ogóle. No to mu pewnie najlepiej wychodzi. Co, jeszcze raz? No mówię, że ten gościu to nie chce siedzieć w tym Yellow Jacku i żre, a nie problemy. No dobra, walić go, walić, no jak sobie ochroniarzy chłopak w zbroi przyjechali, jakby nie wiadomo kto to był. Formacja zbrojna do ochrony. Formacja, człowieku, tak, kurwa. Formacja. To to był? Pytali o ciebie, Jacob, ale mówimy, że nie jesteś w stanie gadać. O, przed nami są. Jadą, widzowie. Jacob, chyba po ciebie jadą. Jacob, cholera! Co ty? Stoją przed tobą. Zowie, ja coś czuję, że będziemy mieli z Ospkiem na pieńku w tym sezonie. Dlatego creepa jest wiadoma rejestracja. Czekaj, czy coś napisał. Czemu oni co nami jadą? Znaczony. Dobra, to ja. Dobrze mu napisałem, widzowie, czy nie? Myślisz, że się boję? Wcale się ciebie nie boję. Nie wiem, kto to jest, no. Oh my god, ale mnie wkurza ten typ. Najwyżej będę... Zgłoszę to na policję, no co mam z tym zrobić? Szkoda, widzowie, że nie ma Raxa, bo jest na wakacjach. Szkoda, że nie wpadł Olimp, bo byśmy z nimi poświrowali jeszcze. Do kiedy live? Nie wiem, jeszcze musimy porozmawiać z Ewą i ewentualnie sprzedać. Sprzedać dobra. Kto na pasek przychodził, bo nie wiem. Dawaj, ciśnij hopy. Co to, nagle taki odważny się zrobiłeś, a wcześniej to zwolnij, zwolnij, czerwone. Nie, no ciśnij. Dawaj, kas do dychy! No ty to może się nie wybala. No, od pieniędzy, ale co to jest w ogóle za samochód, co ty chcesz kupić? Dawaj, 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 jedzieć. No... Futo takie stare. Futo? Niesamowite. Futo, no. W prawo czy w lewo było? W lewo, tu w lewo, dobra. Ach, miałem powiedzieć, że sobie już skoczę, ale... Jak jej znowu nie będzie, to się wkurzę. Zobaczymy, czy jutro będziesz taki odważny, że Harry Styles. Furki, bo... Co za ty? Kurde, no... Przydałoby się coś mieć, no. Przydałoby się, no w Clintonie mają czasem, nie? Patrzcie, ktoś się nie śledzi, no. Ja szukam jakiegoś starego klasyka. Wiesz, ale mając niestabilne zarobki typu co znajdę z ulicy sprzedam. Nie, no dyrektor co wy ludzie? Ciężko, nie? Dyrektor by takie rzeczy czasami robił. Czasami koszenie trawy, no to trochę mało, nie? To nie jest dyrektor, nie uwierzę w to, że to jest dyrektor. Dobra, dzień. Cholera, jest tu ktoś? Znowu ten gnojek. Siema! Siema. Szef już przyjechał, czy nie? Nie, jeszcze nie przyjechał. A mogę jakoś numer do Ewy, pani? A, ja nie posiadam, ja jestem dopiero nowy. Ja pierniecz, człowieku, no. Gdzie ich mogę znaleźć? Nie mam pojęcia, pojechali gdzieś. Ach. Trochę nie moja liga te furki, nie? Chłopaki, nie ma tych właścicieli, ja dzień nie wiem. Dobry? Chodź. Dobry. Gdzie oni są? No nie wiem, no to jakiś... Jak mam ich... No zostawili cały salon, można sobie po nim chodzić? No jak to jest? Może ten pracownik nie wie, że oni są. Masakra, nie ma Ewy. Może tu? Ktoś se fury ogląda. No, pusty normalnie ten. Auto? Auto spod szpitala? O, gdzie ono jest? To? To?
myślicie, że do autoclipa? Nie wydaje mi się. Pogmatwane to jest. No. Ten jest to pewnie o ten, co zrobił zdjęcie auta, Szymon Biskup. No ja już się pogubiłem trochę szczerze. Co tak biegasz? Szukam właścicieli. Może zadzwonię do tego. 200. O, patrz, za tobą. 2, 6, 1. A co ty robisz? O Jezu, miałem dzwonić do pana. Gdzie jest ta pani Ewa? No ona musiała tego wyjechać i na razie nie ma. Nie będzie jej w ogóle dzisiaj? No nie wiem, dam jej znać, ale nie wiem, czy ona się jeszcze dzisiaj pojawi. To pan się zapyta, ja poczekam. Bo nie wiem, czy mam tu już przyjeżdżać, czy nie. Biała proszę bluza. Pana, a ta fura tu... Jacob, chodź, nie rób siary, proszę cię. Sprzedaż jest? Tam tak, ma stał, czy co? Chodź. W białej bluzie? Chodź. A ile kosztuje? 1 850 000. Halo? Ojej, powtórz. 1 800 000. Katson, odwieź ojej tego Jacoba, bo on cringe'uje. No, widzę. Jest pan zainteresowany, czy nie? Jeszcze. Tak, jedziemy. Jacob, chodź. Nie, odwieź nie się jest go do domu. Dobrze. O, chyba pani przyszła, którą szukasz. O! O, cześć. Dzień dobry. Cześć, cześć. Przepraszam, byłam w mieście, coś załatwię. A ja przeszkadzam, czy nie? Mała. Nie. Czekaj, weźcie go stąd. Czy mogę na słówko? Jasne. Tak, a gdzie? Możemy iść tam. Dobra. Dziwna akcja tu była wcześniej. Ja przepraszam, że tak zareagowałem. Myślałem, że kradną coś. Nie, no na spokojnie. Dziwniejsza była później. Troszeczkę, ale no... No to ja już tam nie wnikam, co się działo potem. Ja mam pytanie. No w zasadzie. W zasadzie to. Może lepiej, jakbyśmy gdzieś do jakiegoś biura poszli. No, możemy iść do mojej części salonowej, jak chcesz, tam raczej nikogo nie będzie. Dobra. To tak, bo ściany mają uszy, a przestrzeń to ma wszystko w sumie. No, no wiesz, tutaj to wszystko możliwe. Tak. To co, powiem jej widzowie, że. Zapytam ją, o co chodzi. Powiem, że ja podobno jestem kuzynem z Matim. Wie pani, bo ja tu tak się kręcę, różne rzeczy robię. Lepsze, gorsze. To nie jest ważne. Mieszkam z rodzicami zastępczymi. Kiedyś już o tym rozmawialiśmy. No, pamiętam, jak cię odwoziłam wtedy do domu. Była taka sytuacja. No, i kiedyś... Wywiązała się rozmowa, to znaczy jeszcze dopiero będzie taka główna rozmowa, ale moja siostra dużo mi powiedziała. Między innymi jedną dziwną rzecz, nie wiem, czy to jakoś jest powiązane, czy nie, jeśli nie, to przepraszam, że w ogóle czas zabieram. Pokażę mi fake ID Pavix, dziękuję ci za donate, pokażę, że faktycznie. Bo moja siostra powiedziała, że ja jestem z Mattym Clintonem, nie wiem, czy pani go zna, powiązany, że jesteśmy jakoś rodzinnie powiązani. Rodzinnie? Tak. No, znam jego tatę, bo kiedyś przyszedł do nas popracować jeszcze w starym Clintonie. No i też jego wujka też kojarzę, a to tam różne sytuacje były, ale znaczy kojarzę jego rodzinę ogólnie, ale to tak już przez mgłę praktycznie, bo już dawno ich nie widziała. Okej. Czyli to nie ma nic wspólnego, tak? To może bez sensu, że pani znaczy, tutaj... Znaczy, w zasadzie to nie wiem, bo jeżeli jesteście kuzynostwem, no to chyba masz jeszcze młodszego kuzyna. Jakiego młodszego jeszcze? Znaczy, jego brat miał chyba też syna, więc też byś miał chyba kuzyna, bo pamiętam, że coś... Nasz stary szef jakby wspominał, znaczy był ze synem kiedyś raz w sumie na Clintonie, ale chyba był młodszy od ciebie. Okej. Okay. Znaczy, możesz popytać Matiego, może Mati coś wie. Właśnie Mati nie za bardzo teraz jest dyspozycyjny, wie pani. A dlaczego? Co się stało? Nieważne, to tam takie nasze porachunki. W każdym razie, no nie będzie z nim teraz się dało za bardzo porozmawiać. Kurde, no dobra, tak myślę, czyli to nie ma wszystko sensu, cholera. A co, czegoś się dowiedziałeś od rodziców? No właśnie, jeszcze nie rozmawiałem z nimi i... Mamy rozmawiać poważnie, podobno dorosłem, żeby dowiedzieć się wszystkiego. Tak to brzmi bardzo official i... No nie wiem, no mam mętlik w głowie strasznie. No, może to lepiej, jak rodzice ci wszystko powiedzą.
No. Niż żeby właśnie się dowiadywał z trzeciej ręki. No, chyba wiadomo, tylko. Tak, tylko my coś tam gadaliśmy, dlatego stwierdziłem, że dobra, pogadamy, nie? No bo może coś pani wie więcej. No, tyle co wiem, to tyle ci powiedziałam, prawda? No, ciężko mi coś powiedzieć, bo widziałam ich ostatni raz 8-7 lat temu. Więc tą część rodziny przynajmniej Matiego. Mhm. A jakbym sen numer od pani wziął, gdyby coś się dowiedział, czy no, nie? No, możesz, jasne. Wyrywanko, widzowie 40-letniej Ewy. Ewa. Jak się pani nazywa? Ewa Scott. Scott. Dobra, mogę. 439. 439? Tak, 439. No. 65510. Dobra. Co jeszcze mam jej powiedzieć? A, jak byłem raz u Matiego w domu, to tamten jego ojciec taki trochę dziwny. Anton, chyba, jak dobrze pamiętam. Tak, jak powiedziałem, jak mam na imię, to tak się dziwnie popatrzył na mnie. Dziwnie, no, to też by. Może też. Może cię skądś kojarzy. Znaczy, no to co? Wszyscy mnie kojarzą, ale ja nie wiem, o co chodzi, no. Ja dawno naprawdę nie rozmawiałam z jego ojcem. Kiedyś to było dawno temu, jak po prostu wpadł kiedyś popracować u nas, bo miał ciężką sytuację, a tak to jakoś za dużo z nim nie rozmawiałam. Nic mi za bardzo, no, ale nie powiem. Może powinieneś jego dopytać? Jeżeli jesteście rodziną, no to może on coś powinien wiedzieć. Okej. Okay. No dobra, może faktycznie to jest dobry trop, żeby z nim porozmawiać. Jakie auto, widzowie? A, jeszcze autko. Tam chłopaki, to tak już zmieniając temat, ja przepraszam, że takie w ogóle rodzinne sprawy panu wciągam. Autko tam mi chłopaki przygotowali i czy ja bym mógł je kupić? A, no jasne. No bo tak się składa, że mam $1000 na koncie, tylko nie mam jeszcze, proszę panią, prawka, więc ja bym musiał... Jak chcesz, może tu na ciebie poczekać. A kokardkę dacie? Oczywiście, no, na twoje zamówienie z przyjemnością. Dobra, czyli rozumiem, że zdaję prawko i z kokardą odbieram furkę. Oczywiście. Tylko nie wiem, czy pani widziała, no jest tak strasznie zrysowane, nie wiem, czy coś dałoby się z tym lakierem zrobić też? Ja oczywiście dopłacę, nie? Ile jak chcesz, trzeba? Możemy ci je zeszlifować i przemalować na jaki będziesz chciał kolor. Mhm. Jak masz jakieś upodobania, oczywiście. Ja to jeszcze wrócę, no jeszcze muszę zdać prawko, na razie to jest lipa, nie? No, to na spokojnie. Jak szybko zdasz, tak szybko dostaniesz autko. Dobrze, tak też będzie, proszę panią. To dziękuję za rozmowę i już nie przeszkadzam, nie zajmuję czasu. Nie, no nie przeszkadzasz, jak chcesz, możesz wpadać, bo i tak z nimi to czasami ciężko. Ostatnio mieli się dogadać w sprawie ochrony i coś im nie poszło. No, dużo tu się dzieje, to prawda. Ale... Przepraszam, bo coś widziałem. Albo ja mam zwidy, albo... Nie widziała pani tutaj jakiegoś klauna? Nie, nic nie widziałam. No to może mój mózg już trochę zmęczony jestem. Co wie, tu był klaun jakiś! Jesteś przemęczony po prostu. Dobra, to ja się zawijam. Do widzenia. Do widzenia. Okej, widzowie, spadam stąd, bo przypał. Dobrze, szefie, robię, dobrze? Dobrze, klasunia, elegancko. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Kurde. Zostawili mi ziomale. Biała bluza! Gnojek! Ej, serio. Widzowie, ja nie wiem. Co ja mam zrobić, no? Do Antona chcecie, żebym jechał? No mogę jechać, ale kurde. Myślicie, że on będzie na chacie? Ja pierniczę. No to ładnie, muszę to gdzieś posprzedawać, wszystkie te rzeczy. Nie będę, kurde, nie mam jak się dostać nawet do Antona. Patrzę, czy Anton jest. Nie wiem, może... A ja mam numer do siostry mojej. Pan odprawka, Kujon, Rudy, tata, Jesse, Chris, ziomek, właściciel Snickerstore. Nie mam do siostry numeru. Ktoś trąbnął, czy mi się wydawało? Cholera. No nie mam jak się dostać tam, widzowie. Nie mam żywnie jak się dostać do Antona. Przecież nie wezmę sobie fury, nie pojadę. Dobra, to jest za mocne. Ja już nie chcę, widzowie, uczestniczyć w
tych procederach. Poproś Ewę. No głupio prosić, ale chyba muszę. Nie widzę ich. Poszli sobie gdzieś już. Zapytaj Ewę, no dobra, ale gdzie oni są? Poszli na jakieś tajne zebranie pewnie. No nie ma ludzi, kurde! O, chociaż tam jest jakiś taksówkarz, poczekajcie, najwyżej zapłacę taryfę. Dziękuję Mortal Chojenzi. $10, 10 zł. Dyrektor szkoły mówi do Harry'ego, ale wiesz... No, to... Dzień dobry, wolne jest, tak? Tak, tak. To już daję adres, nie do końca pamiętam, dobra. Najwyżej będziemy korygować, dobrze? To jest gdzieś tutaj chyba. Proszę tam. Dobrze, dobrze. Dom, dziękuję Dom za donate. Harry plus Ewa Love. Boże ludzie, co wy piszecie? Przecież to jest 40-letnia kobieta. Zapytaj Ewę o wiadomości. Dlaczego mam ją pytać o wiadomości, jak to przecież ona nie ma nic z tym wspólnego? Jakiś typ ewidentnie mi śledzi, no. Czarne auto w środku ze zdjęciem. Quickset. On jeździ na Sanchezie jakimś, było to widać teraz doskonale. Więc to nie jest takie proste. Żyjecie jeszcze? Czaty, jesteście? Sugar mami, Boże. Przestańcie. Prawie mamy 40 tysięcy lajków. Nieźle, ale kurde się ludzi przewinęło dzisiaj przez streama. Prawie 300 tysięcy osób się przewinęło. Niesamowite. No to dobrze, może jakieś klucze rozdamy zaraz, co? Teraz jak jedziemy, wbijajcie na Discorda. Lecą klucze dla was. Trzeba zaznaczyć znowu reakcję, okejkę. Chcę GTA V. I drugie chcę. Poza GTA V jeszcze rozdajemy Minecraft. Proszę, klik. Minecraft, chcę GTA, rozdajemy, proszę państwa, tutaj. Halo, masakra, przepraszam was widzowie, ja tu naprawdę nie potrafię streamować. O Boziu. Trzeci raz musiałem kompa resetować, to dlatego, że mi zlagowało reakcje. Wasze reakcje po prostu na Discordzie. Ten komputer się po prostu nie nadaje, on jest... Kurde. Chwaliłem go i mówiłem, że świetny sprzęt od Aorusa, a z każdym miesiącem po prostu coraz gorszy. Może dlatego, że jest zasyfiony już, ale... No nie wiem. Nie przekonuje mnie ostatnio w ogóle ten komputer. Dobra widzowie, wiecie co? Robimy tak. Robimy losowanie kluczy. Spróbujemy ostatnią aktywność z Antonem podjąć i kończymy streamka powoli, więc tak. Najpierw rozdam kilka kluczy. Gdzie byśmy mogli to zrobić? Tutaj przechwytywanie okna. Proszę bardzo, Discord. Jest. Widzicie. Zaraz włączę muzyczkę, tylko po prostu rozlosujmy już to, żeby nie było przy peksu. Dobra. Chcę GTA 5. Dużo osób chce GTA 5, więc tak. Na dowolną platformę GTA 5 losuję. Pyk, 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 pyk. Okej. Mamy ziomeczka. Profil. Wysyłam zapro. Gratulacje. Nie wiem co to jest za nick, ale gratulacje z telefonu chłop zaznaczył. No i wygrał GTA na dowolną platformę. Lećmy dalej. Pyk, 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 pyk. Proszę państwa, w dół, góra, w dół, góra, w dół, góra, pyk. Jest profil. Zbigniew Kucharski. Wysyłam zaproszenie do znajomych. Wygrywasz GTA 5. Gratulacje Zbyszek. Dobra, kolejna osoba, która dała reakcję. Pyk, 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 pyk. Szymon.
Wysyłam zaproszenie Szymonowi. Mam jeszcze dwa klucze do GTA. Co tak xdedujecie? Co wy tak xdedujecie, guys? Dobra, uwaga. Pyk, 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 pyk. Patrzę na czat. XDD ospano, XDD. Pyk. Jerry, czy ja w ogóle scrolluję, czy nie scrolluję? Chyba scrolluję. Zbigniew, a to Zbyszek się nazywał, czy co? Czy się śmiecie? I jeszcze jedna chyba osoba. Pyk, 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 pyk. Sorry, jestem już trochę zmęczony. Chodzi o GTA, tak. Pyk, mamy tutaj ziomeczka. Dobra. Rozlosowaliśmy. Jeszcze Majna. Trzy klucze do Majna mam. O, dostałem jakiś giveaway bota tutaj. Winners. Nie, o, It's Marcinek wygrał Minecraft. You won Minecraft, It's Marcinek. Mamy bota na Discordzie, ja o tym nie wiedziałem. XD. Dobra, losuj następnego, Johnny. Siema Kaluch, pozdrawiam Artura, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam wariacie, 40 tysięcy lajków mamy, niesamowita liczba. Losujmy następnego, losuj jeszcze dwóch z Majna. Jeszcze dwóch wygra. Marcinek już zwyciężył, jeszcze dwóch gości wygrywa Minecrafta. Poczekaj, zacięło mi XD, więc tak to wygląda. Dobra, już sobie powoli ładuję na serwer przy okazji 5M. Johnemu zacięło, to jeszcze dwie osoby tam muszą zostać wylosowane. Ja już sobie szybciutko wrzucę, no tutaj to muszę ukryć okno. Teraz IP serwera spisuję. Ej, straciłem głos, widzowie, bez kitu. Jednak 3 godziny gadania w takim, prawie 4, w takim prawdziwo życiowym, takiej energii, wiecie, w głosie, no to jednak czuję na gardle. Obym jutro mógł odcinek nagrać, ale by było, jakby nie było odcinka. O, kodzik do MC, dwóch winnersów wygrało, dobra, sprawdzamy kto. Dwa kody jeszcze. Czynność się nie powiodła, co jest? Coś się znowu zbugowało chyba. Za 40 sekund będzie losowanie, to klikać jeszcze kto chce Minecrafta, żeby sobie wziąć udział, tutaj pyk pyk, trzeba kliknąć. Bierzecie udział w losowaniu. A już wchodzę na serw i zobaczymy, czy ten Anton jest w domu, czy nie. Taksówkarz mnie wziął. Podrzucił mnie pod chatę z tego, co widzę już. Muszę się z nim rozliczyć jeszcze. Bota wywaliło. Dobra, Johnny, już przestańmy się kompromitować, mój drogi. Losuję dwie osoby z Majna. Pyk, Siłek. Wysyłam zaproszenie Siłkowi. Gratulacje, Siłek. I uwaga, 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 uwaga. Pyk. Pyk. Dobra. No jezza. O, 2,5 ludzi brakuje do 100 na Discordzie. Ładnie, widzowie. Bardzo elegancko. Bardzo kurde sztos. Dobra. Ile się należy za tę jazdę? A, 10 dolarków. Dobra, już daję. Teraz jestem bogaty, widzowie, to mogę. Proszę. Dziękuję miłego bardzo. Dnia. Miłego również. Dobra, idziemy do tego Antona. Idziemy czy nie idziemy? A co z IG? Na IG będą, widzowie, jeszcze 3 kody do rozdania.
Będą jeszcze klucze, tak, ale na sam koniec live'a, po tej aktywności, to jest ostatnia aktywność już na live'ie, bo już nie mam siły, naprawdę. Pytanie, czy ktoś w ogóle nam otworzy. Może Mati się tu zaszył. Halo? Jest tu kto? Czy w Stanach nie... W Stanach obowiązuje prawo, że można kogoś odwalić, jak się wejdzie na teren prywatny? Może lepiej nie ryzykować, co? Czy chcecie węszyć? Przecież nas kamery dorwią. Nikt nie otwiera. Chcecie... Szedł tam. Szedł tam Anton. Ten dom ma... On zszedł piętro niżej. Widzowie, to jest wtargnięcie komuś na posesję, co ja robię. Dziękuję, Michał Dus. Raczej plecaków już nie będzie. Widziałem go przed chwilą. Nie mogę wejść do domu, widzowie, to jest... niezgody z prawem takie rzeczy, no. Tak, bieganie po posesji to już jest przypał wystarczający. Tutaj sobie ktoś leży. Spieprzam stąd chyba. Przepraszam, a wy tu co? Jakieś dwa ziomy se chillują. Widok ładny. To jest podejrzane bardzo. Jaka muza w ogóle. Tam tu byli. Z Jamesa Bonda. Biegają tam. Iść? Ja pierniczę, ale będzie przypał. Dzień dobry. Tak? Chyba ci się coś pomyliło. Nie, 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 ja właśnie przyszedłem do pana... Clintona, nie. Richard? Co? Dzień dobry. Czego chcesz? Proszę? Czego chcesz? Mati jest w domu? Nie, dawno go nie było. A Anton? Też nie ma. A pan to kto? A po co to panu wiedzieć? Nic, bo nic w sumie, no jestem ciekaw, no bo ja tu do Matiego przyszedłem, tak? To w takim razie do widzenia. No do widzenia, no do widzenia. Ma wezwać policję? Nie, proszę przekazać Matiemu, jak będzie, bo Antonowi, że Harry był. Okej. Okay. Harry dobra, a teraz proszę opuścić teren. Dobrze, do widzenia. O kuźwa, widzowie, dziadek Harry'ego. Ale jaja. Rozmowa z dziadkiem. Proszę opuścić teren. Mieliście kiedyś taką rozmowę z dziadkiem? Ja pierdylam. Straszne to było w sumie. Ale nic siwiał taki. Ale to wiecie, no pieniądze. Pieniądze robią roboty. No i w takiej willi mieszkają, pewnie farbują brodę sobie. Żeby nie wyglądać na starych. What the heck.
No to ładnie. Dobrze, że nie narobiliśmy na tym live większego przypału. Moi drodzy, głos mi siada całkowicie, więc ostatnie losowanie będzie teraz kluczów i raczej to by było na tyle dzisiejszego live'a. Jest już północ. 4 godziny. Z problemami co prawda, ale mam nadzieję, że mimo wszystko się fajnie bawiliście. Będziemy się bawić z Perzetem dalej. Harry musi sobie wrócić jakoś do domu, zaraz to powinienem ogarnąć. Natomiast co? Robimy ostatnie rozdanie. Wychodzi jutro, to znaczy za 2 godziny już będzie dostęp do Starfielda. Dobra, zrobimy tak. Na Insta. Jeden klucz do FIFA, osoba wygra. Jeden klucz do Starfielda. I 2 klucze do GTA. I z tymi osobami nawiążę kontakt na DM-ie. A ktoś wygrał przez bota, tak? Jeszcze. Sam wylosował, bo bota wywaliło. Nie no, wszystko jest w porządku tutaj. Dobra, słuchajcie. Rozlosujemy ostatnie klucze w takim razie. Ale to muszę sobie wejść, przeglądarkę sobie ogarnąć. Ja naprawdę już nie mam siły, widzowie. Trochę mnie to kosztowało. Gadka, słyszycie jak gadam, już słabo gadam nawet, nie? Nie mam żadnych kurde tych. Moment. Przepraszam, ja już mam mało HP, nie? Już nie ogarniam. Dobra, zrobimy tak. Możecie profilaktycznie strzelić słupka, to znaczy strzelić followka Kamilowi. Czy ja to potem będę weryfikował? Raczej nie, ale fajnie jakby był followers. To jest link w opisie, pierwszy link w opisie, żeby to ogarnąć, widzowie, więc zapraszam. To jest ten filmik, pod którym ja patrzę, kto tu zalajkował, wybieram osobę, daję jej obserwację, a potem piszę jej wiadomość, że wygrał grę. Więc polecam, proszę państwa, jeszcze teraz wejść sobie w link w opis, zapraszam serdecznie. A ja tutaj stąd będę losował osoby. A, ale nie mogę wylosować wszystkiego, no to będę musiał to zrobić z telefonu, to tak zrobię, żeby było transparentnie. Pierwszy link w opisie macie, możecie zalajkować, zostawić komentarz i dać followa Kamilowi. Wtedy, proszę państwa, bierzecie udział w losowaniu jeszcze tylko ostatnich kluczów do gry. A ja już sobie wchodzę też na to. Dziękuję Domin za donate. Tysięcy lajków tu jest, widzę. 6300, cały czas rosną, więc zostawiajcie mocno. 36 koła followów, ładnie. Jeszcze widzowie, 4 koła i jest 4 dychy, ale pewnie nie damy rady aż tylu wbić. Mimo to czekam na te lajki ostatnie. A ja będę to tu losował na telefonie. Dobra. To tak. Najpierw losujemy osobę, tylko tak, polecam też wziąć udział w konkursie, no bo to lajkując to tylko podbijamy zasięg, ale warto, widzowie, wiecie, mimo wszystko wziąć udział, nie? Dobra, aha. Tutaj to ja w ogóle nie mogę wybrać chyba, zobaczyć lajkaczy. No nie, mogę, dobra, zarąbiście. To mam. I wybieram pierwszą osobę, która dostanie ode mnie follow i ta osoba wygrywa, proszę państwa, fifkę najnowszą. Jak się wczytają? A, nie wczytują się. Świeżam. Pyk. Ox Dawid. Followa dostajesz ode mnie, wariacie. Ox Dawid, tak się nazywa ziomeczek. No i co? Wygrywasz fifkę najnowszą.
napiszę do ciebie, albo ty napisz do mnie, bo widzę, że masz DM-y zablokowane. Losuję kolejną osobę. Uwaga. Jak odświeżam tutaj, to cały czas się nowe osoby ładują poza moimi followersami. Pyk. Dudu. Także obserwuj. Dudu 2115. Puściłem ci followka, wygrywasz GTA. Mój drogi. Ile tych kluczów do GTA miało być? Siema Kali, dzięki. Cześć, siema. Dajcie znać. Teraz Starfield. Ile kluczów do GTA miało być? Możecie przypomnieć. Uwaga. Pyk. Ty ziomal, Marcin Greina, wygrywasz klucz do Starfielda na dowolną platformę. Trzy miały być na Instagramie, dobra, to jeszcze dwa w takim razie. Polecam lajkować dalej. Odświeżam sobie po raz kolejny, uwaga. Pyk, przedostatni ziomal, przedostatni. Mateusz Lojek 28. Dla ciebie GTA. Odświeżamy dalej. Jeszcze jeden klucz do GTA mi został. I uwaga, pyk. O, mój palec się tu zatrzymał. Mateusz Lewandowski. M. Lewandowski. Mikołaj Lewandowski, przepraszam. Dałem ci followa, wariacie. Wygrywasz FIFA. To co? Może jeszcze jeden jakiś klucz. Czekajcie, jaka jest fajna gra, którą chcielibyście dostać? To jeszcze coś lośniemy. Coś lośniemy. Każdy z was, niech do mnie napisze wiadomość, bo to tak będzie najprościej się, moi drodzy, skontaktować. Jeszcze NBA, tak? Dobra. To dodajemy jeszcze dwa ekstra klucze do NBA. Pyk. Marcin Wójcik. Gratulacje, wariacie, wygrywasz NBA 2K23. I uwaga, pyk. O, ziomak, yo! Ziomal wygrał też NBA. Patrzcie, jakie ma kozackie foty na profilu. No, to jest prawdziwy fan NBA. Autografy, nie no, no to stary. Mam nadzieję, że nie masz NBA. A jak masz, to już będziesz miał. To ci mogę to nowe kupić, dasz mi znać. Co tak, kochanie? Co tak, kochanie? Dzięki, Mati Pawłowski, nie wiem, o co ci chodzi. No i wygrał prawdziwy Zajawkowicz NBA, nie? Podoba mi się to. A nie, to znaczy no Zajawkowicz kosza, a nie NBA, bo to jest zdjęcie z ziomem ze Śląska Wrocław, ale jest też podpis Jeremiego Sochana, no to mamy, proszę państwa. Dobra, rozlosowane. Rozlosowane, moi drodzy. Ja myślę, że to by było na tyle dzisiejszego streama. Mam nadzieję, że się zgadzacie ze mną. 41 tysięcy łapek w górę, 300 tysięcy osób się przewinęło. Bardzo wam dziękuję, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Jeśli nie, jeśli straciliście czas, to bardzo przepraszam. Starałem się jak mogłem, niestety streamowanie to nie jest moja mocna strona i doskonale o tym wiecie. Jutro nic się nie dzieje na kanale, w sobotę będzie PZ. W sobotę też nagrywam z Ospkiem i z Kowinem piosenkę, więc będzie dużo fajnych rzeczy w przyszłości. A w październiku, oj widzowie, to będzie projekt na całą YouTube'ową Polskę. Nie mogę się doczekać, aż zobaczycie, w czym wziąłem udział. Natomiast teraz klasyczna nutka na zakończenie, moja ulubiona z naszego repertuaru. Albo puszczę w sumie coś innego. Też druga ulubiona nutka. Dzięki. Dziękuję, Mati. Dobranoc, dobranoc wam wszystkim, widzowie. Słyszymy się już za dwa dni w kolejnym materiale. Elo! Yeah. Potrzebuję więcej leku. Nie odpalaj znów meczu. Nie widzę nic, człowieku. Nie.
jestem. Nie było mnie tu jeszcze. Zawsze ciśnij, no bo będę częściej. Sorry about that, sorry about that. Czemu się dziwisz? Mówiłeś ślub, to chcesz na stole test. Ja go to prosta rzecz. Rap, a ten na prawo. Zmienimy taki jak jest. Bo mamy gest, tam mamy nawet twój pies. Mamy demes. Oh yeah. Co wy tu? Czemu na stole? Skarbie nasz domu dzisiaj nazywaj Trap House. Przybieram deale, ciągle nie liczy się ta kaska. Zatem mamy misję rozbujać wszystkie miasta. Kraków, Warszawa, Toronto, może potem Alaska, yeah. Gdzie pojawię się, to robię Trap House. Osoba tu je dzisiaj znów na Marsa. Ziomek szokuje go, chata Trap House. Jestem tak zrobiony, gdzie jest dawca. Nie są gotowi na to w Polsce. Płaczą od Juna, bo tak boli ich postęp. Ściele te wersje jak pościel, a dzisiaj pewnie nie pośpię. Zobacz, co staje, to nie było proste. Hit, jak nie kumasz, no to idź. Moja chata, mój drip. Cena do płatki, chcę hit. Nie chcę schodzić w dół, bo wiesz, że to wszystko ma być. Jeszcze będzie to tun, znów po kminie mnie klip. Bany popijam z dream, w pokoju robię z dym. Teraz odczuję się win, to nie był żaden konflikt. Nie pytaj co do Drop House, nawet o muzę na maksa. Nie nagram story, bo nie mam sił, powiedz co zmieni się dziś. Gdzie pojawię się, tu robię Trap House. Co zlatuje dzisiaj znów na Marsa. Ziomek szokuje go, chata Trap House.